drobne problemy techniczne, naprawdę drobne, nazwijmy to problemami technicznymi, aczkolwiek złośliwi powiedzieliby, że skoro robimy tier listę najlepszych meczów reprezentacji Polski, to wyjdzie tak szybko, tak krótko, że musieliśmy jakoś zabić ten czas. Te 8 minut spóźnienia jest wliczone już w program, więc tak, to się dzisiaj dzieje. Nagrywamy shortsa na live'ie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze to robił w historii YouTube'a, ale to prawda, najlepsze mecze reprezentacji Polski w XXI wieku. Tier lista, czyli będziemy uszeregowywać to sobie przez następne kilka godzin, pewnie tyle wyjdzie tego. Dzień dobry panowie przede wszystkim. Miło was znowu zobaczyć po tygodniowym rozbracie. No, słyszeliśmy, że byłeś na urlopie za granicą i ja mam pytanie, a skąd na to wszystko pieniążki? Z duńskich kont funduszu inwestycyjnego, pokojarzonego z Legią oczywiście, z Luksemburgiem. Okay, z Luksemburga w takim razie. No nie, no tak profilaktycznie chciałbym wiedzieć, jaki masz urząd skarbowy, bo jak już będę pisał donos, to do celowego, żeby oni już nie musieli między sobą przesyłać, bo to też szkoda czasu państwowych urzędników. No, nie jesteś w stanie uwierzyć w to, że Damian po prostu wstawał wcześniej rano i to wtedy przybywały pieniądze na jego konto, jak wstał wcześniej rano? Słuchaj, uwierzyłbym w to, gdyby nie fakt, że jak zawsze kończymy program, to on mówi, no to dobra, to ja teraz idę na drzemę, bo właśnie wstałem o 5 godzin za wcześnie. To prawda. Tak niestety jest. Każdy zakończony program kończy się drzemką. Jak coś urząd skarbowy w Nowym Tomyślu, tam polecam wysyłać wszystkie donosy na prywaciarze, aczkolwiek byście rano wstawali, byście brali zimne prysznice, to też byście mogli sobie pojechać. Byłem tam raz kiedyś. Byłem tam, gdzie byłeś raz kiedyś, ale to było 10 lat temu i to była taka podróż poślubna w sumie. I od tej pory nie ruszam się za granicę. A, myślałem, że w Nowym Tomyślu byłeś na podróży poślubnej. A... Nie, tam spędzamy urlopy takie zwykłe, takie zwyczajne. Nowy Tomyśl to Paryż gminy Nowy Tomyśl, więc proszę się nie zmieniać. Nawet powiatu, powiat nowotomycki. A już Nowy Tomyśl był poruszany na kanale Gol.pl. Otóż mówiliśmy, że tam jest największy kosz wiklinowy w Europie bodajże, albo nawet na świecie. No, to ile atrakcji jest do zwiedzania. To mi się mocno kojarzy Nowy Tomyśl z wikliną generalnie, bo tam chyba są jakieś gigantyczne zakłady. Bo pamiętam, że kiedyś był taki utwór popularnego Don Guralesco i tam było, że właśnie plecie Androny jak Nowy Tomyśl, czy coś w tym stylu. I wtedy mówię, a co ten Nowy Tomyśl zrobił złego panu Don Guralesco? I sprawdziłem, okazało się, że Nowy Tomyśl to jest Polska, a nawet może całego regionu stolica wikliniarstwa. A może nawet europejska stolica wikliniarstwa. Dlaczego? Dlaczego myślimy takimi małymi kategoriami? No właśnie. Gdzie to jeszcze właśnie... wyplata się wiklinę? Właśnie nie wiem, czy jeszcze gdziekolwiek. Możliwe, że Nowy Tomyśl jest unikatem na skalę światową. Że wiklina cała z Nowego Tomyśla pochodzi. Nawet jak ma Wojciech Cejrowski w Argentynie w swoim Matero wiklinową taką tą, to jest z Nowego Tomyśla. Tam jest takie małe made in Nowy Tomyśl. Kiedyś podobno w Dywilanie w Łodzi robili perskie dywany, także wszystko jest możliwe. A miałem parę takich dywaników z Dywilanu. Bardzo fajne były, bo były bardzo lokalne. To jest coś, czego mi bardzo brakuje generalnie w sieciówkach. Takich jak Empik, takich jak te wszystkie Oszany, nie Oszany. Na przykład są, czy w Leroy Merlin nawet, chociaż tam nie chodzę ostatnio. Jest bardzo dużo takich, nie wiem, tam są obrazy jakieś, albo puzzle takie nietypowe, albo jakieś ramki na fotografię i tam są jakieś piękne pejzaże. I zawsze jest Nowy Jork, Los Angeles, jakaś wyspa, jakaś łódź opuszczona. A dlaczego nie ma lokalności? Dlaczego nie mogę iść sobie do Empiku i zobaczyć, o, jakie piękne puzzle łodzi. O, jaki piękny obrazek tutaj łodzi. Podobnie z Lego jest. Podobnie z Lego. Im więcej jakichś lokalnych... Nie wiem, ja na przykład zbudowałbym sobie stary rynek w Poznaniu z Lego, a przecież mogę to zrobić. Wystarczy rozpieprzyć dowolny zestaw i już mam stary rynek. No. A ja mam jedną mocną historię z dywanem i to jest rzecz, której najbardziej na świecie żałuję. Że no, dawno temu byłem na wycieczce w Uzbekistanie i tam są takie dywany normalnie no, różnych rozmiarów i takie bardzo duże i takie bardzo małe. Byłem przekonany, że latające. Bardzo możliwe, bo skoro ręcznie są robione, to może tam diesla gdzieś wplatają w ten temat, ale to jest taki bajer,
że te dywany są na tyle długo wyplatane, ze względu na to, że są ręcznie robione, że one stają się siłą wyplatania i długością wyplatania zabytkami. I normalnie jak kupujesz taki dywan, to musisz dostać od... No po prostu musisz urzędnikowi dać w łapę dolary, on ci przybija pieczątkę, że w ogóle możesz wywieźć to z kraju. Ja pamiętam, że wtedy za relatywnie nieduże pieniądze mogłem sobie taki dywan kupić i tego nie zrobiłem i żałuję tego do dzisiaj. Taki dywan wyrwać latający to naprawdę wygodna sprawa w sumie. Aladdin cuda zdziałał, jak miał jeden dywan. No właśnie, on miał ten i lampę miał jeszcze do tego. Tak. Ty, to kurde. Bogaty człowiek. Lampa, dywan. Bogatszy niż my na pewno. To jeszcze działająca lampa. Bardzo mnie cieszy, że zaczynamy od wątku wikniarstwa, dywanów, ale pogadajmy też o meczach. Słuchajcie, klasycznie jak ktoś nas nie widzi, to przeczytam tiery w tier liście. Najwyżej magia, później kadrowy top. Było pięknie, bardzo dobre wspomnienia i dobry mecz, po prostu dobry mecz. A zaczynamy sobie w sumie od takich wątków całkiem świeżych. Wiesz co sobie pomyślałem? Mogę? No. Natury ogólnej, uwaga. Jak spojrzałem, bo też mam odpaloną naszą tier listę i widzę te wszystkie flagi, jest ich bardzo dużo, ja nie znam tyle państw, co tutaj jest tych flag i tak jak sobie popatrzyłem, to po pierwsze mnie sparaliżował, mówię, kurczę, my tyle meczów nawygrywaliśmy, a potem się okazało, że połowa to remisy, także okej, okay. Mówię, dobra, to już wszystko rozumiem. To taka moja uwaga natury ogólnej, że to nie są same zwycięstwa, będziemy też omawiać dobre mecze, które zakończyły się remisami. Tak, jakieś 0-0 z Francją sprzed 20 lat. Też musimy się ratować takimi rzeczami. Ja już widzę dwa błędy, za które przepraszam. Irlandia Północna to 2016 rok, a Irlandia w 2015 to wygraliśmy 2-1, więc tak tylko napomkniemy. Pewnie jeszcze raz przeproszę, jak będziemy o tych meczach mówić, ale zaczynamy od wielkiego triumfu myśli Michniewiczowskiej. 2-0 z Arabią Saudyjską na Mundialu w Katarze. To był jeszcze moment, zanim musieliśmy się prosić, żeby ktoś nas nie bił, bo później już było różnie na tym mundialu. Natomiast no, jeszcze w meczu z Arabią no, nie musieliśmy prosić o to, żeby ktoś nas nie lał. Sami laliśmy tę biedną Arabię Saudyjską. Ja jak miałbym z czegoś zapamiętać ten mecz, to z występu Wojciecha Szczęsnego. Ja wiem, że to jest taki... Jak wygrywasz 2-0 z Arabią Saudyjską i musisz jeszcze pochwalić bramkarza, to źle brzmi, ale no, to chyba, nie wiem, czy najlepszy, jeden z najlepszych występów bramkarskich Polaków w XXI wieku i tu w ogóle 0 szydery. Dla mnie najważniejsze pytanie a propos tego spotkania piłkarskiego, to czy to już afera pieniężna trwała, rozlała się, była w trakcie, czy jeszcze było przed wybuchem? Bo jakby, umówmy się, postrzeganie tego meczu pod kątem piłkarskim, to możemy od razu wypieprzyć do kosza, bo nikogo to absolutnie nie interesowało, jeżeli już ta afera była rozlana. A przepraszam, nie pamiętam, czy to już były te momenty, że wszyscy dyskutowali o tym, pieniądze Morawiecki dał i jak to będzie je dzielił? Wydaje mi się, że chyba to było jeszcze przed, bo cała afera miała wybuchnąć tak naprawdę, kiedy zapachniało mocno tym wyjściem z grupy, a zapachniało mocno wyjściem z grupy dopiero po pokonaniu Arabii Saudyjskiej. Tak mi się przynajmniej wydaje i tak ja to kojarzę, ale mamy na szczęście ze sobą eksperta, czat. Chciałem nam zaraz powiem, czy to było przed, czy po tym, jak Szymon Jastrzak. Wiesz co, czat sugeruje, są dwie wersje. Jedna, że przed meczem z Francją, a druga, że po meczu z Francją. Więc raczej później. Okej, okay, czyli jeszcze żyliśmy wtedy piłką nożną. No dobra, to można w ogóle cokolwiek powiedzieć o tym. No, tak. Że Wojtula nam uratował życie, jak na całym mundialu. Generalnie Wojtula i tam 10 chłopa biegało po boisku. No właśnie i tutaj moim zdaniem dobrze, że taki mecz się przytrafił na sam początek do ocen. Bo wydaje mi się, że cały szkopuł przy układaniu tej tier listy i największe wyzwanie to jest wycena mniej więcej trzech czynników. Po pierwsze, waga meczu. Czy traktujemy mecze eliminacyjne, przykładając do nich równą wagę jak do meczów już turniejowych i jak już są mecze turniejowe, to czy przykładamy do fazy grupowej równą wagę jak do występu w fazie pucharowej, bo takie też nam się zdarzały występy w fazie pucharowej. Nie często, ale były.
Druga sprawa, czy patrzymy bardziej na wielki historyczny wynik, czy patrzymy bardziej na sam przebieg meczu i to, w jaki sposób zdominowaliśmy rywala. No i wreszcie trzecia kwestia, co nam tak właściwie ten mecz dał, bo generalnie jak patrzę sobie na Arabię Saudyjską i to 2-0 za kadencji Czesława Michniewicza, świetny występ Wojciecha Szczęsnego, to coś mi się wydaje generalnie, że jedyne co broni obecności tego meczu na poziomie wyższym niż ten piąty, no to jest to, że to był mundial i to było mundialowe zwycięstwo, pierwsze od takie jeszcze w meczu, powiedzmy o coś, no nie w meczu o honor, od wielu, wielu, wielu lat. Ja nie potrafię do tylu liczyć, jak długo trwała ta przerwa pomiędzy zwycięstwami w fazie grupowej, które coś nam dawały. Więc, bo tak czysto piłkarsko, to nie byłem jakiś bardzo zachwycony tym, co się wydarzyło podczas tego meczu i fajnie, że wspomniałeś o tym, że to Wojciech Szczęsny momentami wyrastał na największego bohatera, bo to nie jest dobrze, kiedy bohaterem jest bramkarz. Nic specjalnego ten mecz tak naprawdę, jeśli mierzyć to warstwą emocjonalną, to dosyć średni. Ja nie pamiętam jeszcze raz, jakie były tier listy, czy my je przeczytaliśmy w końcu? Magia, kadrowy top, było pięknie, bardzo dobre wspomnienia i po prostu dobry mecz. No to tu jest aż 4 bardzo dobre takie kategorie, to ja wręcz nie wiem, czy nie zastanawiam się nad tą najniższą kategorią. Dobry mecz i tyle. Wszystkie inne mi nie pasują zupełnie. Inna sprawa, że pamiętajmy o tym, że Arabia była po dobrym wyniku z Argentyną w pierwszym... Znaczy, ja bardzo doceniam, że już rozmawiali o hajsie, no bo to mimo wszystko było trochę wcześniej już pewnie jakieś dyskusje, a mimo to się zdołali skupić na... No ja rozumiem, że rzeczywiście rozmowy o hajsie wkroczyły na grubo po mniej więcej po Arabii Saudyjskiej, ale gdzieś z tyłu głowy na pewno mieli ten hajs od premiera, a mimo to zdołali wyjść na boisko, nie pogubili kapci, nie pomylili koszulek. To naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem naszych piłkarzy, że mając oczy zamglone mamoną, dali radę trafić sami na boisko. Bardzo szanuję. Wiesz co, jest cudowny komentarz Furtka na czacie. Już było zanęcone, ale karp tej afery wił się jeszcze w mule. Uważam, że to jest piękny komentarz, poetycki, ale jakże trafny. A czat gdzie sugeruje ten mecz? Wiesz co, dobre wspomnienie wygrywa z dobrym meczem, chociaż tutaj cały czas walka trwa, ale on już jest wielki, jak mawiał klasyk, ale dobre wspomnienie tu faktycznie póki co prowadzi, ale raczej te dwa ostatnie tiery. Ja punktowałbym nawet na ten czwarty tier, w sensie na ten przedostatni, z uwagi na to, że rzadko wygrywamy na Mistrzostwach Świata. Arabia ostatecznie nie wyszła z grupy, natomiast była po tym dobrym meczu z Argentyną, gdzie sprawili Argentyńczykom niemałe problemy. Plus jednak ma ten mecz coś historycznego w postaci tego występu Szczęsnego. W sensie to nie jest taki mecz, że po prostu wygraliśmy. Inna sprawa, że... No mnie przekonałeś, dobra, przynajmniej czwarty. Znaczy, ja nie jestem aż tak przekonany, bo patrzę sobie właśnie na skład Arabii Saudyjskiej w tym spotkaniu i chciałbym wam o tym coś więcej powiedzieć, ale niestety Słynny Al-Owairan, kojarzony z tego, że zagrał przeciwko nam, plus ma zawsze bardzo dobrą kartę w FIFA. Nie zapominajmy też o Mohamedzie Al-Owaisie, który był bramkarzem w tamtym pamiętnym spotkaniu, ale był też, z tego co pamiętam, bramkarzem w spotkaniu następnym grupowym, kiedy to mierzyła się Arabia Saudyjska z Meksykiem i bardzo długo powstrzymywał huraganowe ataki naszych rywali do wyjścia z grupy. Pamiętam, że byłem naprawdę, naprawdę zachwycony tym, jak pan Al-Owais sobie radził w tym trzecim spotkaniu grupowym. Natomiast mimo wszystko nie jestem w stanie o nim powiedzieć nic więcej poza tymi dwoma meczami i jest identycznie, jeśli chodzi o pozostałych zawodników Arabii Saudyjskiej. Więc podejrzewam, że pewnie pojawi się gdzieś w naszych dyskusjach dzisiejszych takie, że ale to był mocny rywal, no to byli Mistrzowie Świata na przykład, albo to było coś tam. Więc to jest ta siła Arabii Saudyjskiej ówczesnej. Wydaje mi się, że nie uprawnia do tego, żeby to wrzucić gdzieś wyżej. Gdzieś zdecydowanie wyżej. Ja jeszcze bym przypomniał, że drugą bramkę dla reprezentacji Polski dostaliśmy z Afriko. Pan obrońca Arabii Saudyjskiej stracił piłkę na 16 kosztem Roberta Lewandowskiego, który poszedł sam na sam. Także to też na taki delikatny minus.
ale też bym nie spuszczał tego meczu na sam dół, tylko ze względu na to, że to było na wielkim turnieju. I ja wiem, że my też trochę na ten turniej patrzymy przez pryzmat naszych emocji, a generalnie naród był wkurwiony, bo jak słyszał o tych aferach, o tym, że generalnie to hajście... Nie orzełek na piersi, który teraz jest wyeksponowany na nowych koszulkach na pół... A portfel na piersi. Z portfelem na piersiach grali. No, dokładnie, z portfelami na piersiach grali. Ja wiem, że ten vibe tego mundialu był niespecjalny, pomimo tego, że wyszliśmy z grupy, co przed mundialem jeszcze każdy Polak by powiedział, styl nieistotny, jak wyjdziemy z grupy, to jesteśmy mistrzami świata. No ale potem poszedł hajs i każdy, myślę, że do tej pory ta reprezentacja cierpi trochę na tamtych po prostu hajso podziałach. No ale ze względu na duży turniej ja bym dał to bardzo dobre wspomnienie. No, bo ja bym dał czwarty tier ze względu na to, że Arabia Saudyjska to derbowy rywal Polski. Tak jest. Słuchaj, ale wiecie, w kontekście ustalania tieru jest cudowny komentarz Perfect Blue. Dobre wspomnienie, ale ciężko nazwać to dobrym meczem. No przecież to moglibyśmy gadać tutaj godzinę i na to by wyszło, więc ja bym dał właśnie na ten czwarty tier i tamte Arabię możemy umieścić. Ja powiem tylko tak o tym mundialu. Najlepszy mecz Polaków na tym mundialu to był Meksyk, Arabia Saudyjska. Prawda. No, ale fajnie, że Julek przypomniałeś o tym jak, w jakich okolicznościach padła ta druga bramka, bo pamiętam to, kiedy tak wzdychaliśmy, że ach, gdybyśmy mieli takiego selekcjonera jak Hervé Renard, zresztą jaki on jest piękny, jaki on jest prześliczny, jak on pięknie też mówi w przerwach, to byśmy grali krótkimi podaniami od tyłu. Jak Arabia Saudyjska, proszę, jak z Argentyną grała czasem, krótkimi podaniami od tyłu. I pyk, krótkie podanie od tyłu i Lewandowski zabiera i gol. I wtedy sobie pomyślałem tak, a uważaj o czym marzysz, bo będziesz miał takiego wyprowadzacza piłki czasem, raz albo drugi. Ja tak, dobrze wiedziałem już wtedy, czym to grozi, bo jestem kibicem. Zachwyt nad tym, jak Hervé Renard nakrzyczał na swoich piłkarzy do gabloty sukcesów polskiego futbolu, do gabloty artefaktów polskiego futbolu. Jak będziemy robić tier list artefaktów, pamiętajmy nad zachwytem dla drżącego mordę Hervé Renarda. Właśnie, bo w sumie tak ja byłem za tym piątym poziomem, ale skoro wszyscy są za czwartym, to się dostosuję i dodam, że właśnie Hervé Renard to jest to, co w Arabii Saudyjskiej zdecydowanie winduje poziom rywala, bo pamiętajmy, że swego czasu był to zdobywca pierwszego miejsca w rankingu trenerów piłkarskich, selekcjonerów, którzy najbardziej pasują do roli niemilca w Jamesie Bondzie. Skonstruował to Melodroma na Twitterze, pamiętna nitka, bardzo dużo komentarzy i Hervé Renard właśnie w charakterze tego top 1. Tego I trofeum ze strony kapeli Brudne Dzieci Sida, 3 akordy Darcie Mordy, to również Hervé Renard. No dobrze, no to za tego Renarda na trzecie miejsce, a dalej mamy triumf nad Austrią, 3-1 z 2004 roku całe, no właśnie od zawsze zazdrościmy Austriakom, oni mają Alpy, my mamy Karkonosze, oni mają słynne czekolady, my mamy Terawite co najwyżej, oni mają cudowne zegarki, my mamy Casio z bazaru i wreszcie ich pieprznęliśmy, 3-1, gole Kałużnego. Ale jednym wygrywamy, oni mają Wiedeń, my mamy Nowy Tomyśl. No właśnie, katedra w Wiedniu, to nawet nie stała koło słynnego kosza z Wikliny w Nowym Tomyśle. Mam nadzieję, że w ogóle zostaniemy nagrodzeni przez powiat nowotomyski za promowanie tego urokliwego miejsca na świecie. Wreszcie będę mógł tam spędzić wakacje za darmo, a nie rok rocznie muszę płacić za turnus w Nowym Tomyśle. Słynne bony turystyczne. To 3-1 jest o tyle istotne, że jest reprezentantem tych eliminacji Pawła Janasa, które były dość udane i wiadomo, że no, bardzo chcielibyśmy wrzucić do tej listy porażkę z Anglikami honorową, no ale jednak jakoś tak głupio, więc jest 3-1 z Austrią. Zdobyliśmy wtedy wszystkie punkty poza punktami na Anglikach, no ale te mecze były właśnie takie no po prostu skuteczne, no i ta wygrana z Austrią w Wiedniu no jednak najbardziej efektowna, prawda? Tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że Austria chyba dobrze tamte eliminacje zaczęła, o ile mnie pamięć nie myli. Tam zdaje się, że zremisowali albo wygrali z Anglikami i generalnie ten stadion austriacki uchodził za taką twierdzę, więc to, że my ich wtedy na wyjeździe, bo to był mecz wyjazdowy, pieprznęliśmy 3-1, to już
Ja wiem, że to nie będzie jakiś historyczny sukces, że do takich meczów raczej się nie wraca, natomiast wybierając zwycięstwa z zespołami ze średniej półki europejskiej, no to ta Austria i to 3-1 zdecydowanie musi się tam znaleźć. No po prostu tu jest ten problem, że ten jednostkowy mecz no w nikim nie wzbudza takich emocji, że a tak, wiem z kim to oglądałem, wiem co wtedy robię, wiem co miałem wtedy na sobie. Jak ten mecz leciał i padały bramki, to pamiętam swoją radość. No ale nie można zapomnieć, że ta ekipa Janasa w eliminacjach była naprawdę spoko, po prostu. Znaczy, to jest jej fajerwerk z tamtych czasów. Ja bym tutaj zauważył jedną bardzo ważną rzecz, bo to był też taki czas w piłce nożnej, że znaczy, zaraz w ogóle wyjaśnię wszystko, że naprawdę wygrana 1-3 na wyjeździe z Austrią to było coś. To naprawdę nie były fryty i to był mecz, z którego się można było bardzo, bardzo cieszyć. I teraz chodzi jak ja to widzę. Potem był ten czas nawałki i sukcesów nawałki, no nie? I na tej kanwie sukcesów nawałki trochę na ten Austria-Polska tak patrzymy, no kurde, no przecież reprezentacja Polski wygrała z Austrią. Taka reprezentacja jak my, no to przecież to nie może być wielki mecz. Ale moi drodzy, chciałem zauważyć, że ta epoka nawałki się skończyła i mamy znowu syf początku lat 2000. I znowu jesteśmy na tym etapie, że jak teraz byśmy wygrali z Austrią 1-3, no to przecież odkryte autobusy, ten selekcjoner, który by wygrał, czy to będzie probierz, czy to ten kolejny, który po probierzu będzie, jak go już zwolnią po porażce z Estonią, to znowu byśmy mieli tą samą radość. My jesteśmy w tym samym miejscu, co reprezentacja Polski w 2004 roku. Julek, NBP by zdjęło orzełka z 5-złotówki i dało tam cieszącego się Krzycha Piątka za 1-0 w doliczonym czasie gry z Austriakami. Tak, tak, tak dokładnie by było. Więc trzeba, jakby poczujmy jeszcze raz ten vibe. Poczujmy jeszcze raz ten vibe. Skończyła się era nawałki. Skończyły się dobre występy reprezentacji Polski. Dla nas wciąganie się do turnieju i pierdy w tym turnieju, to jest maks, to możemy osiągnąć. I to był mniej więcej ten czas, gdzie jeszcze udało się 1-3 z Austriakami zrobić, więc ja nie deprecjonuję tego meczu. To jest bardzo dobry mecz, ale szerszy kontekst buduje go na gdzieś tam czwarty tier, moim zdaniem. Ja jeszcze pamiętam, że Radek Kałużny został w trybie awaryjnym powołany i strzelił gola. I to jest to, co pamiętam. Ja patrzę, że Marcin Zając grał w ogóle w pierwszym składzie na prawej pomocy. Kurde. Z numerem drugim, nie tylko. Tak. Chciałbym się wypowiedzieć naprawdę, ale to był okres, kiedy byłem bardzo mocno zajęty innymi rzeczami. Ja nie pamiętałem, że my graliśmy z Austrią za kadencji Paweł. Ja nie pamiętam, że Paweł Janas był selekcjonerem, więc tutaj niestety nie pomogę wam za cenę tego konkretnego meczu, choć robi na mnie duże wrażenie obecność Macieja Stolarczyka jako rezerwowego obrońcy na ławce. No i jak patrzę sobie na skład reprezentacji Austrii, to znam przynajmniej jednego zawodnika i jest to oczywiście Iwan Szic, który wówczas grał w pomocy. Ale to już pewnie był po tym, jak Adam Ledwoń mu urządził demolkę na austriackich boiskach, więc już wtedy był zgaszoną nadzieją austriackiej piłki. Właśnie jak tak patrzę sobie, znaczy jak słucham bardziej tego, co Leszek powiedział, to mnie w pewnym sensie przekonuje. No i Jurek dorzuca ten ważny aspekt, który jest w przypadku reprezentacji Polski zazwyczaj tym kluczowym, czyli w jakim głębokim gównie się akurat znajdujemy. Że jak znajdujemy się w takim naprawdę głębokim gównie, tak o, no proszę, 2-0 z San Marino, fajny wynik, fajny mecz, dobry mecz. A jak jesteśmy na etapie takiej bardzo drastycznej euforii, jak na przykład za kadencji Jerzego Brzęczka, kiedy już nam nie wystarczało tylko, że wyszarpane zwycięstwo, ale jeszcze domagaliśmy się stylu, domagaliśmy się, żeby tutaj przynajmniej w przerwie były jakieś występy czy liderek, a jeśli nie czy liderek, to żeby ktoś przeskakiwał przez płonące hula hopy, takie krążące, no to wtedy nawet zwycięstwa nad silnymi rywalami nie smakowały tak, jak by smakowały na pewno w latach 2000-2005 gdzieś, powiedzmy. To był początek bardzo dobrych eliminacji dla nas, bo dopiero trzecia kolejka i tak jak zauważyłeś, Damian, wcześniej Austriacy u siebie urwali punkty Anglikom, więc naprawdę to zwycięstwo było dużo powyżej oczekiwań, reszta eliminacji też dowiozła. Taka skuteczność, jaką wtedy mieliśmy w eliminacjach, grając przeciwko kolejnym średniakom, no tak jak powiedział Julek, to coś, za co dzisiaj byśmy oddali sobie, no nie wiem, może nie kciuk, ale coś byśmy sobie oddali.
Ale ja tylko do słów Olkiego chcę się na chwilę odnieść taką małą dygresją, ale muszę to przypomnieć, bo tak Olki mnie nastroił. Nie wiem, czy pamiętacie, ale my zwolniliśmy Jerzego Brzęczka, bo Grzesiu Krychowiak zrobił za mało rabony. I to chciałem tylko to podkreślić, w jakim miejscu aktualnie się znajdujemy, ale Jerzy Brzęczek został zwolniony, bo Krychowiak nie robił rabony. No, to co najbardziej boli z dzisiejszej perspektywy, to oczywiście mecz Austrii z Polską z Jerzym Brzęczkiem na kierownicy. Tutaj sobie wspominamy, jak było przyjmowane zwycięstwo nad Austrią w 2004 roku. No i pamiętamy zwycięstwo Jerzego Brzęczka nad Austrią w 2019 roku bodajże. Sam narzekałem, sam mówiłem, że musimy wymagać więcej, bo ci zawodnicy, którzy są w reprezentacji Polski, zwyczajnie powinni grać lepiej, że nie powinni się ograniczać do takiej gry, jaką oni mają. No proszę. No to właśnie, tak się kończą oczekiwania. No, lepsze z wrogiem dobrego. Trener zawsze powtarzał, lepsze z wrogiem dobrego. No. Możesz kopnąć lepszą nogą, to kopnij, a nie szukasz kwadratowych jaj. No i tak. KMZ ładnie na czacie to podsumował. Podczas kadencji Brzęczka Polacy uchylili gardę pokory. Za dobrze żarło. I to był ten moment, tak, nie, zasługujemy na więcej. To kojarzy mi się często filmowa scena, jak się rozstają pary, jest taka rozhisteryzowana kobieta, zasługuje na kogoś lepszego, a potem trafia do jakiegoś takiego totalnego zbira i tak tęskno patrzy w kierunku tego starego, no może nie najpiękniejszego, ale jednak stabilnego emocjonalnie człowieka, którego opuściła, bo zasługiwała na więcej. I tak by było, gdyby nie kolejne ruchy Jerzego Brzęczka, które pokazały, że no może to jednak nie był, że tak powiem, Helenio Herrera z truskolatą. Tak. Podoba mi się, że zawsze to w dyskusji, nawet jak odkurzamy jakąś Austrię sprzed 20 lat, to trzeba rozwiązać fundamentalny konflikt sąsiarze, brzęczkarze. Jak ktoś jeszcze ma mało, to przypominamy, że u nas na kanale jest taka debata między Leszkiem a Michałem Zachodnim. Dobra, czat, tam przeważająca liczba głosów było na dobry mecz. Czy są tutaj argumenty, żeby jednak dać wyżej, czy zostajemy na tym piątym tierze? Dla mnie nie, dobry mecz. Najlepszy mecz Zajanasa to sparing z Włochami. No dobrze, to przyjdzie jeszcze czas na coś więcej, czyli na piąty tier Polska-Austria. Pierwsza demolka dalej jest na tym tierze, 8-0 z Azerbejdżanem w 2005 roku. Wyobraźcie sobie, szanowni widzowie, że kiedyś jak przyjeżdżała drużyna niższego szczebla, może nie Mołdawia albo Wyspy Owcze, to dostawała ósemkę. Nawet my mogliśmy do nich pojechać i wbić im ósemkę, ale tutaj 8-0 u siebie z Azerbejdżanem. Strzelali wszyscy. Wszyscy. Kto chciał, wchodził sobie na boisko, strzelał gola. Olki Paweł będzie mówił, że to najlepszy mecz, bo Saganowski dwie bramki. To już wiem, że... Tak. Potwierdzam. Czyli magia i przechodzimy dalej. Tak, trzeba wrzucić. Nie, słuchajcie, Azerbejdżan to bardzo silny rywal. Bardzo silny rywal. Trudno go lekceważyć. Karabach ile nam narobił krzywd przez ten cały czas. Ja poza tym mam tutaj, już to przyszykowałem wcześniej, mam takiego, to, no nie powiem, że to jest as. Nawet to nie jest... Chyba wiem, co masz. Tak jest, Leszek zna mnie już zbyt dobrze, żeby się nie domyślać, że w zespole Azerbejdżanu jako forward Gurbana na kolanach, na klęczkach, 8-0, Gurbanow. To był po prostu ten czynnik, który sprawił, że Gurbanow poprzysiągł zemstę Polsce. No właśnie, ale zobacz, ile ten mecz się mierzył. Polski przyjdzie zrobił złego. Upokorzenie, którego później... nie da się zmazać. Tak, Gurbanow sprawia, że ten mecz rośnie, bo znaczy nie, no generalnie, no 8-0 to później się już po prostu nie wygrywało, w zasadzie z nikim. Z Gibraltarem potrafiliśmy wygrać 7-0, ale pamiętam też mecze, gdzie niby byliśmy faworytami, a nie było takich wysokich wyników. I 8-0 zawsze trzeba szanować, ale to, że Gurbanow został pokonany 8-0, może później wyrzucał polskie kluby z europejskich pucharów, może robił to co roku, ale nigdy nie zmarzę Gurbanow tego 8-0. Tego się nie da wypisać z historii. Jak spotkam kiedyś Gurbanowa, zapytam go, no panie Gurban, jest pan dobrym trenerem, ale co pan robił, niech mi pan powie tutaj.
26 marca 2005 roku. No prawie mamy 20-lecie tego meczu za chwilę tutaj. Myślę, że trzeba do pana Gurbana zadzwonić. Jak tam Gurban? Jak ten mecz? Będziesz oglądał na 20-lecie? Na PKS-ie pewnie ma. Jak przygotowuje się do meczów z polskimi drużynami, z Karabachem, to sobie puszcza i ta obsesja w nim rośnie. To przez uszy dymi. I on już wtedy wie, że można rozwalić jakiegoś Lecha, jakąś Legię, czy jakiś Raków, czy inną Wisłę. Ale ciekawe, to też jest tak odsiewając to, jaką postacią jest w naszym uniwersum Gurban Gurbanów, jak my go postrzegamy, jak go kreujemy, to jestem ciekawy, czy jak go Raków upokarzał i on w tych swoich lakierkach stał, to tak sobie myślał, tak, znowu ci przykręci pazy, już od tego 8-0 mnie wkurwiają. Czy nie? Czy to jakoś przepracował, że to jest już za nim, że nawet nie skojarzył? Ale on mówił o tym meczu kiedyś, w jednym z wywiadów. Cały mówił, czas że pamięta, że to go bolało i że tak, że to jest spina, to jest kosa, no nie da się ukryć. Azerbejdżan, czy Gurban Gurbanów, to jest derbowy rywal Polski. Tak, tak, zdecydowanie. I to taki, nie tak Warta Lech, tylko taki typowo, taki Kraków, święta wojna trochę. A to co tutaj mnie zastanawia przy postaci Gurbana Gurbanowa, to właśnie ten temat, czy on jak Nicki Bille Nielsen. Poranna kawa, tak piję kawę, nienawidzę Legii i Polski. I Gurban Gurbanów dopiero przechodzi do dalszych zajęć, tak jak Nicki Bille Nielsen. No, mam nadzieję, że nie takich, bo Nicki Bille Nielsen po tym, jak już wypił kawę, przy której nienawidził Legii, to strzelał się z karabinów i zażywał różne suplementy, które nie są na listach tych dopuszczonych do użytku przez WADA. Ale no tak, Gurban Gurbanów to jest postać, której trzeba wspomnieć. I Marek Saganowski również, dzięki Ulek, że zrobiłeś to za mnie, jeśli chodzi o ten mecz. Ale wiecie co, dla mnie ten mecz, to 8-0, jest dowodem na to, my kiedyś gadaliśmy o tym chyba w uniwersum Ekstraklasy, że siła przyjaźni jest niedocenianym czynnikiem. Jakość piłkarska jest ważna, ale siła przyjaźni i zgranie to jest to. I sugerowaliśmy wtedy chyba, że wystawić ruch Chorzów w roli reprezentacji Polski, bo tam jest dużo Polaków, oni grają ze sobą, może grają słabiej niż tam Lewandowski, Zieliński. A tutaj połowa składu to jest Wisła Kraków. I zobaczcie, znali się, siła przyjaźni i pieprznęli 8-0 Azerbejdżan. No, właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że my się teraz sramy, że nie można Domańskiego powołać, bo gra w Stali Mielec i to w ogóle nie wypada, nie wiem, żeby założył dziesiątkę z orzełkiem na piersi. No, jak trzeba było walnąć Azerbejdżan 8-0, to nikt się tam, Dudek zgrał za granicą i kto jeszcze? Krzynówek chyba grał za granicą. Bąk był wtedy za granicą. No to tak, ze trzy osoby w ogóle miały paszport w tej reprezentacji. A reszta swojskie chłopy tu na tym mleku chowane na polskiej wodzie źródlanej, a nie na jakiejś, za przeproszeniem, Perrierze z Francji. I co? I się ósemkę robiło. Ósemkę na lajcie. Że tak powiem, a teraz jakbyśmy Azerbejdżan przepchnęli naszymi międzynarodowymi intergalaktycznymi gwiazdami, to też by była wielka radość. Kurde, dwójka z Azerbejdżanem, no trudny rywal, no to duże postępy piłkarskie i tak dalej, a wtedy się ligowym wręcz składem i bramkarzem robiło po prostu. Dobra, to Szczęsnego można powołać i resztę bym zrobił ligowo i byśmy na pewno tą Estonię pyknęli właśnie taką ósemką. No jeszcze Milik. Ja, że okej, krajowy skład, dobra, ale jeszcze Arkadiusz Milik. No ale jak nie. No okej, nawet kontuzjowany, ale byłby dobrym duchem tego zespołu. Wiesz co, tutaj, bo no bo wiadomo, Domański, Wlazło, Göttinger, Matras, ale Kuk też podpowiada, że Hinokio za pół roku może starać się o obywatelstwo. O, no to zobacz, jakie kolejne wzmocnienie będziemy tutaj mieli. Kurczę, to na pewno kogoś z obrony z Warty trzeba by było wziąć. No, Szymonowicz, to jest skała. No, Pinżot, pomimo tego, że to Francuz, ale chyba ma polski paszport, Pinżot. No co, no tam ten, Bartek Pawłowski na lewej stronie mógłby poszaleć. No to kurczę, czy ta ekipa to się sama kręci. Nie wiem, tylko z napastników. Piasecki się przełamał ostatnio. Piękna bramka z Legią. To co, Azerbejdżan dobry mecz chyba. Chyba tylko dobry mecz. Czat tutaj w ogóle sugeruje, że to magia, ale znajdę umiarę. Ale nie, dlaczego tak nisko? Wiedziałem, że jesteś ze mną. Strzelamy 8 bramek Azerbejdżanowi. Dlaczego tak nisko? Bo co za Azerbejdżan? No hej, żyjemy w erze Mołdawii, jeden punkt. Kiedy my 8 bramek ostatni raz żeśmy strzelili? Dawaj wyżej. Kiedy żeśmy tak zmierzyli rywal? Że Gurban Gurbanów to derbowy rywal. Zapomniałem powiedzieć, że Austria to też derbowy rywal, bo zabory. Jestem za tym, żeby zwracać uwagę na te derbowe konotacje.
Gurban Gurbanow to derbowy rywal, musimy wyżej dać. Jest. Moim zdaniem było pięknie. Bo zagościła na poziomie magia, tam już powinna zostać w tym momencie. Czad decydował. Ja. Damian, rozsądek, wybieraj tam, ustal. Kurde, no w sumie było pięknie. No. Jak, no jak chcę mówić o łojeniu Gurbanowa 8-0, no to trzeba powiedzieć, było pięknie. No to może nie magia, ale to było pięknie. Jestem za czwartym tierem. Ja wiem, że żarty heheszki, ja za czwartym. To głosujmy ostatecznie. Ja jestem za było pięknie. 8 bramek strzelonych w meczu reprezentacji Polski, to się już Leszek za naszego życia nie wydarzy. Jakby... Chyba za magię, tak? To był twój ostatni raz. Ja w sumie, jak mam odsiać emocje, to wydaje mi się, że trafiają do mnie te argumenty, że to jest 8 bramek, to mimo wszystko nie jest Andorra San Marino, bo wiadomo, że Azerbejdżan nie był jeszcze tym Azerbejdżanem, którym jest teraz. Ale Kuba już wtedy waliły nas drużyny w pucharach z Gruzji, z Kazachstanu, z Azerbejdżanu. Dynamo Tbilisi ile było lat wcześniej? 2? No, w tych okolicach. Nie chcę mi się dokładnych dat teraz szukać i sprawdzać, natomiast wydaje mi się, że faktycznie trzeba doceniać takie rzeczy, że Marek Saganowski strzela 2 gole w reprezentacji Polski, że Gurban Gurbanow jest na kolanach. Jedyne, co mnie jakby tutaj powstrzymuje przed tym, żeby dawać to wysoko i tak upamiętniać i w taki sposób działać, to jest fakt, że trzeba znać ten kontekst, o którym tak dużo wspominaliśmy, że to był ten pierwszy krok, który sprowadził na nas tyle dowodów zemsty Gurbana Gurbanowa, że może wtedy trzeba było się zlitować, przy 4-0 tak pograć piłeczką. Kto wie, może Gurbanu Gurbanow nie poprzysiągłby zemsty wszystkim Polakom. Przypominam, że gola na 7 i 8-0 strzelił Saganowski, tam już w szatni był Gurbanow, już wszyscy poszli do domu. Ja się zgadzam z Kubą, zabrakło nam rozsądku, wyważenia, że 8-0 już jest przyczynkiem, jest casus belli dla rywala. Tak. Tak. To jednak czwarty tier. To jednak przeszarżowaliśmy wtedy i to się źle skończyło. Dobra, pamiętajmy, że ocenianie tych meczów z przeszłości przez dzisiejszy kontekst, to wszystkie musielibyśmy dać do magii. Musimy oceniać przez ówczesny kontekst, a nie dzisiejszy kontekst jednak. No, jak sobie przejdziemy teraz do meczu z Belgią, 2006 rok, i jakbyśmy mieli tutaj umiejscowić przez pryzmat dzisiejszych czasów, to myślę, że to by było nad tym napisem Unitiersum i subskrybuj. Mniej więcej tam na naszej liście. Belgia 1-0, 2006 rok. Radosław Matusiak zabiera piłkę Van Buitenowi i strzela gola. Jak widziałem później tego Van Buitena, jak się tam grał w tych poważnych drużynach, fajnie chłopie, a Matusiak ci zrobił dziecko. I... No, pod względem jakości gry nie jest jakiś wybitny mecz reprezentacji Polski, ale skalp niewiarygodnie cenny, plus no my w tamtych eliminacjach też potrzebowaliśmy meczów cudu, tak? Kurde, to był jeszcze ten krótki okres, że Matusiak w ogóle był, znaczy krótki okres, gdzie Matusiak grał w piłkę, w tym krótkim okresie jest krótki okres, gdzie grał dobrze w piłkę, a w tym krótkim okresie jest krótki okres, że grał w reprezentacji Polski i w tym krótkim okresie jest okres, kiedy strzelał bramki w reprezentacji Polski. To dużo. Matusiak miał taki rok chyba, nie? Tak naprawdę, kiedy był dobrym piłkarzem. Nie wiem. Przez rok był dobrym piłkarzem, ale trzeba przyznać, z tego roku wycisnął dużo. Ja do dzisiaj, i tego już się nie pozbędę ze swojego umysłu, mam jakiś wywiad z Matusiakiem przed oczami w gazecie, gdzie on opowiada o winie, o inwestycjach, taki po prostu no FIFA Rafa bez ironii. Tu szczela gole, tutaj Cavani za nim nosi buty, a tu inwestuje wino i jakieś tam różne rzeczy, więc no FIFA Rafa prawdziwe. Matusiak był wtedy przedstawiany jako piłkarz nowej generacji. Gdy wiemy, jak dziś coś dzisiaj u Radka Matusiaka, to chyba aż tak nie jest. Ale muszę ci powiedzieć, że wielu piłkarzy inwestował w wino, ale Matusiak był pierwszym, który inwestował w winiarnię. Ja kupiłem chyba swój jakiś alkohol, z tego co pamiętam. Bardzo prawdopodobne. Natomiast Mateusz, nie wiem, bo to ty chyba byłeś na tym meczu, gdzie Matusiak wykopał piłkę poza stadion, prawda? To było był taki epizod, że Radosław Matusiak wykopał piłkę poza stadion. Mateusz potwierdził. Mówi, że potwierdza. No właśnie, no tak było. Tak było z Radosławem Matusiakiem. Ja pamiętam wyczyny Radomatu, jak przyszedł do Widzewa do pierwszej ligi. I że on strzelił bramkę Belgii, to ja nie wiem, co tu się w międzyczasie wydarzyło. To jest nieprawdopodobne. Szczytowy moment Radka Matusiaka w Ekstraklasie
11 goli. To naprawdę. Szczepan zaraz będzie miał więcej. Daniel Szczepan będzie miał lepszy strzelecko sezon niż Radosław Matusiak. Radosław Matusiak ma za sobą takie znakomite sezony jak Szczakowianka Jaworzno. 0 goli. No fenomen, fenomen. W kadrze 15 meczów. No to więcej przecież uzbierał pewnie jakiś gość, który jeździł po tych pucharach Tajlandii. Na zachodzie Palermo 3 mecze. No szok, po prostu ta kariera jest nieprawdopodobna. A Matusiak jeszcze zdążył być najdroższym piłkarzem w historii Herenwen. Bo Oberhaken powiedział, tak, kupujcie Matusiaka, on jest świetny. I później okazał się chujowy. I w Herenwen Leo Oberhaken ma zakaz wstępu do miasta po prostu. Tam nie były, tam powstawały takie filmiki. Leo Oberhaken, ty oszukałeś 300 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Ty się zastanów, chłopie. Tak w Herenwen mówili. Mnie oprócz zastanawia to Herenwen, bo mnie się każyło, że generalnie to on tam dobrze grał w Herenwen, że to był taki okres, że tam było okej, okay, ale teraz patrzę, że tam było 10 meczów, jeden gol, więc rozumiem, że to był chyba... U Radomatu był tylko jeden dobry sezon, GKS był Chatów i potem nic już nie było dobrego. No jakby... on strzelił w 3 sezony 28 czy 29 goli w Ekstraklasie, Nikolić miał jeden taki sezon, że strzelił tyle goli w Ekstraklasie i później nic, w sensie nie, że tam... No, tu miał jeszcze niezłe występy w Krakowie po powrocie czy coś, że tam strzelił 8 goli. Nic! To już był koniec kariery. Już wtedy możesz siąść w winiarni i pić espresso. Słuchajcie, omawiamy tu Matusiaka, ale trudno tego nie zrobić, bo ten mecz się kojarzy tylko jako szczytowy moment Radka Matusiaka, który po prostu za friko dał reprezentacji Polski 3 punkty. Ale ja mam fragment wywiadu. Radek Matusiak, 2017 rok. Mówili, że byłem lepszy od Lewandowskiego. Ciekawe, kto mówił, ale no dobra, może w 2007 roku rzeczywiście Matusiak był lepszy od Lewandowskiego i tak mówili. On wszystko przekuł w sukces i ja wolałem się bawić. I teraz mamy ten wizerunek Matusiaka jako piłkarza nowej generacji, poukładany, inwestuje. Sporo pieniędzy przegrałem w kasynie. To takie miejsce, w którym wygrać możesz, a przegrać musisz. No tak, bardzo fajnie. Zdarzały się imprezy, na które lecieliśmy helikopterem na drugi koniec Polski. To, co przebimbałem, to moje. Tak, ma Radek Matusiak. Największa pomyłka wizerunkowa, jeśli chodzi o... Wiesz, z czego wynikał, myślę, ten właśnie taki anturaż Radka Matusiaka jako piłkarza XXI wieku, że on był chyba, no może strzelę, ale jedynym piłkarzem, który osiągnął cokolwiek w piłce nożnej, niedużo, ale cokolwiek, i nie pochodził z biedoty. Więc on tak? Po prostu był z bogatej rodziny i wiedział, że w ogóle istnieje coś takiego jak inwestycja w winiarnię. I doznakło, że to jego stary zainwestował, a on tylko udawał, że hej, hej, ja też inwestuję, bo tata inwestuje, no to praktycznie jakbyśmy razem inwestowali. I dlatego w ogóle użył takiego słowa jak winiarnia. No, z całym szacunkiem, ale pewnie całe pokolenie piłkarzy, którzy jednak... nie widzieli w wieku lat 14 winiarni, ale za to widzieli brudne ulice, nie wiem, Łodzi, Katowic czy Jaworzna. No i nie potrafili zrobić takiego wrażenia po prostu, bo nie wiedzieli, że coś takiego istnieje. Więc no, Radomatu to po prostu piłkarz, który no, przepił swoją karierę. No, w dużym skrócie, tylko że przepił to nie najtańszym jabolem, ale kolorowymi drinkami, to nam się wydaje, że to jest spoko. No nie, jakby i w tym jabolu, i w tym kolorowym drinku koniec końców jest ten etanol, czy ten drugi metanol, któryś powoduje ślepotę, któryś nie. I tak samo jak przechlał ktoś tanimi winami, to on przechlał kolorowymi drinkami, ale to nic nie zmienia. No. I jest z bogatej rodziny, to nie skończył na dnie. No. Panowie, tu oczywiście trzeba przytoczyć słynny cytat z Radosława Matusiaka. 2007 rok, wywiad dla Interi. Każdy ciężko pracuje i liczy na szansę. Tam trudno jest nawet wejść do meczowej osiemnastki. Cavani, który teraz wskoczył do pierwszego składu, nie jest ode mnie lepszy. Ma młodzieńczą fantazję i miał sporo szczęścia na początku, dlatego ma lepsze notowania. Ale zapewniam, że powalczę jeszcze o miejsce. No tak. Zobacz, ile ten Cavani miał szczęścia potem. Tyle lat na tym szczęściu chłopiec przejechał. Moim zdaniem Matusiak tak naciskał Cavaniego jak Zohore Exposito i to jest sukces Cavaniego. Ale mi się to podobało, że całe życie Matusiak już ma pseudonim piłkarski kolega Cavaniego.
Ja myślę, że do tej pory kawanic dzwoni na święta do Matusiaka: Radek, ale żeś mnie wtedy tak naciskał, dzięki ci, bo no inaczej to moja kariera to by po prostu, gdzie bym. Ale wiecie, tu jeszcze jest ten tekst, że Cavani ma młodzieńczą fantazję. Ja myślałem, że tam między nimi to z 13 lat różnicy. Cavani rocznik 8-7, Matusiak 8-2, 5 lat. Nie, no ja dzisiaj jak patrzę na ludzi 5 lat młodszych, to mówię, Jezu, co za młodzieńczy luz. To rzeczywiście 5 lat jest sporo akurat, nie? Tutaj trzeba oddać. Cavani wciąż gra w piłkę, Matusiak już nie pamięta, co to jest za przedmiot. Ale za to doskonale wie, jak wygląda winiarnia. Kurde, teraz jeszcze wspomniałem, że Radosław Matusiak miał swój stały blok na Weszło. Na Weszło, było. W same początki, tam chyba 2011? Nie, dalej, 2014. 14. Jest. Jak co czwartek Radosław Matusiak. A potem wjechałeś ty, czy wcześniej? Tak, jak on skończył, to ja byłem. Czyli to wykorzystałeś szansę. Jak Cavani skończyłeś w Matusiaku. Miałeś tę młodzieńczą fantazję. Chciałbym, żeby teraz, żebyś Leszek miał ksywę Cavani. No, po prostu. Leszek Cavani Milewski. Który skończył w Matusiaku. Dobra, ale pamiętam te świetne komentarze pod swoimi felietonami, szczególnie w pierwszych miesiącach. Dlaczego nie pisze już Matusiak? Dajcie Matusiaka, ty... Dlaczego pisze ten gość? A dobra, a możecie zdradzić kulisy? A kto pisał za Matusiaka te felietony? Nie, Matusiak pisał sam. Tak, pisał tak. Bardzo ciekawe teksty sam akurat, no. Nie, generalnie wydaje mi się, że dojrzał w stosunku do tego, jaki był wcześniej. I po karierze on też dosyć często występował w mediach i generalnie wrzucał też dużo zdjęć przy stoliku kawowym gdzieś w bardzo sympatycznej francuskiej knajpce w jednej z bocznych uliczek jakiegoś takiego starodawnego miasteczka i tak dalej, więc wydaje mi się, że mimo, że przechulał dużo w trakcie kariery, to finalnie nie jest jakoś piłkarzem, który byłby synonimem takiego piłkarza z lat 90., który nie wie, czym się różni brutto od netto, jak Krzysztof Gajkowski. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, bo pamiętam taką historię, że Radek Matusiak był regularnie zapraszany do programów typu, no gdzie był ekspertem piłkarskim, a później przestał przychodzić, bo akurat zaspał na przykład na jakąś 15 czy coś takiego. Coś mi się takie jakieś legendy, mity miejskie wydają. No nie wiem, jak tam jest Radka Matusiaka, ale felietony pisał sam, tylko trzeba było je tam ewentualnie przejrzeć pod kątem interpunkcji i były ciekawe. No dobrze, to moim zdaniem pokazuje, jak ten mecz utkwił w naszych głowach. Dobry mecz, nikt tego nie pamięta. Rozmawiamy o Radku Matusiaku. Każdy ma ten mecz w dupie i generalnie możemy już o nim zapomnieć. Ale generalnie pamiętajmy. Nic nie mówiliśmy o tym meczu, nic, zero. Ale to jest mecz Matusiak mecz. No, ja bym dał go chociaż półkę wyżej. Po prostu pamiętajmy, Belgia to derbowy rywal. Oni mają te frytki z majonezem, a mamy z keczupem. To jest jak święta wojna. Inna sprawa, że Belgia wtedy była do tarcia krzanu, nie? To była najsłabsza Belgia od czasu wynalezienia w Belgii pewnie. No właśnie, ale Belgia była przed dwoma epokowymi wydarzeniami. Przed pierwszym epokowym wydarzeniem, czyli kiedy firma Double Pass im stworzyła De Bruyne i Lukaku i Hazarda. Pamiętam doskonale, jak Double Pass eksperymenty prowadziło. I mówię, o, wreszcie, panowie, proszę, wyjdź. Ci panowie przyjechali i tak spojrzeli na tę fiolkę i o, wreszcie Kevinian De Bruynianu i wtedy wylali na całą generację swoich piłkarzy. No tak, to jest pierwsze wydarzenie, które sprawia, że ten mecz trochę niżej byśmy lokowali, czyli że to jeszcze nie była Belgia, gdzie Filip, Romek i kurczę, jak ten trzeci miał? Z rodziny Śliniak. Zastępczej. Śliniak. Z rodziny zastępczej. Że to oni już rozdawali karty, ale drugie i ważniejsze z polskiej perspektywy, to było jeszcze zanim zniszczyli Wolskiego, Starzyńskiego, Kozłowskiego i wszystkich innych zawodników, którzy tam choćby na chwilę postawili stopę na tamtej ziemi, wszystkich innych polskich talenciaków, Kapustkę, o ile tam było takich tych zawodników. Nie, więc... no przecież jak patrzysz na ten skład Belgów. No nie, to no średnio. Średniak jest. Jest Van Buyten, jest Emilem Penza, ale to już nie jest ten Emilem Penza, tylko taki Kompanego jeszcze nie było, czyli Kompany musiał mieć wtedy 13 lat, bo Kompany grał w kadrze, jak miał chyba 17. Nie, no tam Timmy Simons, Karel Geret, no dobra, Geret coś nam mówi, Bart Gore, no Bart Gore to jeszcze Bore. W 2000 przecież grał na tych mistrzostwach. No i stary był już Bart Gore, no. Przecież oni tu nawet wystawili Luigiego Peroniego, a on nawet nie był Belgiem.
To jakim cudem to się wydarzyło? Luigi Peroni. No, słaby skład, no to wystawili. No. My wystawiliśmy Sebastiana Szałapowskiego na ławkę. No i później został księdzem, czy tam kimś. Tak. Dobra, dobry mecz, nie ma co. Dobry mecz, tak. No dobry mecz, no. No. Derbowy rywal, to prawda, ale no, tylko derbowy mecz. Tak jest. A teraz przechodzimy do Polska-Czechy, 2008 rok. Ja wtedy uwierzyłem, że Paweł Brożek to będzie gwiazda europejskiej piłki i nie przeceniam tego, tych wspomnień. W ogóle Brożek był wtedy, mam wrażenie, w prime. Jeszcze wtedy hasał tam Błaszczykowski, no generalnie mieliśmy dobrą kapelę, a to też nie wiem, czy ja dobrze umiejscawiam to w czasie, ale to jest jakoś niedługo po wprowadzeniu kuratora do Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wydaje mi się, że to był jakiś czas totalnej zgnilizny PZPN-owskiej, która się później ciągnęła przez następne lata. Do teraz, cały czas. Jakby wtedy zasiali to ziarno, tylko wtedy jeszcze piłka dawała więcej radości nam i taki gole Brożka czy Błaszczykowskiego potrafiły to odkręcić. Znalazłem sobie nawet screen z piłki nożnej, relacja z tego meczu, tytuł taki wielki, są dwie strony i tytuł jest przez całość, to lepsze niż seks, pisał redaktor Godlewski. No to taki mecz trzeba dać wysoko. O Boże. Pan Godlewski tak określił, tak? Przysięgam. Wrzucę to na Twittera zaraz. Adam Godlewski, Piotr Wojciechowski. Wyślij to Matiemu, żeby też nasi widzowie mogli ewentualnie zobaczyć sobie. Już Mati wysyłam, możesz Mati to rzucić na, jak mamy takie możliwości, na główne, ale jest to tytuł autentyczny. To lepsze niż seks. Po meczówka z Polska-Czechy 2-1 z 2008 roku. Ojejku. No to no, ja tego nie dam na ostatnim tierze, na pewno. Ja też nie. Pan Adam nas podstawił pod ścianą, nie mamy wyboru. Ale musi być jako magia, no co najmniej. Panie Dobra, Adamie, pan wypatrzył ja wyniki. Patrzę, że był ten Milan Baroš w składzie Czech. To musi być wysoko. A to był ten Milan Baroš chyba zaraz po... Znaczy zaraz. Ale już był po tym wielkim turnieju, co prawie się królem Szelców został. Czy nawet został. To było właśnie tuż po tym, jak było Euro 2008, tak? I Czesi tam byli porządni, no i my ich ogrywamy i to jest rzeczywiście taki sygnał, że okej, ten Ben Hacker chyba wie, o co chodzi. Chyba dalej będzie dobrze. I Paweł Brożek, masz rację, z nim mi się kojarzy, on wtedy był w sztosie. Paweł Brożek, jak ktokolwiek grał oczywiście w Championship Managera 0-1-0-2, tam zdobyło złotą piłkę, po prostu. Paweł Brożek jeden z najlepszych piłkarzy w grze i naprawdę miał, i cały czas się mówiło rzeczywiście, to jest wielki talent, wielki talent. 25 lat, wielki talent. 28 lat, jeszcze odpali, wielki talent. Jednak ta kariera zagraniczna Pawła Brożka jest najgorszą karierą zagraniczną jakiegokolwiek polskiego talentu. Paweł Brożek, który robi... Highlightsem kariery zagranicznej Pawła Brożka jest żonglerka na prezentacji przed 15 kibicami w drugiej lidze hiszpańskiej. To jest szczytowe osiągnięcie zagranicznej kariery Pawła Brożka. Jeszcze poza tym, że a punkt wyjściowy miał dobry, bo jak Trabzonspor chciał, to Paweł Brożek mówił, pójdę jak weźmiecie też brata. Ja muszę z bratem iść. No dobra, to weźmiemy też brata. Tak go chcieli. To były takie czasy. Ja no to tym bardziej, tym Pawłem Brożkiem my tutaj Paweł Brożek pokonuje wtedy Petera Czecha. No to też nie byle ręcznik na bramce czeskiej. Także trzeba to wysoko, wysoko. To jest lepsze niż seks i Paweł Brożek po prostu miażdży Petera Czecha. Tak szczerze, natomiast... to jest tylko i wyłącznie dobry mecz, naprawdę. Nic więcej tam się nie zdarzyło i to był ostatni udany mecz za kadencję Ben Hackera. Przykro mi, panie Adamie, ale pan się zagalopował. To było już post dobrzy Czesi, bo dobrzy Czesi byli w 2004. I wtedy to słynna czeska drużyna na Euro. No przecież na Euro Czesi powinni wygrać to Euro, niestety. Tam był ten słynny mecz chyba z Holandią, dobrze pamiętam? Coś było takiego, kurczę, że... tak, chyba z Holandią, że bardzo się jarałem tym meczem, bo kibicowałem Holendrom, a potem Czesi okazało się, że jednak w końcówce przeważyli i awansowali. Dalej oni faktycznie odpadli dopiero po dogrywce z Grecją w półfinale, tylko no to było 2004, w 2008 już byli na naszym mniej więcej poziomie, więc też przychylam się do tego, że to tylko dobry mecz.
Próbuję ci to Mati wysłać, ale strasznie muli mi Facebook. Pewnie znowu Bill Gates i inne Zuckerbergi próbują zatrzymać, ale właśnie wysyłam, więc zaraz czat też zobaczy nagłówek z piłki nożnej. Kurczę, no... Czesi na Euro 2008, właśnie sobie przypomniałem, oni byli bohaterami tego słynnego meczu z Turcją, gdzie prowadzili 2-0 do 62 minuty i przerżnęli wyjście z grupy. Także pokazali się z lepszej strony, ale nie dużo lepszej. No ja dałbym wyżej, bo ja wtedy uwierzyłem w Broszka, ale no, jako mecz to nic więcej tu się z tego nie urodzi niestety. No. Z bólem serca pewnie trzeba dać to na tylko dobry mecz. Aczkolwiek specjalne miejsce w moim serduszku to też jest wyjątkowa nagroda dla Pawła Broszka i Kuby Błaszczykowskiego, bo to był już taki początkowy wielki Błaszczykowski wtedy. To tak. Właśnie to trwało przez następne 8 lat. Tak trzeba sobie to jasno powiedzieć. Dobra, co tam dalej jest? Polska-Anglia, remis sprzed 3 lat na Wembley. To jest ten remis wembleyowski, czy to jest stadion narodowy? Nie, to jest na narodowym. 1-1 z Anglią. Mieliśmy dwa remisy z Anglią w XXI wieku. No to nie były wybitne widowiska, natomiast w 2-2-1 były momenty pressingu. I Michał Zachodny o tym mówił w tej debacie z Sołziarze Brzęczkarze. Czy za sam pressing warto dać to gdzieś wyżej? Uwaga, wykonuję fotografię po to, żeby podzielić się nią z wami. Wykonałem fotografię i teraz będę się dzielił nią z wami. Uwaga. Dobrze pamiętam? Tak, Smiles in Polish słynne. Dziękuję. Proszę to wrzucać na poziom przynajmniej trzeci. No jednak, panowie, piłka nożna to są emocje. Piłka nożna to są wspomnienia. Piłka nożna to jest to, co z nami zostaje po już końcowym wisku sędziego. Co siadamy potem sobie kulturalnie na śniadaniu i mówimy, no było jak było, ale Glik nie dawał w kaszę sobie dmuchać. I jak Anglik cisnął, to Glik go stopą uzdrowił, czy tam Kazacha. Nie pamiętam, w którym meczu Glik takie moce swoje pokazał. Więc no tutaj no ludzie kochani, no remis z Anglią, z którą nam się wygrywa tak często, jak nam się coś dobrego dzieje w kraju. Nie aż tak po, którym meczu, z Anglikami któryś z Anglików zarzucał rasizm? Kyle Walker, nie? To chyba ten był. Chyba był ten, Kyle, tak, Walker, bo... Kyle Walker tam się spłakał. I Cezary Kulesza wszystko wyjaśnił pięknie wtedy, że byliśmy z niego dumni, więc no to są takie czasy, kiedy nawet Cezary Kulesza wypadał na obrońcę polskiego futbolu, więc no wysoka półka, jeśli chodzi o osiągnięcia również organizacyjne, ten mecz z Anglikami. No i chyba bramka w 90 minucie tam była dla Polski na 1-1, więc no nic tak chyba nie cieszy jak bramka w 90 minucie na 1-1, co powoduje emocje. No i rzeczywiście te dyskusję dnia następnego, że to był ten Glik szarpnął, bo to był ten poziom dyskusji następnego dnia, że Glik, tak jak właśnie powiedział Kuba, nie dał sobie w kaszę dmuchać, po prostu no to dużo, to jest jednak dużo. Bramka w 90 minucie i dyskusja o tym, że Glik nie dał sobie w kaszę dmuchać, to jest przynajmniej trzeci tier. Czat sprostował, że to zdjęcie, które pokazywałem, było z meczu z Hiszpanią. Natomiast ja w takim wypadku musiałem zaczerpnąć od razu tutaj wiedzy googlowej i znalazłem, bo wiem, że tam było dużo kultowych obrazków i proszę bardzo, to jest drugi. Jack Grealish, warty 100 milionów euro i Kamil, który mu intensywnie machy, ale lepsze jest to drugie, bo mamy tutaj właśnie ten rasistowski incydent. Kamil, proszę, szarpie bródkę panu Walkerowi. Bo pan Walker coś się sapał, a Kamil ustawił. Tak, tu się patrz, synku, i się nie denerwuj, bo złość piękności szkodzi, kochany Angliku. I Cezary Kulesza, który potem mówi, tak jest, Kamil, dobrze pojechałeś z nim, a nie tam, będą ci zarzucać coś.
Więc no to właściwie to wygraliśmy ten mecz. Tak. Bo trzeba tak to rozpatrywać jako zwycięstwo. Bo na boisku remis, ale moralne zwycięstwo. Dlaczego szarpnięcie za bródkę nie zostało znane jako bramka? No, dokładnie. Zwłaszcza, że jak zauważa jeszcze Michał na czacie, Glik wtedy grał bez kolan. Pamiętajmy, że Kamil Glik oczywiście zawsze miał jakąś mniejszą czy większą kontuzję, ale wtedy akurat miał poważną, ale to nie przeszkadzało mu, żeby ustawiać Kyle'a Walkera jak trzeba. Chyba trzeci tier rzeczywiście będzie. Bo tak piłkarsko to ja nie mam innych wspomnień niż to, że Kamil Glik był bardzo dobry i że Szymański, który z tego co pamiętam, to w zgodnej opinii takich ekspertów, którzy analizują Instata i tak dalej, chuja grał, ale strzelił gola, to bohater. No, słuchaj, bohaterów z Instata się nie rozlicza. To wiesz, w Instacie to byle Lewandowski może być dobry, a w piłce nożnej to się liczą bramki. Uwaga, dodaję tak zwany kontekst. Kamil Glik wypowiada się, bohater meczu. Pod względem charakteru byliśmy starą, dobrą reprezentacją, którą wszyscy znają. Oh. Czyli sam Kamil Glik mówi, był vibe 2016, ale dalej jest lepiej. W drugiej połowie Glik padł na murawę, gdy jego lewa noga ułożyła się w nienaturalny sposób. Jak przyznał, wygląda na to, że nie nabawił się poważnej kontuzji. I to jest dobre. To jest słowa dziennikarza. Wygląda na to, że nie nabawił się poważnej kontuzji. I Kamil Glik. Wydaje się, że jest okej. Okay. Mogę chodzić. Byłem w stanie dokończyć mecz, ale trener podjął taką decyzję. Nie mam tylnego więzadła w lewym kolanie, więc dobrze, że akurat w tej nodze doszło do takiego wyprostu. Prawe kolano jest zdrowe, więc mógłby być większy problem. Lewe i tak mam rozjebane, więc znaczy, że się coś tam zepsuło, nie szkodzi. Tam już ale Kuba, to z kolei każe pytać, jak feralna była siatkonoga przed mundialem, że Glika poskładała na dobre? Co to była za siatkonoga? Jak ekwilibrystyczna, że aż tak poskładała Kamila Glika? Najgorsze, najpiękniejsze fizybologie. On się zaplątał wtedy w tę siatkę i nie szło go oswobodzić już z tych uchwytów. Piękne jest to, że zdobylibyśmy złoty medal Mistrzostw Świata w 2002, gdyby tylko powołać Tomasza Iwana, i zdobylibyśmy medal Mistrzostw Świata w 2018, gdyby Glik nie grał w siatkonogę. Ja proponuję w niedalekiej przyszłości tier lista najlepszych gdybań polskiej piłki. Mielibyśmy czym tam szarżować. Przeczytam jeszcze jeden komentarz z czatu, bo no ważny jest w kontekście tego meczu. Bartłomiej Rosiak. Po tym meczu był złoty tweet Grega, że Grealish 2 godziny stał przed lustrem i poprawił fryzurę, a Glik tylko ogolił jaja, bo na spotkanie z pizdą tak wypada. Tweet Grega, który miał jakieś kilka tysięcy lajków w tamtym okresie. Pamiętam doskonale, ważny aspekt. No i ważnym aspektem jest to, bo to też pokazuje, że to był krótki okres, ale jakiegoś takiego pozytywnego vibe'u wokół reprezentacji Polski. Że w sensie właśnie następnego dnia nie było ci obojętne, czy oni wygrali, czy przegrali, czy miałeś to w dupie, tylko właśnie z ojcem gadałeś, ale ten kurde, tata, ale ten Glik to kawał Glika, no nie? Julek, i wokół PZPN-u tak samo. No to już, sorry Leszek, ale to już za dużo dla mnie, żeby aż to zapamiętać, że nawet wokół PZPN-u było dobrze. No to też świadczy o tym, że ten mecz było pięknie co najmniej, tak? Cezary Kulesza miał wtedy taki wizerunek, że nawet zastanowiłbyś się, czy nie chciałbyś z nim przysiąść do ginu. Szampana, adwokatu, jak ktoś oczywiście spożywa, trudno. Agencje PR-owe na całym świecie zastanawiały się, jak on to zrobił, że jest po prostu najbardziej pozytywnym człowiekiem w całej Polsce, Cezary Kulesza. No to jak dużo, to jak bardzo wielkim to był mecz. Panowie, i do tego jako człowiek z Wielkopolski muszę też dodatkowo zapunktować w tym meczu. Linia pomocy. Jóźwiak, Moder, Linetty, Puchacz. Czwórka wychowanków Lecha Poznań, jeszcze Jan Bednarek na obronie. Jednak ten Lech szkolić potrafi. To był chyba taki moment, gdy ludzie, którzy mówili, nie no dajcie spokój już temu Linettemu, to nie ma sensu. Sobie pomyśleć, może. No i Jakub Moder. To jest też jeden z ostatnich momentów, gdy mówimy Jakub Moder. To będzie to Zieliński i Jakub Moder. Jak Zielińskiemu tylko coś przeskoczy, Jakub Moder. Takiego środka pola to nikt nie ma.
Nic. Damian, wiesz, kogo ty świetnie Lech wyszkolił? Tego skrzypczaka, co go za darmo oddaliście do Jagiellonii. No. On jest ze cztery bańki wart. No, Mateusz Skrzypczak, chociaż z nim jest fajny, nie wiem, to pewnie na jakieś wątki ekstraklasowe, z nim jest fajna historia, jak nie docenia się chłopaków ciężko pracujących, a niekoniecznie takich, o których się mówi, zawsze mówi, że utalentowani. Dobra, było pięknie czy kadrowy top? Dla mnie trzecie tiarlista, mimo wszystko. No i dla mnie też było pięknie, bo to po prostu było pięknie. Następnego dnia budziłeś się rano i było pięknie. No poza tym, jeszcze teraz jest za świeżo, ale Damian Szymański skończy karierę, losowanie Anglii, a Damian Szymański tylko tak. Tak, pamiętam tego gola. Porozmawiam. Owszem, był taki gol, tak. Więc najpierw Damian Szymański zadzwoni do Sebastiana Milasu. Ja Sebastian, jak sprawić, żeby wszyscy pamiętali, że jakikolwiek gol padł z Anglią, to był mój. No. Nigdy nie, jak z tym citką wygrać? Jak tego Jana Tomaszewskiego, że to ja broniłem wtedy w 73? Jak to zrobić? Sebastian mu powie. Tak, trzeba zrobić. Powiedziałem sobie, dobra. Jak się nazywa to zjawisko, które zagościło wokół Cezarego Kuleszy i PZPN-u wtedy. Rally around the flag. Że się wszyscy jednoczą wokół flagi, bo nas atakują, nie że PZPN, nie że Kamil Anglika, nas, tu Polskę, w sam cios w serce polskości, kraju, który od zarania tolerancyjny, jak jeszcze była Rzeczpospolita Obojga Narodów w ogóle, a oni nam tutaj co? Sugerują, że Kamil Glik będzie tutaj ten, Kyla Walkera coś ciemiężył i wtedy mocna, twarda reakcja Cezarego Kuleszy, nastąpiło zjawisko rally around the flag. Pewnie czyta się to inaczej, ale specjalnie wpisałem w Google'a, bo pamiętałem, że jednoczenie wokół flagi to jest takie popularne zjawisko w tak. polityce i w wojsku właśnie. W Polsce mówi się też łapiemy się za bary albo coś takiego. Dobra, trzecie i pozostajemy przy Anglii. Anglia też remis 1-1, tylko z 2012 roku. Chyba... I też Glik z bani na kwadrans przed końcem meczu. Chyba najlepszy mecz w ogóle za kadencji Waldemara Fornalika, a pan Waldemar nie miał czym szastać. No wiesz, to tak byś powiedział, że as pik to najlepsza karta wśród pików. Remis ŁKS-u za Piotra Stokowca z kimś tam, chyba najlepszy z rezultatów w tej krótkiej kadencji. To co jeszcze było udane za Fornalika? To oni ja przegrali ze Stonią. Wasiliew strzelił gola. Za Fornalika Wasiliew nas postraszył. No to cofam to te trzy razy chyba. Najlepszy mecz kadencji Fornalika. Chcecie mecz symbol? To był, no może nie był symbol tamtej fatalnej kadencji, ale no to był jakiś dobry moment po zgliszczach. I wtedy, no nie powiem, że uwierzyliśmy w tę kadrę znów po Euro, ale no coś się działo. Poza tym działo się też na stadionie. To jest ten słynny mecz z kąpieliskiem na Narodowym, gdzie wszystko zalało. Te wślizgi na klacie kibiców, więc no coś z tego meczu zostało. No to nie, no na to pewno ten filmik. Czy to był mecz taki mit założycielski reprezentacji Waldemara Fornalika, po której wszystko miało już wyglądać dobrze i że to jest dobry trener, no ale tak po prostu nie było. Do tamtego czasu falstart z Estonią, wyjazdowy remis z Czarnogórą, no to cenny. Wygrana 2-0 z Mołdawią, dziś wiemy, że to jest bardzo cenne. Ogranie RPA, no i ten remis rzeczywiście z Anglią, więc układało się dobrze do tamtego momentu, później wszystko poszło źle. No to ja mam najbardziej ten mecz zapamiętuję z tego, że padało i na Narodowym mieliśmy dach, ale to, że go mamy, to nie znaczy, że go użyjemy. No przecież, no tak. No przecież to? Pada, nie będziemy zamykać dachu jak pada. Dokładnie. A co to piłkarze z cukru są, żeby ich rozpuściło i trzeba było przełożyć ten mecz. No to najbardziej z tego meczu pamiętam rzeczywiście ten filmik, ten słynny podkład ze Słonecznego Patrolu, tych dwóch kibiców, którzy po prostu uciekają tym ochroniarzom, na końcu wślizg w bramkę. Zupełnie nie, szczerze? Patrzę nawet teraz na składy, nic z tego spotkania nie pamiętam. Zero wspomnień. Paweł Wszołek wtedy grał i był postrzegany jako młody talent, duża nadzieja reprezentacji Polski. Mija 12 lat i są tacy, którzy mówią, może tym Wszołkiem, może on odmieni oblicze tej kadry. Tyle się zmieniło. Właśnie. Ja też jeszcze, no nie, nic nie pamiętam. No, widzę, że tam Rooney grał w tej kadrze i Gerrard, no to jakieś dwa nazwiska.
Ja mam czarną plamę, no nie wiem, może sobie po prostu kadencję Fornalika z umysłu wyprułem, ale... Znaczy to był niezły mecz, ale rzeczywiście, no po prostu solidny. To nie było jakieś takie wyżebrane 1-1, tak? Tylko rzeczywiście solidny mecz, zasłużony 1-1, tak to pamiętam. Wiecie, co mnie denerwowało? To był sam środek takiej totalnej polityki, że kibice i to, co robią, to jest dramatyczne zło i powinno się ich w ogóle najchętniej wszystkich deportować. A tam latają sobie normalnie po murawie goście i wszyscy zachwyceni. I setki memów. Mówię, no kurde bele. No to nam naprawdę jak ktoś śmiecia rzuci na ten, na chodnik, to wlepiają po 500 mandatu, a tutaj wszyscy zachwyceni. I słuchajcie, pamiętam... bo a propos tych wślizgów na klacie, to jest bardzo dobry komentarz. Konrad Hornowski. Ten mecz to był mit założycielski miasteczka z mojej okolicy. Łosic. Bo tych dwóch wślizgających było z Łosic. I wszyscy byli w niebo wzięci tak bardzo, że chciano nazwać powstające rondo ich imieniem. Dobrze, dobrze. Ja tak, kurczę, jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy to nie był czas, kiedy w ogóle ja i wielu mi podobnych nazywaliśmy reprezentację Polski reprezentacją PZPN? I wydaje mi się, że tak. I nawet jestem pewny teraz, bo patrzę, że Eugene Polański dostał żółtą kartkę w tym spotkaniu. Więc będę konsekwentny w swojej decyzji i wstrzymuję się od głosu w głosowaniu na ten konkretny mecz, ponieważ wystąpili tu Obraniak, Polański i inni ludzie, których nie chciałbym widzieć w reprezentacji. Z takim podejściem do reprezentowania, jak oni mieli, jak miał Ludo Obraniak. Więc jako, że pamiętam tamten czas właśnie w taki sposób, to mnie nie rusza ani, że to Anglia, ani, że to 1-1 i inne takie pierdolety. Dla mnie dobry mecz to max. A nie myślisz, że ten, że Ludo Obraniak to ma kawalerkę w Nowym Tomyślu teraz? I mówi, kurczę, do Nowego Tomyśla w sierpniu, jak sobie pojadę, to Polski ojczyzny mojej. Tak, tak, tak. Do Bukowca tam zajrzeć, do Boruji Kościelnej. W Boruji Kościelnej jest w ogóle klub, który nazywa się Borussia Boruja Kościelna. O. I mają żółte barwy, tak jak Borussia. No. Dobry mecz, może być dobry mecz, chyba tak, chyba aż tyle to nie, no, jednak ciężko to całkowicie oderwać od całej kadencji Waldemara Fornalika, która była taka, że jak Waldemara Fornalika pytasz o czasy reprezentacji Polski, to mówi, nie rozmawiam o reprezentacji Polski. On już wessał. Nigdy nie pytaj serbskich poetów, co robili w 90-tych, 90-tych, nie pytaj Waldemara Fornalika o reprezentację Polski, naprawdę nie pytaj. Dobra, no poza tym to też, kurde, ja wiem, że nie ma co mierzyć klasy rywala na przestrzeni lat, ale to nie była najlepsza Anglia w XXI wieku. No, więc... patrząc na nazwiska, to znasz Z4. Hart, Cole, Rooney i Gerrard. A reszta to jakaś tam, no dobra, grał w ten Premier League, no ale kto w tym Premier League? Moder gra w Premier League. To. Nie, no po prostu mieli średnio udane te wielkie turnieje pomiędzy, nie? Też. Tak. Tak, Mundial 2024 chyba z grupy nie wyszli. No, dobra, czyli tylko dobry mecz, a teraz przechodzimy do jednych z piękniejszych turniejów polskiej kadry. Zahaczymy, no zaczynamy od tego najbardziej gorzkiego. Leszek mówił przed chwilą o tych historiach, co by było gdyby, myśmy tą Portugalię na Europie przynajmniej. Już do dziś ja chodziłbym był łysy, bo bym sobie zostawił tę pazdanową fryzurę i by mi się spodobało. Ronda Kamila Glika, Kościół Bartosza Kapustki, Robert Lewandowski już teraz prezydentem, tak jak Leo Benhakker, tu trochę w Feyenoordzie, tu w kadrze, Lewandowski tu trochę pogra w Barcelonie, tu wyda dekrety. Jezu, co by się działo, ale czy mecz z Portugalią był realnie dobry? Tak. No, tak. Otóż tak. I to jest dla mnie duża wątpliwość w kontekście tego, jak go zestawić z meczem ze Szwajcarią, bo wydaje mi się, że byłoby niewłaściwe, nie do końca zgadzające się z faktycznym osądem, gdybyśmy Szwajcarię wrzucili wyżej niż Portugalię. Jesteś tak... pewien? Jednak zwycięstwo. Ja wiem, że z Portugalią graliśmy lepiej, szczególnie na początku, ale ostatecznie... Później to wyglądało podobnie od strony... Wspominamy właśnie i tu wracam do tego, od czego zaczęliśmy. Gdzie tutaj wyważyć to, co się tak naprawdę zdarzyło? Bo jeśli chodzi o ocenę samych meczów, to nigdy
później i nigdy wcześniej w XXI wieku nie zagraliśmy z tak mocnym rywalem na tak dalekiej fazie, osiągając taki wynik, czyli remis po 120 minutach w takim stylu, czyli momentami Portugalczyków po prostu spychając do obrony. Wydaje ale mi się, to tylko że... na początku, Kuba. Później to wyglądało dosyć normalnie. Tak jak no, Szwajcaria. Wydaje mi się, że na tle tego, jak momentami ze Szwajcarią przebiegał mecz, bo te akurat mecze oglądałem i wydaje mi się, że w miarę pamiętam, to gdybym miał czysto oceniać, gdzie zagraliśmy lepiej przez te 120 minut, to bym dał wyżej Portugalii. Ale karne to część meczu. No tak, tak. To też jest prawda, że karne to część znaczy, meczu. Ja się zgodzę z Leśkiem pod takim kątem, że widać, że Kuba bardzo uważałeś na lekcjach historii i to się akurat chwali, żeby nie było, ale może nowemu pokoleniu przekazujmy, że powstanie styczniowe to nie było nic fajnego. Jakby nie. Powstanie listopadowe, głupota totalna. Powstanie warszawskie, chwała bohaterom, hańba tym, którzy to zaplanowali. Jakby ja dlatego nie chcę iść w stronę tego, że porażka koniec końców ma być wyżej niż zwycięstwo. Więc dlatego jakbym chciałbym zwalczyć ten nasz trochę romantyczny mit zwycięskiej porażki, bo porażka nie jest zwycięska, bo się nazywa porażką i symbolizuje porażkę. Znaczy, tu jest jedna zasadnicza też kwestia, że sukcesem tej porażki z Portugalem jest to, że w ogóle znalazła się wśród najlepszych meczów reprezentacji Polski w XXI wieku i to jest to. To jest jedyna porażka ostatecznie, którą będziemy omawiać i to jest jej miara. Tak, to jest rzeczywiście to było tak miara, późno, ale tak blisko. Tak jak na tym turnieju Adam Nawałka był perfekcyjny, w sensie nie popełnił żadnego błędu, jeżeli chodzi o ustawienie, zmiany, wszystko, to w tym meczu popełnił jeden, jedyny błąd. Karne. Na karne powinien wejść Boruc. Boruc na karne. Na karne potrzebujesz wariata. I mieliśmy zmiany, to nie to, że nie mieliśmy możliwość zmienić Boruca na te karne i to był jeden, jedyny błąd Nawałki, jaki popełnił. Ja nawet nie mówię o tym, że Błaszczykowski strzelał, to nie był błąd, bo to nie był błąd taktyczny, ale nie wpuszczenie Boruca na karne to był giga błąd. Przecież Artur Boruc, jakby mu Nawałka powiedział, że na karne wchodzisz Artur, to przecież on by tego Ronaldo, to by przecież on wziąłby i go zjadł po prostu. Pamiętajmy przy tym, jak Boruc by bronił tę kardę tylko nogami, bo rękami to aż byłoby głupio. I to mnie najbardziej boli. Nie boli mnie karny Błaszczykowskiego, boli mnie brak Boruca. Jeszcze kwestia tego, jak Portugalczycy podchodzą do sprawy, bo ja muszę przyznać, że trochę poczytałem, trochę posłuchałem wypowiedzi różnych ludzi, że to ma wpływ, że jak wprowadzasz bramkarza na karne, to ci strzający, nawet jak nie wiedzą, kto to jest, jednego anonima zmienia drugi anonim. Ale mówię, kurde, wprowadzałem specjalnego bramkarza na karne, o w dupę, no teraz też się zacząłem stresować. Do tej pory byłem spokojny, ale teraz też się zacząłem stresować. Nie, no, ale jeszcze, też to wiesz, wprowadzasz Artura Boruca na karne. To nie był anonimowy jakiś piłkarz. No przecież myślę, że analizując kadrę wiedzieli, jak Portugalia robiła sobie tam zestawienie polskich piłkarzy, to tam był napisany wariat. Nie, to jest jakiś, to jest nienormalny koleś. W ogóle uważajcie na niego. Przecież Cristiano Ronaldo, to by się bał mu spojrzeć w oczy. A już nie mówię o jakichś tych młodszych piłkarzach. Ja mówię o Cristiano Ronaldo, tym najbardziej doświadczonym piłkarzu. Także mnie po prostu w tym meczu to strasznie boli. Ja chciałem jeszcze zauważyć, że podczas meczu Polska-Portugalia miała miejsce najładniejsza akcja polskiego futbolu od czasów, jak w 74 Gadocha biegł po skrzydle i do środeczka i tam szarmach głową. Nieważne, że nie strzeliliśmy z tego gola. To są didaskalia. To są nieważne kwestie, ale ciach, pach, piłeczka chodzi. Nigdy tak nie chodziła. To był ostatni raz, kiedy poszło. Że ta akcja polega na tym, że tam chyba są 4 albo 5 podań z pierwszej piłki. To nie jest tak, że piętka, nie wiem, tu, między nogami, wreszcie. Tutaj. Nie, czy kamera tego nie obejmuje na tym gifie, który jest najbardziej popularny, ale Kamil Glik tańczy walca tam z tyłu. Tam naprawdę dużo się dzieje, bo cała drużyna pracuje jak jeden organizm i każdy robi coś charakterystycznego. Ktoś tam na prawym skrzydle wymyśla właśnie nowe lekarstwo. Ktoś drukarkę 3D robi crash testy. A ci, którzy są zaangażowani z piłką, pach, 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 pach. Polskość w 100%. Szkoda, tak, że tak rzadko prezentowana. Ja powiem wam, kiedyś grałem z takim gościem na swoim podwórkowym boisku i kiedyś zrobił jakąś taką akcję i powiedział, kurde, nie wiedziałem, że jestem taki dobry.
I tak właśnie było z tą akcją, że my mieliśmy duży szacunek do reprezentacji Polski Adama Nawałka, ale nie wiedzieliśmy, że nie mogą grać tak dobrze. I to był ten błąd, to było to opuszczenie gardy z pokory w tej akcji. Uwierzyliśmy za bardzo, że jesteśmy tacy dobrzy, że już klepeczka, że już tam chyba był słupek ostatecznie, nie? Że już będziemy tak grać z Portugalią. To był ten błąd, ta akcja. Trzeba było zagrać dośrodkowanie po prostu i byłoby wszystko dobrze. I też cała narracja tego turnieju, że kurde, dobrze nam idzie, dobrze gramy, tylko Lewandowski jeszcze musi zacząć strzelać. No i strzelił z Portugalią i odpadliśmy, ale no to chyba najlepszy mecz lewego na tym turnieju. Trzeba się zastanowić. Ja bym celował w kadrowy top pod względem rangi, rywala i tego, jak długo byliśmy w stanie wytrzymać z tym dobrym wynikiem. No tu będziemy się kłócić, bo ja rzeczywiście jestem bliżej Julka, że jednak no, to jest porażka. To ja przegrałem. Kadrowy top z uwagi na to, że to ćwierćfinał. Że to ćwierćfinał i generalnie no jak rozumiem ten argument, że karne to część meczu, ale bukmacherzy rozliczali ten mecz jako remis. Więc... Znaczy mi się tylko wpisuje po prostu nawet w zdanie o tym meczu. Było pięknie do momentów karnych. No i to już nawet się zdanie pisze. A nie uważacie, że na naszą korzyść działa to, że byliśmy oszukani w rzutach karnych? Przecież byśmy wygrali karny, gdyby nie to, że nas sędzia oszukał. Chyba, ale nie wiadomo, czy oszukani, może powtórzą ten karny, także wiesz, to tak już mówisz, jakby to wyjaśniło. Ale powiem wam, że to był ten piękny, dzisiaj zresztą poświęcę temu środowy swój tekst. Już teraz zapraszam, bo właśnie go przerzucam w wolnych chwilach do panelu. Jak mrugam, to wtedy właśnie przerzucam do panelu ten tekst, że zauważcie, kto najbardziej zaciekle, najbardziej zdeterminowany sposób walczył o powtórzenie tego karnego Jakuba Błaszczykowskiego, strzelanego na bramkę Juia Patricio. Tak się czyta z portugalska jego nazwisko, powiedział mi o tym Tomek. I kto najbardziej tworzył szum informacyjny wokół tej sytuacji? To był Twitter nastolatki, Twitter Julki. Twitter Julki, momentami trochę wyśmiewane, wyszydzane. Wtedy jeszcze pamiętam te czasy, kiedy ten Twitter była banieczka piłkarska, gdzieś daleko, właśnie w innej rzeczywistości była bańka z nastolatkami, które tam traktowały to trochę jako gadu-gadu, trochę jako MySpace'a. I te dwie bańki się połączyły, bo Julki się dowiedziały, że zostaliśmy oszukani, my Polacy, że Jakub Błaszczykowski został oszukany, nasz Kuba. I one oznaczały UEFA, FIFA, prezydenta, wojewodę, Baracka Obamę, Donalda, wszystkich oznaczały i tak proszę coś z tym zrobić, proszę pana, zostaliśmy oszukani, proszę z tą UEFA zrobić porządek, z FIFA. I one walczyły. I niektórzy tak się śmiali, o, ale naiwniak. A ja mówię, to jest siła właśnie. To jest siła wielkiego turnieju, to jest siła futbolu. Dlatego, nawet... wiesz co, to pytanie teraz o Żugajki na konferencji prasowej, to jest dobry moment, żeby scalić znów te społeczeństwa, bo te piłeczka plus Twitter Julki to ma naprawdę dużą moc. No nie można scalić. My musimy poważnie rozmawiać o piłce nożnej. Takie pytania nie przystoją zadawać kapitanowi Robertowi Lewandowskiemu. Strasznie niewygodnie mi się tu siedzi z tym kijem w dupie, ale jestem dziennikarzem, więc niestety nie mogę zrobić niczego innego. Tylko sportowy, że nie wolno. Moim zdaniem kolejna konferencja to jest tak. Przychodzi profesor Dragan, 3 pytania o fizykę kwantową do Roberta Lewandowskiego. Jacek Bartosiak tutaj zada trenerowi o geopolitykę. Jakie tam są układy i przepływy strategiczne. I na sam koniec idzie ten profesor Bralczyk i tutaj porozmawiają o ewolucji języka od późnych lat 80. do XXI wieku. To nie wiem już z kim tam mogą porozmawiać. No może ze Szczęsnym. I myślę, że takie dyskusje powinny być na konferencjach. A jedno pytanie, które jest zabawne, żartem? O nie. Bartosz Słomski pisze, moja żona spytała się mnie następnego dnia, czy słyszałem, że mecz zostanie powtórzony. Jak ona się w pewnym stopniu zainteresowała piłką, to był wielki mecz. No tak. Więc dobra. Przynajmniej trzeci poziom w takim układzie, bo to, że to było duża rzecz rzeczywiście. Ja kupuję ten argument Julka na trzecim poziom, czyli że było pięknie, ale... Bo kadrowy top był, jeśli chodzi o poziom, do którego dotarliśmy, ale dotarliśmy tam dzięki spotkaniu ze Szwajcarią i dlatego on pewnie będzie wyżej. No trudno. Jeśli zostałem przegłosowany, to nic z tym nie poradzę.
Dobrze, czyli Portugalia ląduje na trzecim tierze, a teraz 0-0 z Francją. Kuba się śmiał, że a, tu pewnie jakieś zwycięstwa, tyle meczów wygraliśmy. No, w połowie stawki jest mecz z Francją. Mówiąc zupełnie szczerze, nie pamiętam tego spotkania. My z Jerzy Dudek, tak mecz w kadrze. To jest jedyny dobry mecz Jerzego Dudka w kadrze, ale rzeczywiście nie jest to mecz, o którym długo będziemy gadać. To jest taki mecz imienia wszystkich sparingów, które graliśmy z dużymi reprezentacjami i którymi meczami my się jaraliśmy, a oni mieli to w pompie. Tak. No, dokładnie. Była na przykład wygrana z Argentyną w XXI wieku, na którą Argentyna wystawiła piłkarza Legii Warszawa. A my się jaraliśmy tą wygraną. To było 3-1 imienia Cabrala. I tu jest to 0-0, natomiast rzeczywiście ja pamiętam ten mecz. Jurek Dudek dokonywał cudów. No tak się akurat nieszczęśliwie złożyło, że jedyny dobry mecz Jurka Dudka to jest sparing z Francją, a nie na przykład mecz z Łotwą. Czy jest piłkarz w ogóle, który miał równie dobrą albo porównywalnie dobrą karierę zagraniczną z równie słabą prezencją w kadrze, jeśli chodzi o Dudka? Bo, Warzycha. No Warzycha, okej, okay, będziemy wspominać tego Warzychę. Milik miał swoje momenty i to takie okresowe, nie że punktowe, ale okresowe, ale ciężko mi znaleźć. Kurde, no Linetty, mimo że tam miał pierdyliad meczów Serie A, no to jednak nie był gwiazdą Serie A, Dudek miał sukcesy w Lidze Mistrzów. Znaczy, ja powiem szczerze, to 0-0 to trzeba było wyrzucić z tej listy, brakło nam dyskusji wczoraj. A jak już jest, no to trudno, dajmy je do dobry mecz i tyle. Tak, no to nie dobra, wiem, tutaj lecimy dalej. A tam tak. Zidana nawet nie było w drugiej linii, bo pewnie nawet na ten mecz nie przyjechał, bo szkoda było dresu zakładać. Zidan nie wiedział, że ten mecz jest grany. Później patrzy, czyta gazetę, patrzy, a to jakiś mecz zagrali bez niego. Myślał, że w futsalu. Nie, albo Zidan powiedzieli, ty Zidan, słuchaj, jest powołanie, bo z Polską gramy sparing. A on mówi, a no kurde, dresy akurat mam w praniu. To nie wyschną, nie da rady, no bo to żadna te... Namoczyła bardzo te. To nie przyjadę. No nie, dajmy sobie spokój z tym meczem, bo to jest. Tutaj czat podpowiada, że to jest magia z uwagi na anegdotę podczas rozmowy motywacyjnej. To nie wiem, czy to jest ten mecz, bo wcześniej było moim też zdaniem, coś. Moim zdaniem to nie będzie ten mecz, bo to jest tak. Sprawa Engela. A Engela już wtedy przecież nie było, więc. Jest no wcześniej 1-0 z Francją za Angela. No, więc to by było tak. To by było tak. Dobra, nawet koniec to... tego meczu. Najbardziej magiczny moment. Ja myślę, że Dudek w tym meczu na 0-0 nawet nie zagrał i Leszek konfabuluje. Więc nie było tam absolutnie nic ciekawego, nawet wynik był nieciekawy. 0-0, dobry mecz. Idziemy dalej. 1-1 na Euro z Hiszpanią. Gdybyśmy awansowali, to ten mecz spokojnie byłby gdzieś tam drugi, trzeci moim zdaniem. Ja wiem, że mieliśmy szczęście w tyłach, ale momentami potrafiliśmy poboksować się z tymi Hiszpanami i jak sobie myślimy o tym, jak można, bo my z Hiszpanią to zawsze mamy albo jakieś bęcki, albo jakieś nieszczęśliwe porażki. To jest zero zwykle, mi się kojarzy z Hiszpanią. Na przykład takie lanie. Gdybyśmy awansowali, to ten 1-1 z Hiszpanią miałby vibe Szwajcarii z Euro 2016. Nawet więcej. Taką... Nawet więcej, bo rzeczywiście, zobaczcie, Niemcy. Wszystko... Vibe Niemców, remisu z Niemcami. A ja myślę, że nawet więcej, bo wszystko się zgadza. Jest Glik, Smiles in Polish, jest wystawienie najmłodszego zawodnika w historii Euro, super talent Kacpra Kazłowskiego jeszcze przed zostaciem zniszczonym przez Belgów. Jest wreszcie Wojtek Szczęsny, który się budzi. Jest dobry Robert Lewandowski. No naprawdę wszystko się w tym meczu tak naprawdę, wyjazd, przywieźć punkty z Hiszpanii w ważnym meczu, to się nikomu nie zdarza. Ja nawet jak gramy w Żużel, nawet w Żużlu przegrywamy z Hiszpanią na wyjeździe. No, tak, generalnie jedyne co mnie tutaj trochę powstrzymuje przed tym, żeby ten mecz jakoś bardzo mocno pompować, to jest to, że on jest już tak przepompowany. Bo momentami on urasta, zwłaszcza w dyskusjach z sąsiarzami, że tak, ale jest Hiszpania była rozjechana, o Boże, ja pierdykam. Pamiętacie, jak Sergio Ramos podszedł i powiedział tak, Robert, przestańcie nam już strzelać, bo potrzebujemy przynajmniej 0,5, żeby awansować dalej. A słuchajcie, a ten młody to kto to jest? Bo ja widziałem się kiedyś z Kylianem Mbappé i on jest gorszy, a ten młody od was jest lepszy. Bo ten mecz został tak wypompowany przez tych, którzy byli zapatrzeni w Paolo Souza,
że mnie to momentami trochę irytowało. Bo ja rozumiem, fajny wynik, momentami fajna gra, ale nadal to był raczej, gdybym miał to zestawiać z jakimiś meczami, które odbyły się niedawno, ŁKS Raków z ubiegłego weekendu. Dobra, no okej, okay, jest remis, pachniało nawet może zwycięstwem, no ale Raków XG 4,40, no Boże Święty, to jest bardzo, bardzo dużo. A mogło to na pewno wyglądać inaczej, gdyby nie bramkarz i brak skuteczności też rywala, bo to ważny. Ja mam tylko jedno, że to Sergio Ramos nie grał w tym meczu, to nie mógł się pytać o Kozłowskiego. W ogóle jak patrzę na skład tej Hiszpanii, znaczy nie to, że ujmuję, żeby nie było, ale nam się wydaje, że w tej Hiszpanii to był tak. Morata, Xavi, Iniesta, Sergio Ramos, De Gea i tak dalej. A to jest tak, na bramce Simon. Nie mam pojęcia, co to w ogóle jest. To nie, chłopa wzięli chyba po prostu, bo akurat był na wycieczce na Euro. Obrona to Lorente, Laporte, Torres, Alba. Okay. Pomoc Koke, Rodri, González. Kim jest González? Napad Gerard Moreno. Who the fuck is Gerard Moreno? Morata, dobra. Nie, Steven Gerard Moreno. I Olmo. Grał jakiś Olmo. No to ten... Wiesz co, Julek, ten argument by mnie przekonał, ale problem polega na tym, że ten skład Hiszpanii mówiłby ci wiele, gdyby tam grał na przykład Carlitos i nie wiem, jeszcze na przykład Gual, to wtedy byśmy no to i tak, to kojarzę. Mocny. I Jordi Sanchez jeszcze tak, na drugą połowę, żeby pomachać. Wiemy, że studiowałeś ekstraklasę, a nie zagraniczną piłkę. Tam ten Rodri, ten Rodri właśnie... w środku pola, co tam grał, to on został chyba najlepszym piłkarzem poprzedniego sezonu wszędzie, w Lidze Mistrzów. No dobra, ale wtedy to on wie, co robił. To on wtedy w tym roku, to zaraz ci sprawdzę, co on robił. Nic na pewno nie robił. Manchester City gra w środku pola. Jordi Alba nie robił. Całkiem niezły. Natomiast ja bym chciał... 80 milionów go kupili? Kto by tyle dał? Jakby był dobry, to by grał w Stali Mielec. Chciałbym was zapytać o jedną rzecz. Ile celnych podań wymieniła waszym zdaniem ta ofensywna, kreatywna, doskonale wyszkolona technicznie, ofensywna maszyneria Paolo Sousy? No pewnie, można się pomylić o 50. Dużo. 120? 150 dokładnych podań wymieniła ofensywna maszyneria Paolo Sousy w meczu założycielskim. W tym micie, który napędził całą tutaj, tak, Paolo, prowadź, bo ci ufamy. Ponad jedno dobre podanie na minutę. To jest a to nie jest ten mecz, jeszcze powinien być karny na Zielińskim? No właśnie. Tak, ale natomiast jest to też mecz, gdzie Hiszpanie chyba też mieli, nie pamiętam co, ale pamiętam, że bardzo czuli się pokrzywdzeni chwilami. No, ale tak, jeśli chodzi o to, ile Hiszpania wymieniła tych podań, no to było ich 660, czyli trochę więcej. To mówię o dokładnych, bo mieli też niedokładne podania, no, o dziwo, niespełna 90. 11 strzałów na naszą bramkę, tylko jedna interwencja Unaiego Simona, jeśli chodzi o pracę golkipera Hiszpanii w tym meczu. Podoba mi się, że w bibliotece PZPN-u, na Łączna z piłka, jest wycinek akurat z Weszło, który zaczyna się od wydusiliśmy to. Nie jest to jakieś ależ mecz, tylko wydusiliśmy to. Ja nawet nie wiem, czy ja tego tekstu nie pisałem. Mogło tak być, że to ty to pisałeś. Dobra, mam do was pytanie, bo w tym meczu grał Mateusz Klich. Co się dzieje z Mateuszem Klichem? Czy on jeszcze istnieje? On się zestarzał, to jest kilka lat od tamtego czasu. Gra w koszykówkę w DC United. A, do Stanów poszedł, dobra, bo mi jakoś zniknął z radaru. Może dlatego, że nie wiem, jak Klich gra w koszykówkę na materiale promocyjnym DC United, więc po prostu nie kłamałem. Klich gra w koszykówkę. Dobra, to jeszcze jedno, trudne, teraz będzie trudne, bo on jest chyba młodszy. Co z Puchaczem? To on też już... No jest powołany. Jest powołany. Na kadrę przyjechał, kolczyki sobie zrobił. Gdzie widziałeś ty? Ile się pozmieniało poza ekstraklasą? W Unionie Berlinie gra? Nie. W Düsseldorfie? Nie. W Norymberdze tak. Dobra, obecny klub Kaiserslautern. A, w Kaiserslautern. To inne to jest to samo co Norymberga i Fortuna Düsseldorf. To jest to samo. Ten jeden sam klub.
Oni mają po prostu Berlin. Mam jeszcze jedną dobrą wypowiedź. Paulo Sousa, sam selekcjoner. Dzisiaj mieliśmy to, czego nam zabrakło w meczu ze Słowacją. Oczywiście mówię o szczęściu. Albo 11 zawodników na boisku. Wystarczyło mieć 11 piłkarzy. Ale to jest też mecz, w którym Lewandowski zmarnował dwie okazje. Więc w sumie pachniało 2-1 nawet. Tak, to powinniśmy to wygrać. I karne jeszcze dla nas. Ja tu czuję 5-1 dla nas tak naprawdę. 3-1, tak. 3-1, były karny i dobre sytuacje Lewandowskiego, to już 3-1. Honorowe 3-1. Świderskiego, Lewandowski trafia w Simona. Taki jest ten. Tak. Paul Modera ten, na Moreno. Moreno marnuje rzut karny. Niecelna dobitka Moraty. No, wszczęsny ratuje zespół po akcji Moraty. Pokaż więcej multimediów. Moreno z wolnego. Niedobrze. Szansa Moreno, tylko boczna siatka. Okazja Moraty, broni Szczęsny. Torres główkuje obok bramki. Przejdź do tego karnego dla nas. Przejdź do karnego dla nas. Jest. Zieliński pada w polu karnym, a nie ma faulu. No nie wiem, magia czy tak? Top. Ja bym dał top. Wiem, że mieliśmy tam 20% posiadania piłki, ale mieliśmy. Albo nawet by to było pięknie, bo w sumie tak naprawdę nic nam nie dał ten remis. Odpadliśmy w grupie. Ale sam w sobie, no to jednak był mecz na wyjeździe z wielką reprezentacją na ważnym turnieju. Ja bym dał topie. I to nie było tak, że Hiszpania już sobie awansowała i w ogóle mogła robić... A ja czuję absmak, kiedy Portugalia jest pod tym. Natomiast no... Rób to jak chce ta. Ja bym dawał to przynajmniej na poziomie Portugalii. Czyli było pięknie. Dla mnie top. Kurde... Jakby Czechu Portugalia tak była na neutralnym terenie. Hiszpania na wyjeździe. Mecz z Hiszpanią na wyjeździe. Kurczę. Dla mnie to jest top. Kurde. Ja nie wiem. Ja się zagubiony, bo mi tutaj Olki namieszał w głowie i teraz... Czy mnie Kuba przekonał, że to nie jest w ogóle najwyższy tier, tak? Tym, że wymieniliśmy 150 podań i tak dalej. To ja tutaj też już się zgadzam, że obniżyłem swoje oczekiwania, ale jednak... Przyznaję, że nawet choć to z Paulo Sousa, to jednak pamiętajmy, Hiszpania to jest derbowy rywal. Więc ja bym tutaj dał jednak ten drugi tier. Możemy dać na top pod tym względem, że rzeczywiście Hiszpania nie miała zapewnionego awansu do kolejnej rundy i ona też tutaj grała o pełną pulę. Nie to, że sobie ten mecz mogli odpuścić. No dobra. No bo niech czat jest strzygnie. Czat jest... na piąty tier. Tak, że tylko dobry mecz. A później jest top albo było pięknie. To czekajcie, zrobimy szybką ankietę. Dobierzemy pod uwagę trzeci i czwarty tylko. Top tak. Albo było pięknie. Jestem sam ciekawy, co wyjdzie. Moim zdaniem nie może być wyżej niż Portugalia. Ja też tak myślę, że... Zrobiłem ankietę, więc szybko... Ale Portugalia jest meczem przegranym. Mecz z Hiszpanią nie jest meczem przegranym. Przegrany został dopiero ze Szwecją i jego nie ma na tej tier liście. Pamiętajcie o tym. Mecz z Hiszpanią nie został przegrany. Mecz z Portugalią został przegrany. Może być wyżej, moim zdaniem. Zaraz czat nas... No, na czacie jest demolka na rzecz było pięknie, czyli trzeciego tier. Czat zgadza się chyba z tezą, że nie może być wyżej niż ten z Portugalią. Dobrze, to jest czatu program. Dobra. No to skoro to kończymy ankietę, skoro jasno pokazaliście i... Polska, Irlandia. Tu jest ten rzeczony błąd. Wygraliśmy z tą Irlandią w 2015. Tu jest na tabeli, na grafice jest 2-2, ale tam było 2-1. Brzydki mecz, ale taki mecz, który mi przynajmniej udowodnił, że jak coś może się zesrać w meczu piłkarskim, to niekoniecznie nam. Mati, jak możemy, dajmy w ankiecie bez błędu. Irlandia 2015 to jest 2-1 dla nas. Tak. Muszę sobie odświeżyć ten mecz, bo w sumie... To jest ostatni mecz eliminacji Adama Nawałki, gdzie niby nam bardzo dobrze szło, ale wciąż była szansa, żebyśmy to wszystko zesrali. I nie zesraliśmy, pewnie dowieźliśmy awans na Mistrzostwa Europy. Po prostu. To nie było jakieś wybitne spotkanie, ale ile razy polskie drużyny generalnie nie potrafiły donieść w ostatniej chwili, że coś się działo, że już wszystko miało być dobrze, a jednak nie było. A tu pełna kontrola z Irlandczykami, zwycięstwo, świętowanie. Później był Andrzej Duda, tańczący chyba w kółku z piłkarzami. Będzie się działo Sławka Peszki, przez twoje oczy zielone. To wszystko jest ten mecz. Mhm. No to jest chyba najbardziej taki
najmniej Lewandowski gol Lewandowskiego w kadrze, czy jakiś wślizg, dupą w ogóle ze słupkiem wjechał, tam w ogóle ten stały fragment to jest jakoś koszmarnie wykonany. No, a to nie było ze Szkocją? Ja byłem przekonany, że z Szkocją był ten gol siłą woli. Wiesz, że to, to był ze Szkocją. A z Irlandią? Czekaj. Z Irlandią to jest koniec eliminacji na walki. Koniec eliminacji na walki, gdzie wszystko jeszcze może się spierniczyć. Musimy wygrać. No i wygrywamy pewnie, spokojnie. Andrzej Duda, szampany, święto. Sławek Peszko, będzie się działo. Koszulki, tak. Radość, euforia. Jedziemy na wielki turniej. Przypomnijmy sobie, jedziemy na wielki turniej pierwszy raz, nie wygrywając go w chipsach od 2008 roku. To jest długa passa, zamykamy bardzo długi okres, ciemny, bo nawet Euro 2012 to są ciemne wieki. I wywalczymy to w pięknym stylu, puentą bardzo fajną z Irlandii. Właśnie, dobra. Ja wiem, czemu ci się to Damian zlało, bo ja też na początku właśnie miałem taki tutaj dysonans i chyba nawet jestem świadomy, czemu dałeś wynik 2-2 zamiast 2-1, bo to był trochę dwumecz, można by to tak określić, bo było to chyba jedno zgrupowanie, nawet na pewno, październikowe, gdzie mieliśmy najpierw Szkocję na wyjeździe, a potem Irlandię u siebie i te dwa mecze były kluczowe, były bardzo, bardzo istotne. Wiadomo było, że na szczycie grupy będą Niemcy, natomiast no my walczyliśmy o to miejsce bezpośrednim awansem z Irlandczykami i Szkotami i ze Szkocją był ten gol właśnie zdobyty siłą woli przez Roberta Lewandowskiego. Tak, tak, tak. Strzelony tak naprawdę tym, że był najbardziej zdeterminowany i najszybszy w polu karnym. Natomiast tam był remis 2-2 i żeby ten remis 2-2 odpowiednio został skonsumowany, to trzeba było z Irlandczykami chyba nie przegrać, tak mi się wydaje. Niekoniecznie wygrać, ale nie przegrać. Jeśli dobrze patrzę na tabelę, to tak to się rozkładało. I gdybyśmy mieli połączyć te dwa mecze, czyli rozpocząć liczenie meczu z Irlandią od wślizgu Lewandowskiego ze Szkocją, to ja bym był nawet za trzecim poziomem, dlatego że to była naprawdę fajna ta końcówka. Czy nie, ja bym dał nawet wyżej, no bo jakby mamy długą historię zesrania się w takim meczu. Jakby to, że piłkarze reprezentacji Polski nie donoszą presji, bo nawet piłkarsko się bronią, ale presja ich zjada, no to błagam cię, ale to wbrew pozorom było naprawdę dużo. I ja rzeczywiście teraz sobie najbardziej ten mecz przypominam, jaka była euforia. Tak. To, co mówi Leszek. To była emocjonalnie to było gigantyczne wydarzenie. Była euforia. Literalnie euforia w całym kraju. To był czas, kiedy chyba mit założycielski kanału Łączy Nas Piłka został zrobiony, bo tam było właśnie te nagrania z szatni, tam były te tańce, tam był Grosik, który zapuszczał muzę i tak dalej. To jest kadrowy top, moim zdaniem. Kadrowy to top. 8 lat od takiego ostatniego momentu. 8 lat. Długo, bardzo w piłce, że to jest gigantyczna odległość czasowa. I wiadomo, że no to ktoś powie Irlandia, no o, Irlandia. No jakby pamiętajmy, że teraz jakbyśmy wygrali z Irlandią, no to Grosik też by odpalił oczy zielone i to w meczu tym przyjacielskim, w sensie o nic. Także dla mnie to było dużo. W sensie uniesienie presji, zrobienie tego, co trzeba zrobić, bez żadnych tam akcji typu 90 minuta, wrzutka na nikogo, Wojtek Szczęsny pod bramką i może się uda, może się nie uda, tylko no taki mecz trzeba było rozegrać taktycznie. Udało się, zrobiliśmy, oczy zielone odpadamy, jedziemy. No generalnie widzieliśmy, że ta reprezentacja na walki po prostu dźwiga presję i to było dużo. To było tak, jak Kuba mówi, najlepiej to widać przy połączeniu meczu ze Szkocją na wyjeździe i meczu z Irlandią u siebie, ale to był kolejny taki mecz, gdzie ja pamiętam, bardzo się bałem tego meczu, że okej, tyle rzeczy się udało w tych eliminacjach. Ogranie Niemców, fajne wyniki, te wymęczone mecze wyjazdowe, z których przywoziło się punkty, ale to wszystko wciąż można spierniczyć jednym słabym meczem. I byłem tak mile zaskoczony tym spokojem, z jakim ten mecz się rozgrywał, że oni po prostu są lepsi, zdecydowanie lepsi i w pełni zasłużyli na awans. No, chyba tak, chyba macie rację w pełni. To, co moją jeszcze uwagę przykuwa, to, że istotnie bardzo duża przestrzeń czasowa od ostatnich ciepłych wspomnień reprezentacyjnych. Ty, Julek, wspominałeś o tym przy meczach z początku tysiąclecia, ale pamiętajmy, że 2015 i te eliminacje to jest tak naprawdę po bardzo ciężkim początku Adama Nawałki, kiedy w 2013 roku nawet niektórzy nawoływali, żeby powinien
powinien sobie dać spokój, jak on ma zamiar takich ludzi powoływać, jak powoływał. To jest po całej kadencji Fornalika, która była fatalna, no tragiczna wręcz, i po całej historii Franciszka Smudy, który też nam za dużo radości nie dał, żeby nie powiedzieć, że nie dał nam jej wcale. Po nieudanych Mistrzostwach Świata w 2010 roku bez naszego udziału, to znaczy po nieudanych eliminacjach, więc jeśli faktycznie sobie przyjmiemy, że Euro 2008 to był ostatni moment radości, a na następny musieliśmy czekać tak naprawdę aż do tamtych eliminacji z Adamem Nawałką i drużyną, która budowała się właśnie pod największy nasz sukces prawdopodobnie w XXI wieku, jakim był ćwierćfinał Euro, no to tak, to wszystko sprawia, że ten mecz powinien być wypompowany wyżej. Tak sądzę. Jeszcze dwa kontekty. Bo jeden przypuszczam, że chcesz użyć z tym, że Irlandia też awansowała na Euro. I tu znaczy, generalnie to był mecz o bezpośredni awans i Irlandczykom wystarczyło to wygrać. Więc to naprawdę, my remis i mamy awans, albo wygrana nasza oczywiście, ale Irlandczycy to wygrywają i nas wzrzucają tam niżej, więc to naprawdę było absolutnie realne, że tutaj się coś spierniczy. Przecież mieliśmy podczas tych eliminacji meczu siebie ze Szkotami, też 1-1, dość słabe spotkanie, więc takie rzeczy się zdarzały. Szczególnie, że Irlandczycy chwilę wcześniej ograli Niemców u siebie, więc też naprawdę pokazali, że mają sporo jakości. I w kadrze Irlandii jest Oshia, jedyny, którego kojarzę, więc to jest dużo. A nie grał w Stali Mielec. Dokładnie, a nie grał w Stali Mielec. Więc jak John Oshia, wiesz, jest ten, to znaczy, że to był mocny skład. A i ty, w 10 wchodzi Robbie Keane w ogóle. Dobra, czyli gdzie dajemy to 2-1 z Irlandią z 2-15? Było pięknie, bo w sumie jest to taki kamień węgielny pod początek piękna, dobrego vibe'u. Moim zdaniem pod względem uniesienia presji kadrowy top, że ta kadra potrafiła zrobić to, co jakby musiała zrobić. No jakby, czy kadra Sousy musiała wygrać ze Słowacją? No musiała. I czy to zrobiła? No nie za bardzo. Kurde, kadrowy top powyżej Portugalii w ćwierćfinale. Dla mnie było pięknie, ale śmieszy mnie, że wciąż nie ma dwóch pierwszych tierów w ogóle w najlepszych meczach reprezentacji. Znaczy to może inaczej. No dobra. Obawiam się, że braknie nam znowu miejsc na tych nie, tierach. Może być było pięknie. Jak Hiszpania jest na było pięknie, no to też było na było pięknie. Ja też bym było pięknie dał jednak, no. Ja też. To może ona było pięknie w takim zwłaszcza razie. Zwłaszcza, że w szatni po meczu było naprawdę pięknie. Ale obawiam się, że ta Portugalia będzie teraz służyć jako taka ostateczna brzytwa, że no nie możemy dać tego ponad Portugalię, będziemy tak się kisić. Ale trzeba w sumie dać na czwórkę Portugalię. Ja mówiłem, dajmy na czwórkę Portugalię. To jest ale przegraliśmy ten mecz. Ale jak było pięknie. Jak było przestań czytać, Olki, te książki o powstaniu styczniowym. To tylko ładnie wygląda w literaturze. To była rzeźnia naszych. O Wielkopolskim byś coś przeczytał. O właśnie. O Wielkopolskim. Warto docenić, ale generalnie uważam, że ta tier lista będzie przepiękna, jeśli dwa pierwsze tiery nie będą w ogóle wypełnione. To będzie bardzo ładne. Nie, będą, już nawet wiem, że będą. Ja mam mocną kandydaturę. Wszyscy wiemy, że będzie. Ja mam dwie mocne kandydatury. Dobra, to Irlandia Północna, 2016 rok. Tam tu też widzę, że jest błąd, to są dwa błędy. W sumie ja byłem tak ukojony tym meczem, bo my jak nic nie musimy, wiecie jak to jest, jak nie musisz, to na odpierdol zrobisz, nie? Jak nikt tego nie sprawdzi, to tam dobra, tam w ogóle nie ma co się tym przejmować, a tutaj nic nie musimy, wychodzimy sobie na tę Irlandię Północną, pyk. Ja wam powiem coś, co wam po prostu, ja byłem na tym meczu. To był jedyny mecz na Euro, który dojechałeś jako korespondent weszło? Nie, byłem na wszystkich meczach reprezentacji Polski, ale no, ten mecz nie był rozgrywany w Parku Podolskim i byłem na tym meczu. Że to był pierwszy mecz, to jeszcze nie byłem aż tak zmęczony życiem we Francji, więc obejrzałem go dosyć spokojnie. I rzeczywiście, no to nie był wielki mecz, to był słaby mecz tak naprawdę, zarówno pod kątem tego, jaki jest rywal i to, co my zagraliśmy. I znowu, bronił to szerszy kontekst, że w końcu jest pierwszy mecz i my po prostu wygrywamy, robimy swoje. Nie ma jakiegoś znowu zesrania się, tylko gramy z Irlandią Północną, jesteśmy faworytem i wygrywamy. Bo tak to jak graliśmy na przykład, nie wiem, z Ekwadorem, byliśmy faworytem, no to było w trąbę i było pozamiatane, tak? Już koniec w ogóle turnieju. A tu ze Słowacją później, no przecież tak samo. Zdecydowany faworyt Polska, musimy wygrać, ułożyć sobie sytuację w grupie i przegrywamy. I tutaj się udało.
To nie powinno, i zależy teraz, jak to traktujemy, bo to było zrobienie swojego, po prostu, nic więcej. Ja. Ale w warunkach reprezentacji Polski zrobienie swojego urasta do czegoś dużego. Ja mam jeden argument i myślę, że ciężko będzie się z nim nie zgodzić, dlaczego ten mecz musi być na tier liście magia, bo Leszek był poza granicami kraju Polska. Ja już nie... To było tak, poza granicami Dąbrowy, poza granicami Parku Podolskiego, poza granicami Łodzi, poza granicami województwa łódzkiego, poza granicami Polski, poza granicami Polski nie w najbliższym kraju, który jest obok Polski, tylko gdzieś dalej. Jeżeli to nie jest magia, to co jest magią? Proszę mi wytłumaczyć. No jest to magia, natomiast ja mam zgryz pod jednym... Znaczy mam zgryz, że to dałbym nawet, że kadrowy top, bo to jest zwycięstwo na turnieju, gdzie nie było jakoś tak, że było zagrożone i Arkadiusz Milik strzelił. No przecież to Irlandia nie pierdnęła w tym meczu z nami. Irlandia Północna nie miała w tym meczu nic. To była absolutna dominacja na dużym turnieju. A przypominam, nie zawsze tak było. Na ogół było to w drugą stronę. Marcin Smyk, dwa ważne aspekty. Lineker Linekerem z kapustką. No. Tak. Ale jak Russell Crowe pisze, I like this Polish team, pure underdogs, feels like a real team, to jest tier dumy. Ja wtedy skomentowałem ten tweet Russella Crowe'a, pytając go, że jest takim kibicem sukcesu. Gdzie był, jak Polska przegrywała 0-4 ze Słowenią? Gdzie był Russell Crowe? Jak Darek Dudka grał w środku pola? Gdzie on był? Teraz przyjść się przykleić do sukcesu, bo gramy i wygrywamy? To każdy głupi potrafi i Russell Crowe właśnie jest głupi. Ludzie mi pisali, jak możesz do Russella Crowe, jak on jest z nami w drużynie, Boże, tak pisać negatywnie. Ty chamie Polski, Russell Crowe jest z nami, a ty go tak obrażasz. A ja mówię, tak, obrażam go, bo wiem, jak było ze Słowenią. No to nie wiem. No dla mnie kadrowy top, ale głupio było odpalać kadrowy top od zwycięstwa nad Irlandią Północną. Ja powiem wam tak, dałbym to do kadrowego topu, no ale tam niżej jest Portugalia, nie możemy dać wyżej tego meczu niż Portugalia, wiecie? Julek, jeśli chodzi o mój wyjazd do Francji, to zupełnie poważnie, to był ostatni mój wyjazd zagraniczny od tamtej pory. Już później nie pojechałem nigdy za granicę. Do tej pory ani razu nie ruszyłem się za granicę od czasu feralnego mojego wyjazdu do Francji. Nie no, słaby był ten mecz. Zrobiliśmy tylko swoje. To jest Irlandia Północna. Pamiętam go przede wszystkim przez pryzmat tego, że działo się bardzo niewiele. Bartek Kapustka zrobił jedną akcję i Gary Lineker zdradził się jako top ekspert, top farmazoniarz. Oceniam piłkarza po jednej akcji na wielkim turnieju. I like this Kapustka. He will be very good in 10 years in Legia Warsaw. Znaczy, ale no zrobienie na dużym turnieju dobrego wyniku na samym początku to jest dla mnie jednak kadrowy, w sensie dlatego to jest kadrowy top, że to się potem już nie wydarzy prawdopodobnie za naszego życia nigdy. Ja już nie mówię o dużym turnieju, ale że my jedziemy na duży turniej i w pierwszym meczu robimy to, co powinniśmy. Ja chciałem się odnieść do Linekera, że okej, okay. Być może się pokazał od dziwnej strony jako ekspert, który ocenia piłkarza po jednej akcji, ale od jakiej strony się tam pokazało Leicester City, które ściąga piłkarza po jednym twicie? Ja widzę to, że my mamy tam, nie Premier League, to jest przedsiębiorstwo, to jest wielka firma, tam mają wszystko prześwietlone, oni wiedzą nawet, jak kapustka wchodzi po schodach, którą stroną, czy bliżej lewej strony, czy bardziej się trzyma za poręcz. A nie, Leicester mówi, dobra, koda ściągamy. O, Lineker coś napisał, dawaj go tu. Ale wiesz co, Kuba, to może jeszcze być jednak trochę w drugą stronę, że na takiej zasadzie, chłopaki, co macie akurat w kieszeniach, macie jakieś drobne? No mamy, a to weźmy sobie tego kapustkę, to nawet jak się nic nie uda, no to przecież to my byśmy na napoje więcej wydali i to tylko dlatego, że jest dzisiaj taki bardzo chłodny dzień, bo jakby był ciepły dzień, to byśmy więcej na napoje wydali. Słuchajcie, tutaj są ważne argumenty. Sylwek Bednarczyk pisze, Irlandia Północna na eliminację była losowana z piątego koszyka, z kolei Adam O dodaje, Irlandia Północna była losowana z kosza na śmieci. No to było zrobienie swojego. No to nie była mocna Irlandia Północna. To nie była mocna Irlandia. Ja znalazłem z kolei te wątki Russella Crowe'a. Dlaczego on kibicował Polsce? Bo to nie tylko tak, że zachwycił się Arkiem Bartkiem Kapustką i Arkiem Milikiem. Ale to w ogóle pokazuje mi, jak ciekawe było to Euro, że z jednej strony mieliśmy piosenkę Opazdanie, Russell Crowe w polskiej drużynie. Naprawdę ciekawe było to od każdej takiej strony. Skąd to zamiłowanie do Polski? Wszystko zaczęło się na przełomie wieków,
kiedy hollywoodzki gwiazdor brał udział w zdjęciach do filmu i tu poznał późniejszą partnerkę w Polsce. Jaka to była partnerka waszym zdaniem? Meg Ryan. Oczywiście, że w Polsce poznał Meg Ryan, a także z ciekawostek w Polsce zaskoczyła go burza śnieżna w Poznaniu, jak się wybrał na rower. No normalnie jak... Tutaj coś jednak poszło nie tak, bo jak wybierasz się na wycieczkę rowerową i zaskoczy cię burza śnieżna, coś źle policzyłeś. Prawie jakbyś poszedł w góry z dwoma psami, które później trzeba ściągać helikopterem. Zaskoczyło mnie na Giewoncie, że mój ponton, który niosłem na plecach, spadł. Niestety. Wraz z jak wiosłem. Się nazywa ten drugi pies Artura Szpilki? Jest Cycu i Pumba. O, Cycu i Pumba. Tak, i poza tym warto nadmienić, że w meczu z Polską po stronie Irlandii Północnej nie wystąpił słynny Will Grigg, ten bohater piosenki Will Grigg's on Fire, która miała swoje... On w ogóle został wybrany chyba do top 25 piłkarzy tamtego turnieju, mimo że zagrał, albo nie zagrał wcale, albo zagrał jakieś 15 minut. Ola z kapitalnym komentarzem na czacie. Adam O, już sprzątali po losowaniu, chowali krzesełkę, jak ktoś spojrzał, o patrzcie, a tu jeszcze się zapodziało. Irlandia w taki sposób trafiła do naszej grupy. Ale trzeba przyznać, że to też jedyny moment, kiedy na meczu kadry była jakaś kreatywna przyśpiewka. O. Ta ogórek, ogórek, zielony ogórek, tak? A, jako ten bój z Irlandczykami. Tak. Przegrany swoją drogą bój na pieśni. Ale to próba była, a nie to słuchajcie, odpowiedzmy im jakoś, to jebać Irlandię Północną. Po swojemu, kto nie skacze, ten z Irlandii. No przynajmniej nie tak, tak? Dobra. Panowie, trzeba umieścić to gdzieś, bo mam jeszcze 15 meczów, jak nie więcej. To daj od razu na było pięknie i te 3 następne też, żeby pociągnął za sobą. Było pięknie to max, na max. No nie da się wyżej. No bo nie może być nad Portugalią. Było pięknie. A weź wrzuć tą Irlandię gdzieś tam, gdzie leżała, jak była losowana. Zapiec kaflowy. Irlandia Północna. Dobra. Gdzieś ta karteczka się wala. Widzę to. 2003 rok. Z Włochami. To się węgierska flaga obróciła. Bo... Wygraliśmy z Włochami kiedyś? Co? Tak. I to nie było Zabrzęczka w Lidze Narodów? Co i kiedy my wygraliśmy z Włochami? No właśnie, ja już... To był wspaniały mecz, jeden z najlepszych meczów kadry, jakie w życiu widziałem. To był taki mecz, w którym Paweł Janas uznał, że nie ma prawego pomocnika, więc wystawił dwóch lewych pomocników, Kamil Kosowski i Jacek Krzynówek. I oni się zmieniali co 15 minut stronami. I to wyglądało... Włosi nie wiedzieli, co się dzieje, że tu gra Krzynówek, dobra. To ja wiem, o co chodzi, bo Krzynówek gra tak. A tu za chwilę był Kosowski. I oni robili totalny chaos przeciwko reprezentacji Włoch. Ja wtedy myślałem, kurde, mamy taką tajną broń na całą Europę. I to wyszło tylko w tym jednym meczu z tą zmianą Kosowski-Krzynówek. Już ani razu to nie miało takiego efektu. Ale wtedy wygraliśmy, to był debiut Antonio Cassano, który od tamtej pory zdążył skończyć karierę, więc to było dość dawno. Ale rzeczywiście świetny mecz, zasłużona wygrana. I to były Włochy, w których naprawdę grało paru dobrych piłkarzy. Natomiast no niestety, to był sparing. Ale naprawdę wygrana nie imienia dobra, to kopiemy po autach, tylko wygrana imienia bardzo, bardzo dobrego spotkania. Znaczy ja chcę zauważyć jedną rzecz. My strzeliliśmy 3 bramki. Środek obrony Nesta Cannavaro, a na bramce Toldo. No tak, no to były świetne Włochy. No to szczerze, 3 bramki Nesta Cannavaro Toldo. A zapraszam do dyskusji. Z dziewiątkami Groklinu, Niedzielan Rasiak. Słuchajcie, wpisałem Polska Włochy 3-1, najpierw mecze siatkarskie przypomina. Tak bardzo nierealne to jest. Chciałem to powiedzieć. Polskie siatkarki po wygranej w Łodzi z Włochami 3-1 awansowały na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu z września 2023. I patrzę na statystyki. Polska 13 strzałów, 7 celnych, Włochy 7 strzałów, 2 celne. Czyli to nie jest tak, że nam wpadły tylko akurat 3 strzały po prostu, które nam się udały z kosmosu, tylko my żeśmy te Włochy rzeczywiście tutaj no gnietli, przeważaliśmy. No to i skład Włochów znam prawie że cały, no więc to jest też dużo. A myślę, że sporo naklejek tych piłkarzy, którzy grali w reprezentacji Włoch, mam z Bravo Sport. Naklejone na stare biurko, które gdzieś jeszcze jest tam u mnie w piwnicy.
Pierwszy raz w historii 3 gole strzelone Włochom. Tylko mecz towarzyski, ale najlepszy mecz towarzyski moim zdaniem w XXI wieku, po prostu. Ja podejrzewam, że Leszek ten mecz wymyślił, zaczął wpisywać to wszystko w internet i tak zostało, ale on faktycznie się odbył. I nawet są filmiki. Możemy go kiedyś obejrzeć, jak się zgodzi PZPN i tam ten, kto go transmitował. Zobaczycie dobry mecz reprezentacji Polski, to będzie dla was niesamowite wydarzenie. Co? Dałbym czwarty poziom? Dałbym to wysoko, natomiast nie wiem, czy możemy dać nad Portugalię. No. To jednak tylko sparring. Ja bym go dał na tym drugim tierze, ale trochę głupio to będzie wyglądać, jak damy sparring na drugim. Nie, no właśnie. Ale wiesz, to nie chodzi o najważniejsze mecze, najważniejsze zwycięstwa Polski w XXI wieku, tylko najlepsze mecze. No. Tak jest, no to szczerze, jeżeli to jest kategoria najlepsze mecze, no to magia. No i teraz się pokłócimy, no ale to nie było na wielkim turnieju, no ale to był najlepszy mecz reprezentacji Polski. No to ja jestem za magią albo topem, no ale to naprawdę będzie głupio wyglądać, jak damy tam sparring. Ale na magię ale to trzeba zarezerwować. Dajemy w tym momencie noty za styl, a nie noty za ważność tego spotkania. No. Ale wy nawet nie pamiętacie tego meczu, to taki był magiczny, że nikt go nie pamięta. Tylko ja. Ja nie myślałem, że wygraliśmy, że graliśmy z Włochami. Ja myślałem, że to wygra wróciło na panowie. Wszyscy starzy ludzie, na czacie, których mamy, popierają Leszka, że to było coś niewiarygodnego, więc ten kadrowy top może być dobry. No to było 21 lat temu, więc ciężko, żebyśmy wspominali go, o, to przecież to całkiem niedawno, więc pod tym względem, że nikt go nie pamięta albo pamięta go mało osób, no to nie jest argument, bo myślę, że sporo osób na czacie jeszcze nie istniało po prostu, jak graliśmy to spotkanie, ale no Kukiełką, Krzynówkiem, Kosowskim, Rasiakiem walimy Włochy 3-1. No kurczę, ludzie żeż kochani. Podoba mi się Marek Nowak na czacie z wypowiedzią, taką typowo jak przy tablicy stoicie z kumplami i coś odpierdzacie. Nic nie będzie głupio. Że głupio będzie. Nic nie będzie głupio, dawaj. Ja oddaję swój głos, ja się wstrzymuję od głosu. Ja umywam ręce niczym Poncjusz, bo naprawdę to sparing sprzed 21 lat. Ale ja poza tym nie interesowałem się piłką wtedy aż tak mocno. Ja nie pamiętałem, że z Austrią wygraliśmy, że z Włochami wygraliśmy, także no. Ja na pewno ten mecz oglądałem, ale no to, że nie pamiętam dokładnie jego przebiegu i tak dalej, no wybaczcie, że po 21 latach nie pamiętam zmiany Krzynówka z Kosowskim na skrzydełkach, ale no nadal, no Włochy w tym roku, w 2003 wygrana 3-1 pewna, no kurczę, no to czego my jeszcze chcemy? Szczerze, sobie taki Tomasz Kłos ogląda teraz tą tier listę i on już w którymś tym meczu bierze udział i on się... Co wy kurwa ode mnie jeszcze chcecie, żebym zagrał, żebyście mnie wyżej walnęli? No, także chociaż. Znaczy tak, jest Kłos, jest Saganowski, okej, okay. Dla mnie możemy to dać nawet jako magia, bo jak Kłos z Saganowskim pokonują Neste, Cannavaro, Toldo, Vieriego, Zanettiego, reszty nas nie znam, no to... Magii tutaj jednak brakuje meczu. Ja jestem jedyną osobą, która obejrzała ten mecz. I przynajmniej go pamięta, bo Julek wierzy, że oglądał, ale go nie pamięta. Jestem za topem. Magia jednak niebo sparring, moim zdaniem. No dobra, chyba. Nie, no, ale kadrowy top. No kurczę, no jestem ta kadra, za kadrowym jeżeli topem. To jest topowy mecz tej kadry, no to co nim jest? Mateusz Lechwar pyta, czy to na pewno były Włochy, czy jeszcze Imperium Rzymskie? Nie, to były jeszcze Włochy, ale podzielone. Graliśmy tylko z Lombardią. Tak. Dobrze, no to mamy kadrowy top odpakowany, jest tam zwycięstwo. A teraz przechodzimy w trylogię meczów z Niemcami, panowie. I na dzień dobry, 2-2 z 2-11, otwarcie PGE Narodowego, Franciszek Smuda i my. Mieliśmy różne mecze z Niemcami w tym wieku, pewnie nawet lepsze pod kątem wynikowym, ale kurde, w tym 2011 my podeszliśmy do tych Niemców i mówimy, dawaj, walimy się w ryja. Kto pierwszy pada, ten przegrywa. I my, kurde, mieliśmy tam naprawdę dużo sytuacji w tym meczu w Gdańsku. To był Peszko naprawdę... Peszko miał chyba jakieś takie dwie, prawda? Tak, bardzo nieskuteczny Peszko, ale naprawdę były minuty, gdzie my tych Niemców faktycznie gnietliśmy, także no, oni byli obsrani. Nie? I tutaj pod względem ofensywnym to jest najlepszy mecz z Niemcami w XXI wieku. I tutaj zero wątpliwości jak na mnie.
Nos nudy wpuszczający Broszka, prawda? Brożek tam chyba wywalczył tego karnego, nie? Tak. Nie wiem, czy nierozsądnie byłoby omawiać tę trylogię niemiecką jednocześnie, bo żebyśmy się nie obudzili z ręką w nocniku, jak dojdziemy do 0-0 i będzie tak, że remis na euro wyceniamy niżej na przykład niż sparing. No nie, 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 to na pewno nie. Znaczy to też mi się wpisuje w narrację, bo ja byłem na tym spotkaniu, pamiętam jak dziś właśnie otwarcie bursztynu w Trójmieście, pamiętam nawet jak po nocy do roboty wracałem, żeby na rano być w Warszawie, a wtedy S8 nie było i ten powrót trwał bardzo długo autem, ale jedna ważna rzecz, ja to pamiętam jedno, ten Wawrzyniak pieprzony, co wszystko nam popsuł. Pierwszy raz miałem być świadkiem na żywo, zobaczyć jak Polska pokonuje Niemców. A to już był Wawrzyniak, który jeszcze pamiętam wtedy odszedł z Widzewa i już grał w tym zespole, co go Widzew bardzo nie lubił. I ja mówię, o ty Wawrzyniak, ty kurde Wawrzyniaku, najgorszy z mi. Na żywo miałem zobaczyć to zwycięstwo i wszystko. I było pięknie do momentu, jak Wawrzyniak wziął i to wszystko popsuł. A jaka była atmosfera na trybunach po tym właśnie golu? No... Na tym meczu, emocjonalnie, ten mecz emocjonalnie na trybunach, bo bardzo jestem ciekaw. No co, nawet euforii, no kurde, prawie to było. I to takie, wiesz, no gadanie na zasadzie, no dobra, ale remis też spoko, no ale był ten, gdyby nie ten Wawrzyniak, to by była euforia taka, wiesz, euforia euforyczna, a tu ta euforia jeszcze tak wybuchła, ale nie rozgrzała się do maksa i już pizdu i wylądował i cały misterny plan też pizdu. Więc nawet ta euforia nie potrafiła się tak za bardzo zagrzać na tych... Czy tak naprawdę z trylogii niemieckiej ten mecz byłby najniżej? Tak, zdecydowanie. Tak, tak. Tak, na pewno. Pod względem i wyniku, i wagi, i takiego rozczarowania po ostatnim gwizdku, tak, najniżej. Na, pewnie było pięknie, bo było do 95 minuty, natomiast w ofensywie to jest najlepszy mecz z Niemcami, jak dla mnie. Ale ewentualnie zaznaczmy jeszcze jedno, że gdyby te kolejne mecze z Niemcami się w ogóle nie odbyły, że losujemy, nie wiem, znowu Anglików, a na euro kogoś innego, to ten remis z Niemcami mógłby się zmieścić nawet w magii, że byliśmy tak blisko, że przypomnijmy, Arkadiusz Głowacki jak zwykle zrobił czerwoną kartkę w meczu kadry, co robił zawsze i wszystkie czerwone kartki w reprezentacji Polski ma Arkadiusz Głowacki, bardzo spokojnie grający obrońca w piłce klubowej i wtedy wyszliśmy na 2-1, kiedy już naprawdę nikt nie wierzył, że okej, dowieźmy ten remis, jak już gramy w dziesiątkę i my wtedy dzięki Broszkowi robimy tego karnego, więc dramaturgia była naprawdę niesamowita i w ofensywie ja pamiętam jakieś dwie sytuacje Peszki, gdzie on powinien podać, nie podał, gdzie naprawdę pomarnował. I rzeczywiście, natomiast to, że były te kolejne mecze po prostu dużo lepsze, odbierają blask remisowi w Gdańsku, ale na tamten moment to było wyjątkowe wydarzenie. To i wyjątkowe jeszcze było pod tym względem, że to było otwarcie stadionu w Gdańsku. I tak. Powiem wam szczerze, do tej pory tak uważam, że to jest najpiękniejszy stadion w Polsce, ale to jeszcze była to coś, że idziesz na otwarcie tego stadionu i ty mówisz, to my w Polsce możemy mieć takie ładne rzeczy? Jakby co? To nie jest, nie wiem co, kosmos, Nowy Jork, Miami, Portugalia, Hiszpania, tylko wchodzisz na przepiękny stadion. To tylko takie, jeżeli chodzi o vibe okołomeczowy, ale ten stadion w tamtych czasach, znaczy do tej pory, żeby nie było, robi gigantyczne wrażenie, ale w tamtych czasach to gigantyczne wrażenie jeszcze sobie pomnóżcie razy przynajmniej 5, jeżeli nie 10. My po prostu nie mieliśmy takich pięknych rzeczy w Polsce. W tamtych czasach gigantyczne wrażenie robiło, jak szedłeś po chodniku i się nie wyjebałeś, bo nie był aż takim problemem logistycznym. Tak jest. Prawda. Ale ja chciałem tylko tutaj wtrącić, że w sparingu Niemców to Fernando Santos opierdzielił, a tego nie ma wśród najlepszych meczów. I dlaczego? Bo to było po wszystkich zwycięstwach. Dlaczego? Dlaczego tu nie ma tej wiktorii? Bo to jest ja bym chyba się nie rozkliwał za bardzo. Dobry mecz i tyle, no bo co? Chyba, że chcesz... Tylko dobry mecz? Dobre wspomnienie dla mnie przynajmniej. Dobre wspomnienie jednak. Dla mnie też. Bardzo dobre wspomnienie. No, bo było dobrze. Pięknie. No do ostatniej minuty. No, jakbyśmy dowieźli, to by był naprawdę historyczny triumf. A my wtedy... Niemcom chyba ze 3 razy strzeliliśmy więcej niż jednego gola w ogóle. I to był jeden z tych wieczorów. Wiadomo, tutaj
akcja jeden jedyny błąd, jak mówił Dariusz Szpakowski, więc ja bym dał bardzo dobre wspomnienie jako ten czwarty tier, mimo że w ofensywie, jakbyśmy wyciągnęli ofensywę z tego meczu, to jeden z lepszych meczów kadry w ogóle, w meczu z silnym rywalem w XXI wieku. A ciekawie też pisze Avner VIP, najlepszy mecz w ofensywie to ten, którego nie ma, czyli przegrana z Niemcami 1-3. Rzeczywiście dobry był w ofensywie ten mecz. Grosicki tak. Chyba Rabono, znaczy ten, Zewniakiem asysta, tak? No, no ale to jednak 1-3. Dobra, ten drugi mecz to jest 2-0. No tutaj panowie, magia i w ogóle ja nie zamierzam dyskutować. No tak, nie zapraszam do dyskusji, no to... Chyba, nikt nie wierzył w to, co się wydarzyło. I to najważniejsze, co dla mnie było przynajmniej najważniejsze, w meczu o punkty, o coś, nie właśnie nie w sparingu. To coś nieprawdopodobnego. Dobrze, jestem z wami, choć widzę teraz, dopiero po 2 godzinach dyskusji, że jednak, w sumie prawie 3, że jednak forujemy wynik i taki całokształt bardziej niż czysto piłkarskie aspekty, bo to ważne. Bo Włosi, którzy są sparingiem, czyli nie ma żadnego zewnętrznego kontekstu, są jedynym w topie. Więc i tak, i nie. Bo to 2-0 było... Ale nie, dobra, nie ma co psuć sobie wspomnień. Masz rację. To było bicie piłki po autach. 2 gole Sebastiana Mili nieco zakrzywiają obraz tego i świetna forma Wojciecha Szczęsnego. No, prawda jest taka, że tam była poprzeczka Podolskiego, tam było mnóstwo sytuacji. No to był mecz jak Artura Boroca na Euro, no jak mecz Artura Boroca w kadrze na tym wielkim turnieju, na którym byliśmy i on bronił. Z Niemcami, które przegraliśmy. Tak. Bronił dzielnie, ale przegraliśmy. Tak. A tu wygraliśmy. To historyczne chwile. No. Ja jestem ciekaw tylko, dla mnie tak naprawdę magiczne jest i 0-0 z Niemcami, i 2-0 z Niemcami. I teraz tutaj jestem najbardziej ciekaw, który z tych meczów wybierzecie jako ważniejszy i w ten sposób możemy tak naprawdę zadać też pytanie czatowi, no bo tu jestem bardzo ciekaw. Ja tylko powiem swoje zdanie, że tu jest zwycięstwo, pierwsze w historii. Z Niemcami. Ewidentny kontekst. Mecz, który rzeczywiście cała Polska się załapała. Ja odpalałem wtedy TVP Info i był po prostu godzinny program pokazujący radość Polaków. Jak często zdarza się, że jakakolwiek stacja informacyjna puszcza godzinny program po prostu o radości Polaków z czegokolwiek. A tak wtedy się działo. Mogłeś do pierwszej w nocy oglądać radość Polaków w różnych miejscach kraju. Wszyscy to świętowali, ale z drugiej strony mecz z Niemcami na Euro, no to był po prostu wyrównany. To było 1-1. Dwie dobre drużyny się spotykają na wielkim turnieju i gramy dobrze. Gramy lepiej niż ze Szwajcarią. Lepiej niż z Portugalią, moim zdaniem. To było równo. Oni nie mieli żadnych sytuacji. Naprawdę nie mieli. No tak jak mówiłem o tym najlepszej ofensywie w Gdańsku, tak pod względem bronienia i tego, że mocnej kadrze w meczu o stawkę nie pozwalasz pierdnąć pod swoim własnym polem karnym, to 0-0 z Niemcami to jest... Ja wiem, że możemy się śmiać, że a jakby Michniewicz tak zagrał na tym, na mundialu w Katarze, to byś narzekał. Nie, Michniewicz jak zagrał w Katarze, to cofnął wszystkich zawodników pod własną bramkę, a Argentyna i tak nas waliła jak chciała. A my na Euro 2016 po prostu powiedzieliśmy Niemcom, tu nie podchodzicie, tu jest linia graniczna i tam możecie sobie co najwyżej popierdzielić w kuchni. Jeszcze były jakieś sytuacje Milika chyba z Niemcami, jeśli dobrze pamiętam. Przynajmniej czat przypomina. Tam widoku z okna Michała Pola, że jeszcze Milik miał szansę z Niemcami, ale tego aż tak nie... Chyba coś było faktycznie. Wystarczy, że strzelił. Podkreślajmy to przy każdej możliwej okazji. On też wtedy był na boisku. Też wtedy zdobył bramkę. Ja Kubie mogę... Nie, 2-0, sorry. Bo cały czas ten, traktuję jako trylogię wszystkie niemieckie. To 0-0, było 3 pudła Milika. Czyli 0-0 dajemy na też magia czy top? Znaczy dla mnie oba to są magia, to bezsprzecznie. Tak, tak. Dla mnie to 0-0 to jest najlepszy mecz generalnie. Jak ostatecznie złączymy kontekst i wszystko. Taka jest prawda o reprezentacji. Chyba, że Portugalia 2-1, bo sam jeszcze nie wiem. Ja bym, jak w sensie i tak damy to 0-0 na magii, natomiast jakbym miał wybierać, który ma, ma większy pokój w moim serduszku, to 2-0. Ale bo ja też...
Była mega sraczka po tym meczu i to, że jeszcze jak do tego dodasz to, że nie udało się w tym smudowym meczu wygrać, że ten Wawrzyniak, przecież tam były teksty w gazetach, że już nigdy nie będzie tak blisko, a my wychodzimy w 2-14 i walimy ich 2-0. Mateusz, dajmy proszę sądę, który mecz jest dla czatu lepszy? 0-0 z Niemcami na Euro, czy 2-0, czy wygrana z Niemcami? Bo to 2-0 rzeczywiście, tutaj nawet czat pisał, no było w tym trochę też farta, była obrona Częstochowy. Z Niemcami na 0-0 byliśmy dojrzałą, mocną drużyną, która gra swoje z bardzo mocnym zespołem na wielkiej scenie. Tak, ale nie wiem, znaczy... Nie, to podobny przykład jak Szwajcaria, Portugalia. No lepszy mecz, ale gorszy wynik. Właśnie, bo ja nie wiem, ja jestem jednak jakimś takim fanem wyników. No nie, ja jestem takim zboczeńcem piłkarskim, że lubię napastników, co strzelają bramki, lubię drużyny, które wygrywają, lubię taktykę, która jest skuteczna, więc no jakby wygraliśmy 2-0, tak? No wbiliśmy po autach, ale wygraliśmy 2-0. No jeżeli bicie po autach zapewniłoby ci zwycięstwo w każdym meczu, to jako trener i piłkarz byś bił po tych autach i wygrywał każdy mecz 2-0. Na pewno jest jeszcze ten argument z Sebastiana Mili, którego wymyślił wtedy Adam Nawałka. To jest niesamowita historia, że zawodnik, który już jest na reprezentacyjnym aucie, dostaje takie nagłe powołanie, wchodzi i strzela 2 gole Niemcom. Niesamowita naprawdę historia Sebastiana Mili w tym spotkaniu. Warto zawsze, no już wszyscy wiemy, zawsze jak jest mecz z Niemcami, no to Sebastian Mila tego dnia już po prostu telefon musi być. Ja bym opowiedział o tych twoich 2 golach. Właśnie pisali wtedy, doplet to del Mila, a Mila tylko. Milico non plejado. 64% na 2-0, 35% na 0-0. Futshow pyta, jak 2 gole? No oczywiście chodzi o to, że nikt nie pamięta o Arasie. Nikt nie pamięta o Arasie. Tylko ja pamiętam o Arasie w całej Polsce. Nawet Michał Probierz nie pamięta już o Arasie, a ja pamiętam. No ale szkoda, szkoda. No dobra, czyli mamy oba na poziomie magia, ale tak. 2-0 jest wyżej delikatnie według czatu, 64-35. W sumie 65-35 chyba, to powinien być stosunek tych głosów, więc tak to wygląda. Tak jest. I teraz mamy Norwegię z eliminacji do Mundialu 2-0-2. 3-2 na wyjeździe. Taki chyba kluczowy mecz całych tych eliminacji. W sensie jakbyśmy wybierali symbol tamtych eliminacji, to, bo jakieś tam walnięcie, tam na koniec było walnięcie Białorusi, tak? Takie wysokie. Ale jeśli chodzi o taki dramaturgię meczu i Kamil Węgielny pod pierwszy od 4000 lat awans na duży turniej, i tworzenie się tej drużyny engelowskiej, no to zdecydowanie ten marzec 2001, 3-2 na wyjeździe z Norwegią, całkiem przyzwoitą wtedy. W sensie to nie był taki totalny żużel i to też nie była drużyna, która później przez 100 lat nie potrafiła awansować nigdzie. Ona była lekko na spierczo koszyka wtedy. No. To był rok 2001. I mogę powiedzieć, że pamiętam ten mecz jak dziś. Jak Leszek mi zarzucał, że Włochów nie pamiętałem i że Kosowski się zmieniał skrzynówkiem, to pamiętam. Pamiętam jeszcze więcej. Ja nie widziałem tego meczu, tylko słuchałem w radiu transmisji. To, żeby dodać w ogóle całej pikanterii tego wszystkiego. I ja wam mogę oddać, jaki był vibe wtedy, jeżeli chodzi o ten mecz. Norwegia, gdzie był Kerju i Solskjær, dla nas była kosmosem. Dla nas te nazwiska w tamtych czasach były czymś niebotycznym, czymś niedotykalnym, czymś, no nie wiem jak to nawet określić. Te dwa nazwiska po prostu były dla nas, jakbyśmy się zderzyli z planetą, a my byśmy byli w maluchu. I my żeśmy to zderzenie z planetą, nie jakiś zwycięski remis. Bartek Karwan, pamiętam jak dziś, jak w tym radiu słucham, mówię, kurde, 2-0 jest dobrze, potem to 2-2, mówię, o nie, znowu my Polacy. I Bartek Karwan wprowadza nas w stan euforii, którą wygrywamy, utrzymujemy i tak dalej.
To była magia. No, ja wiem, że możecie tego nie rozumieć, ale w tamtych czasach to była magia. To była magia, ja potwierdzam. Ja akurat ten mecz widziałem, on był rzeczywiście w jakiejś wizji sport, gdzieś udało się pójść do kogoś, kto był bogaty i akurat miał tę wizję sport. Zmrożone boisko, takie cholernie nieprzyjemne. Matysek chyba, to w ogóle taki mecz, który mu połamał karierę. On gdzieś tam sobie rozwalił bark, wchodzi Dudek jako zmiennik i on też przy jakimś jednym z pierwszych kontaktów ma jakieś problemy z plecami. Więc za chwilę było ryzyko, że będzie piłkarz z pola de facto stało nas na bramce. Ale tak, przypominam, to też dobry mecz Dudka, niepełny, ale rzeczywiście dobry. Dla Norwegów to był mecz ostatniej szansy. Jak ograliśmy ich 3-0 na koniec eliminacji, to już były dożynki. Oni już byli przed wizją, że muszą wymyślić reprezentację na nowo. My musimy to dowieść w którymś z ostatnich trzech meczów. Mniejsza stawka, po prostu klepnięcie tematu. Tu mecz o wszystko, czy Norwegia jeszcze wróci do gry, czy nie. I my Norwegię na wyjeździe tłuczemy 3-2 po niesamowicie emocjonującym meczu na tym zmrożonym boisku, przy kontuzjach bramkarzy, przy świetnym meczu naszych piłkarzy. Dla mnie to jest magia. W ogóle jaki gol tam był ten pierwszy. Ja sobie odtworzyłem skrót tego spotkania. No tam chyba wymieniliśmy z 12 albo 14 podań przed bramką i z czego 4 z pierwszej piłki tuż przed polem karnym, przed golem. Więc naprawdę ładnie to wyglądało, ładnie się to oglądało. Ja mam problem, że trochę mi się zlewają w pamięci oba mecze z Norwegami, bo wiem, że po jednym z nich na pewno jako dzieciaczek latałem po pokoju tak się rzucając na kolanach jak ten, jak jest Cieszynka, że tak się jedzie na kolanach, bo awansowaliśmy na mundial i pamiętam rozmowy z tatą, tylko właśnie nie kojarzę wtedy, czy to było tak, że teraz to już na pewno pojedziemy. I tata powiedział, że no praktycznie tak, jak wygraliśmy 3-2, to praktycznie tak. Czy było teraz, to już na pewno pojedziemy? No tak, bo wygraliśmy 3-0. Więc tu mam jedną wątpliwość, jak to wyglądało. Natomiast no, sam fakt, że taki scenariusz tego meczu, gdzie trwonisz dwubramkowe prowadzenie, potem zdobywasz w końcu ty, nie kto inny, ty zdobywasz bramkę na 3-2 i ty przesądzasz o losach tego spotkania na swoją korzyść, no to jest coś, co spokojnie na poziom magii się łapie w mojej pamięci i świadomości. Julek, Marcin Smyk jeszcze przypomina, że poza Karewem i Solskjaerem mieli Tore André Flo i Iversena, ale Iversena nie pamiętam, ale Tore André Flo, tak. On się nawet fajnie nazywał. Nigdy nie widziałeś go na boisku, ale chciałeś mieć koszulkę na podwórku Tore André Flo. Tak było. No na pewno Tore André Flo miał na 1000% jakieś plakaty w Bravo Sport. To jestem więcej niż pewien. I właśnie dobrze przypomniałeś, bo ja się zastanawiam, dlaczego ja to słuchałem w radiu. Bo to jeszcze ten mecz był właśnie jakoś zakodowany, czy jakieś inne gówno zrobili, że nawet reprezentacji, potem była jakaś wielka afera, że w ogóle mecze reprezentacji Polski nie powinny być. Nie są w otwartej telewizji, tak. Nie mogą być kodowane, ale coś takiego było. Więc faktycznie Matysek w czapce z Daszkiem, bo słońce strasznie nawalało wtedy na jego bramę. Tak, tam były chocki klocki pod słońce, coś tam tego, zmrożone. No murawa była jedna z najgorszych muraw, na które graliśmy ważny mecz, a grywaliśmy też no, mecze w Polsce. No i pamiętajmy, że to był mecz mit założycielski reprezentacji, która awansowała na mundial po jakimś miliardzie lat przerwy. Nie, mitem założycielskim było 3-1 z Ukrainą. Okej, dobra. To moim zdaniem przynajmniej. Od tego zaczęła się golowa kadra, ale Alvaro Mendoza pisze na czacie, Norwegowie po tym meczu postanowili spłodzić Halanda. Możliwe, niestety Haland urodził się rok wcześniej, natomiast... Ale już czuli, ci Norwegowie czuli już, że będzie źle z tą Polską. Już ta mokra szmata wirowała od Polaków. Tak. I że trzeba podziałać. I pamiętam, że Bartek Karwan, pomimo tego, że legionista, bardzo wtedy lubiłem tego piłkarza. Naprawdę Bartek Karwan w reprezentacji, który wszedł na zmianę. Tam grał jeszcze, pamiętam, z Debel. Kurde, samo nazwisko było śmieszne. Jak gra z Debel, błagam cię. No i to już wspominaliśmy wcześniej przy selekcjonerach, ale trzeba to jeszcze raz podkreślić. Największy skandal, zwolnienie Engela po mundialu, co się potem zakończyło dla nas. Nawet nie tyle zwolnienie, co po prostu Zibi to chciał. No tak. Ja pamiętam nawet takie audiotele tuż po odpadnięciu, że nie, niech Engel zostanie, bo z tą Amerykanami to pokazał, że jest z czego udowodować. Ale Zibi bardzo chciał, a Zibi był, jak ktoś oglądał ten reportaż Tomka Smokowskiego o wyjeździe reprezentacji Polski do Korei, to widać, że Zibi tam rozdaje karty i chciałby rozdawać ich więcej. I myślę, że tutaj po prostu Zibi wysiudał, powiem tak eufemistycznie,
Jerzego Engela, a jeszcze Jerzy miał w sobie moim zdaniem dość pomysłu, żeby coś zrobić. Marcin Smyk jeszcze fajnie pisze, mit rozłożycielski Norwegii, która nigdzie już nie awansowała. Tak, dokładnie tak jest. Tak, oni tam później mieli Rizę, teraz mają Madegarda, Sorlota, Halanda i tak, jeszcze Krzycha Waldę przecież mają. I nawet patrzę, że na obronie grał Henning Berg, co potem jeszcze tak, musiał do Polski i za pieniędzmi przyjeżdżał, bo taka bida była po tym przegranym meczu. Nie, zdecydowanie jestem za tym, że to była magia, bo pamiętam ten mecz jak wczoraj. Dobrze, czyli co, kadrowy top czy magia? Magia. Nie, magia. Magiczny mecz, naprawdę magiczny mecz i ciężko to teraz oddać, ale jak wiedziałeś, że gra Ole Gunnar Solskjaer przeciwko reprezentacji Polski, to byłeś nastawiony na wszystko co najgorsze. A zwycięstwo to nawet nie było przez sekundę w twojej głowie, a tu się udało wygrać. Także i oczywiście... Emanuel Olisa Debe, no błagam cię, to był piękny czas. Tak, na zasadzie waj, bo można na tę magię dać. A teraz dla mnie najlepszy mecz reprezentacji Polski w XXI wieku. Właśnie, tutaj nie ma sensu robić sondy, czy to jest magia, czy coś innego, bo to wiadomo, że magia. Tak naprawdę dajmy sondę Polska-Portugalia. Czy Polska-Niemcy 2-0 tak naprawdę, nie? Na którym miejscu w magii ją umieszczamy? Czyli te mecze, które są w tym momencie w magii i gdzie ta Portugalia? Czy przed nimi, czy za, prawda? Moim zdaniem zdecydowanie Polska-Portugalia przed 2-0 z Niemcami, bo tu graliśmy lepiej w piłkę nożną. Ten mecz z Portugalią to nie było walenie po autach, tylko żeśmy się wzięli z nimi za bary. I co więcej, rzadko się zdarza, że się bierzemy z lepszą drużyną za bary, i wygrywamy, bo potem się cieszymy. O, 0-0, bo żeśmy się wzięli za bary z Niemcami. A tu za bary i 2-1 z nimi. Naprawdę my byliśmy lepszym zespołem. Tam był ten wynik, nie zdradzał wszystkiego tak naprawdę. Tak. Tam powinno być wyżej. Tak, dokładnie. To też byłem zdziwiony, że Polska może grać lepiej od Portugalii i naprawdę ta Polska grała lepiej od Portugalii. Dlatego no, nie wyobrażam sobie, że było niżej niż 2-0 z Niemcami, które no, sami powiedzieliście, że stylowo nie było najlepsze, trochę tam też jednak szczęścia było. Trochę się wyjaśniło, bo myślałem, że jeśli byśmy się zdecydowali, że 0-0 z Niemcami jest na przykład wyżej, bo ranga turnieju, a tu są eliminacje, no to byłoby o czym podyskutować, ale skoro w tym momencie przewodzi Polska-Niemcy, które też jest meczem eliminacyjnym, to chyba Portugalia czystym kandydatem do pierwszego miejsca, bo piłkarsko najlepszy mecz. Trafiamy na potęgę i powinniśmy wygrać to 3-0. Tam ja się bardzo bałem, prowadzimy 2-0, a całe chwilę to się zesra, a my dalej atakujemy, dalej gramy świetnie w piłkę. Ale ja patrzę teraz na skład, no przecież to, słuchajcie, to jest niesamowite, co myśmy zrobili. Tam jest tak, Carvalho, tam jest Costinha, Deco, Gomes, Sabrosza, Ronaldo, Petit, no ludzie, żeż kochani, to nie to, że tam, nie wiem, Portugalia sobie odpuściła mecz i przyjechała takim w lekko rezerwowym składzie. To były same gwiazdy światowego futbolu. I to jeszcze gwiazdy. Portugalczycy byli mega wściekli po tym meczu. Chyba Maciek Żurawski opowiadał, że po meczu nikt się nie chciał z nimi wymieniać koszulkami, że Portugalczycy generalnie zlali ich, poszli do szatni. Grzegorz Mielcarski rozmawiał chyba z Deko albo z Kościnią, chyba z Deko właśnie. I Deko się dziwił, że to jest ten sam zespół w ogóle co z tym Kazachstanem, tak ledwo. I Portugalczycy byli mega wściekli, tak jak przy niektórych tych meczach mówiliśmy, że no ta Anglia to nie była ta Anglia, coś tam, to tutaj Portugalia to był jeden to była ta primów, Portugalia. Tak, jeden z primów Portugalii w XXI wieku. No generalnie jak patrzę sobie tutaj na nawet porównanie tego, kto grał na kogo. No wiadomo, że to, że Bronowicki i Golański wyłączają totalnie skrzydła, to jest już klasyk i mem, i trywialnie byłoby o tym mówić, no ale generalnie wydaje mi się, że środek pola złożony z Mariusza Lewandowskiego i Radosława Sobolewskiego to nie jest to, co mogliśmy najlepsze wystawić na Deko na przykład. Że no to jeszcze nie jest na stoperze Arkadiusz Radomski przedstawiony, no, bo tam zagrał parę Radomski tak rozbijał ataki Nuno Gomesa, że on nic nie zrobił w tym meczu. No, to praktycznie co pozycja, co formacja, to w Portugalii jakaś gwiazda tak naprawdę światowego formatu, bo i Ricardo Carvalho przecież
i Nuno Valente, który też ma swoją markę, Nuno Gomes, który też jeszcze nie był aż tak stary, żeby trzeba było jakoś bardzo mocno postrzegać go tylko jako postać sprzed lat, która sporo zmalowała na Euro 2004. No tak naprawdę to było coś, cały czas wszystko dosyć świeżo w pamięci, to co ta kapela grała na kolejnych turniejach, w kolejnych meczach. Ja sobie sprawdzę jeszcze te mistrzostwa Europy. I te mistrzostwa Europy, ówcześni, Portugalia. No, tak. No właśnie z tego co pamiętam, no i to był ten turniej, gdzie generalnie chyba najbardziej oczarowali publikę, no bo mistrzowie Europy wiadomo, że nie była to drużyna jakoś bardzo mocno pompowana wszędzie poza Grecją, tylko odwrotnie. No jak patrzę sobie na to, ilu tych zawodników wciąż grało, tych, którzy wystąpili w finale. No nie, Portugalia wtedy była bez wątpienia top 4 zespołów w Europie. To jasno postawić sprawę. To nie jest tak, że o dobra, tutaj mieli jakieś przejściowe pokolenie między Figo a Bruno Fernandeszem. Nie, to jest po prostu kozak na kozaku na niemal każdej pozycji. Portugalia, która grała najlepszą piłkę 2 lata wcześniej na turnieju rangi mistrzowskiej. Dlaczego ten mecz to jest magia? Oprócz tego, co powiedzieliście przed chwilą a propos Portugalii, na 2-1, znaczy po pierwsze byliśmy lepszym zespołem, to musimy podkreślić. My tak, w tym meczu... O klasę lepszym, byliśmy, tam było zero farta. My żeśmy skasowali Portugalię Arkiem Radomskim, Grzesiem Bronowickim, nawet Wojciech Kowalewski, czyli nie najlepszy bramkarz był wtedy w bramce, Lewandowski, Sobolewski, to były nazwiska, które skasowały Portugalię. Ale tego nie pamiętałem, ale właśnie zobaczyłem. Kto wchodzi, żeby dobić Portugalczyków? Radomatu. A to tak zagrał w tym meczu. No to panowie, jeżeli to nie jest magia, to co jest magią? Finisher tak zwany, radosowo do siebie wchodzący. Ale ja patrzę na to zdjęcie, patrzę sobie w jasne oblicza Pawła Golańskiego, Mariusza Lewandowskiego, Jacka Bąka, Wojciecha Kowalewskiego. No to są ludzie, patrzysz na nich i widzisz, że oni wchodzą i kasują. Co? Jakie to 4? Gdzie? Jakie pieniądze za las? Jacek Bąk przyjeżdżał wtedy już z jakiejś Arabii Saudyjskiej, czy jeszcze dopiero z Austrii Wiedeń? Na pewno przyjeżdżał w futrze. Miał już 40 lat wtedy Jacek Bąk. Na pewno miał już podarte dżinsy, to jest więcej niż pewne, ale chyba jeszcze z Austrii Wiedeń wtedy przyjeżdżał. Słuchajcie, Slimo z bardzo ciekawym komentarzem. Jeśli chodzi o potencjał, to ta kadra była najgorsza w XXI wieku, a zagrała najlepsze eliminacje w XXI wieku. Tak, zgadza się. No, bardzo prawdopodobne. No, najwięcej mówi ta linia defensywna z bramkarzem. No, Kowalewski, Golański, Bąk, Radomski, Bronowicki. No nie wskazałbyś tu tak naprawdę jednego elementu, który można było... Tak, a teraz jakbyś ci powiedział, że Grzesiu Bronowicki jest w formie i może wyjść na Estonię, to byś powiedział, kurde, ale Grzechu to jest... Ale ta historia... Założył te siatę Ronaldo, czy nie założył? Jak to było w końcu? To jest wielki mit, że on założył siatę Ronaldo, czy nie założył? Nie pamiętam, ale pamiętam, że tego Ronaldo to naprawdę ten Bronowicki skasował. Moim zdaniem trzeba zrobić śledztwo. Takie 15-minutowe śledztwo. Kompletna analiza. Michała Zachodniego do tego zatrudnimy. Kompletna analiza występu Grzesia Bronowickiego. Ja lubię też te opowieści zza kulis, w których zawsze bryluje trener Kaczmarek. Bobo kiedyś opowiadał, że Ben Hacker od razu zaczął pompować Bronowickiego, a że trudno było mu wymówić nazwisko Bronowicki, to po prostu nazywał go Big Brono. I tak pompował go przez 2-3 dni Big Brono, że po prostu ten Bronowicki no, po prostu musiał zagrać dobrze. Przecież znaczy to Mariusz był jego mecz życia. Bronowicki no tak. Zagrał mecz życia. Skasował Ronaldo w Kajmie. Znaczy ze wszystkich piłkarzy, którzy mieli jakikolwiek mecz życia, to mecz życia Bronowickiego jest najbardziej spektakularny, bo tak. Być Bronowickim i zagrać coś takiego na Ronaldo, jak ktoś tam jest, no nie, największa jakby amplituda między tym, co grasz zwykle, a twój mecz życia. No to tak jak dzisiaj Mateusz Matras by zezłomował Kyliana Mbappe, no to jest mniej więcej... No, dokładnie tak, to był dokładnie ten poziom. I jeszcze podoba mi się to, że tam ta kadra była też grała na żyle, bo przecież Mariusz Lewandowski w meczu z Kazachstanem został zmieniony przed przerwą i zszedł w ogóle taki obrażony. I tam musiało dojść do szczerej rozmowy tych dwóch panów i Lewandowski też w tym meczu był po prostu kozacki, bo on po prostu sobie wziął środek pola razem z Radkiem Sobolewskim, w którym grał taki gość, to się nazywał Deco, no, który... przez następne 2-3 lata będzie protoplastą jakiegoś Iniesty czy innego Szawiego. No po prostu ludzie, dla których
ten, jakby po tym meczu mogli kończyć karierę, jakby dali taką ofertę wielu piłkarzom, to myślę, że wielu by skorzystało, bo oni już wiedzieli, że nic lepszego nie zrobią. Szymon nam wysłał 2,50 euro. Tytrycy mówią o sukcesach, koniec świata. No tak, to na pewno historyczna tier lista będzie. A co interesujące, bo mam odpalony ten mecz na bibliotece w Łączna z Piłka PZPN-owskiej. Tabela po meczu, tabela naszej grupy. Serbia pierwsza z 10 punktami, Finlandia druga z 8 punktami, potem my i Belgia po 7 punktów i Portugalia na 5 miejscu z 4 punktami, co no jakby dobitnie pokazuje, że Polska to nie było tak, że po prostu byliśmy na jakiejś niewiarygodnej fali. Tam Leo Benhager też miał bardzo ciężkie wejście. I zresztą chyba Michał Listkiewicz się wypowiedział, a jest, właśnie. Nie mogę powiedzieć, że spadł mi kamień z serca, bo cały czas byłem przekonany, że zatrudnienie Benhagera było dobrym pomysłem. Michał Listkiewicz jak zwykle był tutaj po fakcie pewny swego. No ale no... Szalenie trudna grupa. Taka ekipa Serbia, Belgia, nawet jeśli nie w sztosie, no to Serbia, Belgia, Portugalia, Polska, jeszcze Finlandia. No naprawdę, z tego możesz złożyć solidną grupę Mistrzostw Europy. Ale stary, wyobraź sobie, że trafiamy do czegoś porównywalnego teraz. No przecież to jakbyśmy 2 remisy uratowali na narodowym, to byśmy z flagami biegali. No byliśmy w identycznej grupie. Przecież Azerbejdżan, nie, przepraszam, Albania obecnie to jest poziom tamtej Portugalii. Czechy obecnie to jest poziom tamtej Serbii. No i co? No niewiele zabrakło. No z Mołdawią byśmy lepiej wystąpili i kto wie, co by się wydarzyło. Szymon jeszcze przypomina, że zaczęliśmy od 1-3 z Finlandią w Bydgoszczy. Tak, to o ten mecz mi chodziło, że tak krótko w sumie po czymś takim jak 1-3 z Finlandią w Bydgoszczy następuje coś tego typu, czyli pokonanie Portugalczyków w taki sposób, nie pozostawiający tak naprawdę złudzeń, nie pozostawiający żadnych wątpliwości. Co? Następna Portugalia? No chyba tak. Damian się nie obrazi, jak przejdziemy bez niego. Portugalia, rok 2007, 2-2. Damian, poczyniłem honory, bo przeszliśmy do następnego. Tak jest, słyszałem was. Te same eliminacje, 2-2. Pewnie jakościowo już nie tak dobry mecz. Ja wiem, że apetyt rósł w miarę jedzenia, natomiast wciąż no Portugalia grała na żyle z nami i to było widać, że... Grała u siebie. Tak, że trochę wkurzyliśmy golema, jak mawia klasyk, i no Portugalia była na maksa zdeterminowana, żeby nam krzywdę narobić, a my nie daliśmy się. Ale wiadomo, mieliśmy też trochę więcej farta pewnie w tym meczu, bo te 2-0 wcześniejsze, jakby tam się skończyło 4-0, to w ogóle bez gadania, a tutaj różnie to się mogło potoczyć. Tak, ale wiesz co, patrzę na ten mecz 2-2, na statystyki, bo ja pamiętam, że to też był dobry mecz w wykonaniu reprezentacji Polski. Pierwsza połowa świetna. Tak, że to nie było tak, że my żeśmy tutaj znowu jakoś mega przyfarcili i coś z tej serii. I w strzałach celnych Polska-Portugalia po 6. Także to nie jest tak, że to była jakaś rozpaczliwa obrona Częstochowy i my żeśmy jedną kontrę zrobili, a w końcówce to w ogóle se samobója strzelili. Ja pamiętam jedno, że jak w tym meczu było 2-1, powiem tak, było dokładnie 2-1, to miałem takie poczucie, kurczę, to nie może się tak skończyć, bo my nie jesteśmy gorsi od tej Portugalii. Że miałem takie poczucie naprawdę krzywdy piłkarskiej i na szczęście zakończyło się 2-2, ale że to tam nie było farta. Zabrakło może Arka Radomskiego, no ale był potężny Mariusz Jop na stoperku, więc tu w sumie żeśmy wyrównali troszeczkę. A kim oni robili ten wynik wtedy? Jest nieprawdopodobne. Tak, także... Radomski Jop. To się udało. No i też dodałbym, że no kto wchodzi na zmianę? No Radek Matusiak musiał wejść w pewnym momencie, żeby ten wynik ratować. Także to jest... Za każdym razem, jak będziemy mówić, że no jest trudna sytuacja na stoperze w reprezentacji Polski, przypomnijmy, jak Benhaker wygrywał grupę z Portugalią, z Belgią, z Serbią i Finlandią, mając Radomskiego z Jopem do dyspozycji. No właśnie. Także no ten zagrał też, wiesz co, nie zagrał też Radek Sobolewski, w środku Darek Dudka, no i znów środek pola Dudka Lewandowski przeciwstawił się środkowi pola Manisz Petit Deco. Dudka Lewandowski. Ja to powtórzę. Dudka z Lewandowskim zatrzymali środek pola Manisz Petit Deco. Dobrze, ja chciałem Dudka jeszcze dodać... na środku.
Ja chciałem dodać jeszcze jedno. Wiecie, kto wchodził z ławki rezerwowych w Portugalii? No właśnie. Coutinho i Quaresma. Z ławki, bo się nie łapali do pierwszego składu. To jest nieprawdopodobne, że my gonimy wynik Łobodzińskim, Matusiakiem, a oni sobie z ławeczki. Quaresma, Moutinho. Okej. Okay. I co więcej, my gonimy ten wynik i my go doganiamy. To nie to, że a dobry mecz, a ten. My po prostu go doganiamy po piłkarsko dobrym spotkaniu. Naprawdę my dobrze graliśmy w tą piłkę nożną i nie ma się tam co zażynać, że nie wiem, o no to mieli większe posiadanie piłki i tak dalej Portugalia. My naprawdę zagraliśmy bardzo fajny mecz piłkarsko. No i ta bramka Krzynówka, nie? No. No tak, właśnie Peszos tak pyta, czy nie uważacie, że Jacek Krzynówek powinien odebrać nagrodę dla mistrza świata strzelania goli plecami bramkarzy? Tak, tak. Najsłynniejsze gole Krzynówka, słupek, bramkarz, gol. Tak. Więc sobie patrzę jeszcze na tę bibliotekę PZPN-u, bo tu naprawdę mega dużo fajnych, ciekawych rzeczy można sobie z tego przypomnieć i wyłuskać. To też, żeby nie robić takiego wrażenia, że był to aż tak drastycznie gorszy mecz, bo jeśli chodzi o strzały celne w tych statystykach, to po 6 mamy, a trzeba dodać jeszcze strzał, który był bramką, który był strzałem niecelnym, więc tak naprawdę jeśli chodzi o jakość sytuacji, niestety nie było wtedy jeszcze XG, ale wydaje mi się, że czysto piłkarsko to ten mecz zasługuje na to, żeby być wysoko. No, no dla mnie kurde nie wiem, czy magia. Dla mnie chyba magia. Top. Albo magia, albo top przed nie, Włochami. Moim zdaniem niska magia, bo słuchajcie, my gramy jak równy z równym Jopem. Jopem. To jest magia. This is magic. To jest, jeżeli dobra. Mariusz Jop jest, powstrzymuje, no może nie do końca powstrzymuje, ale gra jak równym z Moutinho, który łaskawie wchodzi świeży z ławki na zmęczonego Jopa, to jest magia. Jest ankieta na czacie, jak coś. Magia top. Póki co magia prowadzi. Ale tak wyrównanie. Po... Radek Matusiak wchodzi na gonienie wyniku. Ale to była życiowa forma Matusiaka. No. Pamiętajmy o tym, że to jest wyjazd. Portugalia jest na nas mega wkurwiona tak w tym meczu. My cały czas walczymy o... To jest galaktyczna Portugalia. To jest galaktyczna Portugalia. Portugalia ma na tamte czasy skład jak, nie wiem, jak aktualnie Francja. Nie ma jednej słabej pozycji na boisku. Ale prowadzi top na czacie. Na razie. No nie róbmy Dobrze. Tego. Drogi czacie. Bo się pogniewamy, bo was tak usuniemy jest. Tu z tego. Nie, nie wiem, że pogniewamy z czatem. To jest czat. Czat jest najważniejszy. Kurde. To jest walka. Jeszcze no bym poczekał. Tak do 120 głosów bym poczekał. Magia walczy. Głosujcie na magię. To była naprawdę magia. No kto ten... Możesz tam zagłosować też. Ja zagłosowałem. Ja właśnie też to kliknąłem, że to jest magia. Jest magia 50-49%, więc... Tak jest. Ale wam się udało na ślizgu. Udałeś. Nawet nie trzeba ten, znaczy powiem wam szczerze, jak to by przeszło do kadrowy top, to bym krzyczył reasumpcja, trzeba zrobić reasumpcję. Tak. Także... Musimy anulować, bo przegramy. Do 14 byśmy tu siedzieli, jak już by was było tu 7 i byśmy robili ankiety. Dobra, czyli Portugalia wskakuje na top, faktycznie niżej, pardonsik, ale to jednak była magia, 2-2. Z Portugalią, tak mocną Portugalią na wyjeździe, a teraz powiedziałbym dobre, złego początki, ale to były takie średnie katastrofalnego początki. Polska, Rosja na Euro 2012. Ja wiem, że ludzie będą się burzyć, że jak można tutaj Euro 2012, ale ten pierwszy mecz jeszcze był jakimś ziarenkiem. To był drugi mecz. Drugi mecz? A, faktycznie, tak. Faktycznie, no tak. No dobra, to nie, to jednak, to jednak tylko dobry mecz, albo nawet niżej. Ja nie wiem, czy w ogóle o tym razem, może to też trzeba było wyrzucić jednak. Tak, no, to... Wiecie co? Właśnie, że to Euro 2012, no nie doszukujmy się, że tam były spotkania, które można by zakwalifikować jako najlepsze mecze reprezentacji Polski. Powiem tak, Kuba, jak zaczniemy o tym rozmawiać, w ogóle jak zaczniemy po prostu nawet kontekst omawiać, to zacznie być nam i czatowi przykro. W sensie Wyrzućmy ten mecz w cholerę. Trzeba było to wczoraj bardziej brzytwę zastosować i tego meczu się pozbyć. Tak. Ładny gol na pewno Błaszczykowskiego, to doceniam, ale więcej nie mówmy o tym spotkaniu. Czyli 2012 Euro ostatecznie wykurza stąd.
To niech idzie na dobry mecz, na sam koniec, ale jakby uznajemy, że go tam nie ma. Tak. Szymon, przegrywaliśmy 0-1, wyrównaliśmy po kontrze. Po kontrze przegrywając. Tak, to jest świetne podsumowanie. Wywalmy to spotkanie. Tak, dobra. I przed nami wreszcie mecz, który moim zdaniem jest niedoceniany, a powinien być bardzo. Ukraina? Tak jest. Jest taki mecz. Mi ten mecz przypomina trochę jakby dostać piątkę, ale już po wystawieniu ocen w szkole. Bo już awansowaliśmy do fazy pucharowej na Euro. I właśnie tutaj, tu mam aspekt, którego nie poruszaliśmy wcześniej, a moim zdaniem w takich właśnie wypadkach jest niedoceniany. Adama Nawałkę hołbiliśmy i bardzo chwaliliśmy za wyniki, które osiągał z reprezentacją Polski, ale przede wszystkim dokonał rzeczy epokowej, bo dzięki jego dokonaniom to jeszcze nawet Fernando Santos mógł się ślizgać, bo Adam Nawałka był starym rankingarzem, tak jak ja. I stary rankingarz te swoje rankingi to nie nabijał tak, o, że się same nabiły. Tylko zawsze jak była okazja, to brał i wygrywał. I tutaj również. I bardzo chciałem docenić, że tutaj na poziomie mistrzowskim, na poziomie turnieju z mocnym rywalem zwycięstwo. Nie jakieś tam, że a dobra, taki przyjacielski remis, tylko normalnie zwycięstwo i koniec. I to jest coś, co mi się bardzo podobało w tym spotkaniu. Ja nie wiem, ja też nie mam wspomnień z tym. Nie budzi we mnie to spotkanie żadnych emocji. Pamiętam, że ja byłem pozytywnie zaskoczony, że gdy nie musieliśmy wygrywać, to i tak wygraliśmy. W sensie, że mogliśmy tam nawet się położyć i tak byśmy mieli ten awans, a wygraliśmy i to tak nawet bez większych problemów. No tak, tak, to jest niesamowite. Znowu, kontekst, nie mecz, że mamy trzeci mecz o pietruszkę. Nie, że o pietruszkę, że już odpadliśmy jak zwykle, tylko że zaawansowaliśmy. To samo w sobie mówi wszystko, prawda? A jeszcze go sobie wygrywamy i to chyba troszeczkę przewietrzonym składem. Nie na tyle, żeby zagrał Linetti, to wiadomo. Ale troszeczkę takim, no wiadomo, różnym. Aj, kurczę, szkoda, że Karola nie powołał, pan Michał Probierz. No ale jeszcze wszystko przed nami. Przede mną i przed Karolem Linettym na pewno. Składy na ten mecz. No na przykład Piotrek Zieliński dostał szansę. Thiago Cionek zagrał. Chyba Cionek nie był zbyt dużo nie grał wtedy, co nie? Tak mi się wydaje, nie? Patrz, że Starzyński wszedł z ławki, także to dużo. No, Starzyński wszedł, no Linetti, no jednak ławeczka. Spokojnie, poczeka na swoją szansę. Także skład jest dla pana Cionka, nie dla pana Karola Linettego. Jodłowiec z Krychowiakiem, czyli też Mączyński odpoczywał. To były czasy, kiedy na mecz o pietruszkę Krzychu Mączyński mógł sobie odpocząć. Niesamowite. Ładna historia. I no, i Tomasz Jodłowiec już wtedy grał z pseudonimem Jodłogan, jako polska odpowiedź na Gündogana, co warto docenić też. Jodłogan. No ale ja nie wiem, ja bym tego jakoś wysoko bardzo nie dał, tak szczerze mówiąc, bo fajne, ale nie mam emocji z tym. Było pięknie? Albo bardzo dobre wspomnienia nawet tylko. Ale z strony kontekstu, no to jest kadrowy top, tak, że grasz sobie na wielkim turnieju, zwycięstwo na wielkim turnieju, gdzie już nawet nie musisz, no warto się, no może aż tak, od strony kontekstu. No to widzę, że czat też celuje między poziom 3 a 4 nawet. No dobra, czy dobre wspomnienie czat jest bardziej, tak? Tak. I też jednak ja mam takie, dawno nie oglądałem ani skrótu, ani nic z tego meczu, ale mam wrażenie, że tam Ukraina jednak była lepsza, w sensie, że jednak długimi fragmentami to my byliśmy. Wiadomo, to nie była desperacka obrona, ale jednak trzeba było usiąść dupką niżej i się pobronić. To już też była dobra Ukraina, to trzeba przyznać, bo tam te skrzydła Konopliankę, Jarmołenko, tam Bogdan Budko w ogóle grał na lewej obronie. Ten Bogdan Budko, który grał w Lechu później. Roman Zozula, Oleksandr Zinchenko już wtedy chyba na Wyspach, więc no to niezła Ukraina, ale dla mnie... Dobre wspomnienie. Ja nie mam zdania, bo zupełnie mi ten mecz jakby z głowy wypadł. Czat tutaj też widzę, że dobre wspomnienie, to dajemy tam. Mecz niedoceniany, ale pod względem jakości gry, bo teraz mówimy o Polska-Rumunia 2-16, jakbyśmy oceniali, wyrzucili stawkę
wyrzucili derbowość rywala i tak dalej, to pod względem gry to myślę, że to mógł być nawet top 3 meczów w XXI wieku. To, co myśmy z Rumunami zrobili, tam no. Nawałkowy walec po prostu się wpieprzył w tych Rumunów. Nie, no, zezłomowani zostali. To jednak, bo Rumunia jest mniej sexy nazwą, że tak powiem, tak. Ale tam Rumunii nie mieli nic do powiedzenia. Tak, jakby to były jakieś Węgry albo Słowacja, to byłoby naprawdę wysoko. Wiadomo, że to też taka Rumunia przejściowa do tych czasów obecnych, gdzie oni wchodzą na duży turniej, a tą kadrą z początku XXI wieku, ale no to naprawdę pod względem gry Polski to było coś kapitalnego. Tak jak my tam zrobiliśmy te trzy punkty, to 3-0, to tak nie wygrywaliśmy meczów, nie wiem, z Kazachstanem, na takiej pewności. Po prostu żadnych wątpliwości, kto jest lepszy, przyjeżdżamy, jesteśmy o klasę lepsi, wyjeżdżamy, do widzenia. No. Z tego, co widziałem w komentarzach przed programem, chyba na naszym community na YouTubie, to ludzie zwracali też uwagę na to, że kadra na potężnym wkurwie po aferze alkoholowej z udziałem chyba Łukasza Todorczyka, jeśli dobrze pamiętam. No tak, zażegany hotel słynny. Tak jest. Więc tutaj, że była to bardzo mocna odpowiedź na to, że klimat wokół kadry zaczynał się delikatnie psuć pod tym względem. No ale przede wszystkim piłkarsko, tak? Teraz sobie patrzę znowu w statystyki, które łączy nas piłka przygotowuje. No 16 strzałów. Ale Lewandowski taki świetny mecz też. Tak, Grosik tam wyglądał jak milion dolarów. No, ale się grało wtedy, kurde. Ale wiecie, co mi się podoba? Że ten mecz został rozegrany 8 lat temu i tak jak kiedyś opieraliśmy swoją ofensywę na tridentę Grosicki, Lewandowski, Zieliński, tak jutro też musimy oprzeć na tym tridentę. O, jest okładka przeglądu sportowego. Petarda. Kapitan kadry ogłuszony przez rumuńskich chuliganów wstał jednak, by zadać rywalom dwa ciosy. No tak, bo tam był jeszcze ten aspekt, że... Wtedy wszyscy, rzeczywiście Robert był takim gościem, że no wpatrzeni byliśmy jak w obrazy. Jakiś szczytowy moment jego. Chyba nawet lepsze eliminacje niż te do 2016, bo miał mniej pomocy w eliminacjach 2018. Czasami brał nawet na plecy. To najlepszy Lewandowski w kadrze, eliminacje do Mundialu w Związku Radzieckim. Tak, to ja też się zgadzam. Na mistrzostwa do 2018 to Lewandowski wziął nas na garba sam. Jeszcze sam tych finisz eliminacji, gdzie Lewandowski wkurzony po meczach, wygranych nawet, ale przecież po awansie on od razu poszedł do nawałki ten się wykłócać, więc... Mecz Lewandowskiego, eliminacji Lewandowskiego, taki Lewandowski z czystego prime'u, dla mnie kadrowy top, bo na magię to jednak za mało, a jeśli chodzi o prezencję i to, jak kadra wyglądała, to dla mnie kadrowy top. Ja nie będę się kłócił tutaj z wami, bo ja chyba też. Słuchajcie, dlaczego Krzysztof Krawczyk ma piosenkę Turbo Grosik? To jest mój cel życiowy, że wepchnąć tę płytę do mainstreamu, bo ona ma mało odsłuchów i tak dalej, ale tam są piosenki o polskich bramkarzach, wie to Ronaldo, wie to Messi, nasi bramkarze są najlepsi, tam jest piosenka Turbo Grosik, znów energia go roznosi. Dobrze, że energia nie energol, bo w tym samym czasie miał. Tak, tam jest piosenka Kuba, ole, Kuba z tobą wszystko się uda. A jest co Robert Lewandowski, gol dla Polski. Lewandowski, gol dla Polski, Lewandowski, gol dla Polski. Nie no, panowie, to jest jedna z lepszych płyt piłkarskich, to jest najlepsza płyta piłkarska. Więc polecam, jeżeli nie znacie tej całej dyskografii... Cała w sensie płyta o polskich piłkarzach, tak? Tak, o polskich bramkarzach i tam w ogóle w wymieniance najlepszych bramkarzy polskich jest Tytoń. W sensie tam jest Szczęsny, Młynarczyk, Tomaszewski i Przemek Tytoń. Czytam playlistę, numer 1 Biało-Czerwoni, numer 2 Lewandowski, gol dla Polski, numer 3 Kuba, z tobą wszystko się uda. Nigdy tego nie słyszałem. Nie no, puśćcie sobie, po programie macie od razu to sobie puścić, jak kawałek Kuba i Turbo Grosik. No, spokojnie. 4. Polscy bramkarze są najlepsi. 5. Turbo Grosik. 6. Dzisiaj mecz. 7. Wygrajmy jeszcze jeden mecz. 8. Strzelaj gola. 9. My wygramy ten mecz. I na koniec dwie pozycje
10 Lewandowski gol dla Polski w wersji karaoke i 11 biało-czerwoni w wersji karaoke. Przeboje kibica 22 zł obecnie kosztuje ten album. Gdyby nie to, że nie mam już w aucie odtwarzacza płyt, to bym już zamawiał. Ale to jest największy sukces Kamila Grocickiego w karierze, że Krzysztof Krawczyk poświęcił mu piosenkę osobną. Nie, że gdzieś się przewija w piosence Krzysztofa Krawczyka, tylko że ten sam autor, który dał nam Za tobą pójdę jak na bal, Parostatkiem w piękny rejs, ma też w swojej dyskografii piosenkę Turbo Grosik. Panie Kamilu, bez ironii, ilu sportowców może o sobie coś takiego powiedzieć? Otóż niewielu. Brawo. No, chyba, no to jak patrzymy na te piosenki, to tylko Turbo Grosik miał samą, czy Kuba jeszcze miał? Lewandowski, a polscy bramkarze już mieli jako... No to jako zbiór. No, czyli trzech ludzi na świecie ma piosenkę Krzysztofa Krawczyka o sportowcu. I jednym z nich jest Turbo Grosik. I panie Kamilu, jutro proszę sobie odsłuchać przed spotkaniem, bo nie wierzę, tak, że nie wyjdzie pan w pierwszym składzie i na tych husarskich skrzydłach Krzysztofa Krawczyka i jego pieśni niech nas pan zaniesie na wielki turniej. Ale ja chciałbym w ogóle to na stadionie, jak Grosicki strzela gola i z głośników leci Turbo Grosik, znów energia go roznosi. Ładnie. Zwłaszcza, że energia ma dobre skojarzenia u mnie. Podoba mi się, bo kawałek polscy bramkarze są najlepsi. Ma taki publicystyczny nawet sznyt, trochę bym powiedział. Przeczytam wam, jak to by brzmiało w takiej formie faktycznie publicystyki. Polskich bramkarzy ceni świat. Co najmniej od 40 lat. Zaczął to Janek Tomaszewski. Następni byli jeszcze lepsi. Dudek, Młynarczyk, Szczęsny Tytoń. Opinię mają znakomitą. Fabiański, Borut, Szczęsny Tytoń. Opinię mają znakomitą. No tam spokojnie wklejasz do przeglądu sportowego, wrzucasz w środek i nara. No jest publicystyka, a nie tylko... Ale musisz sobie to puścić, jak to jest wyśpiewane tam. Dudek, Młynarczyk, Szczęsny Tytoń. Opinię mają znakomitą. Nie, no... To, że świat tego nie zna, to, że nie ma to 1,5 miliona wyświetleń na YouTubie, to jest skandal. Ale mi się podoba w tej zwrotce to, że dał z tym tytoniem na początku i później idzie dalej ta zwrotka i kurde, mam problem z rymami. Wiesz co, dam jeszcze raz tytoń. Nie będę się pierdziczył. A tu mam też dobre. Wydaje mi się, cosik, że nasz szalony Turbo Grosik wspaniały zagra mecz, gdy rzuci ten swój turbo bieg. No przecież to jest jak przewidywanie przed jutrzejszym spotkaniem. No to jeżeli ktoś chce zrobić... Studio TVP Sport. Wydaje ci się, cosik, że Turbo Grosik da radę? Powiem tak, jeżeli ktokolwiek wypowie przed jutrzejszym spotkaniem w jakimkolwiek poważnym studiu inną opinię niż taka, to może sobie, nie wiem, komentować, ale padla, który nawet nie jest sportem. Może sobie badmintona, czy badmintona. Badminton jest sportem. Badminton, paletka. Dobra, San Marino 10-0. A umieściliśmy już tę Rumunię gdzieś? Tak, kadrowy top. Kadrowy top. San Marino 10-0. Tam strzelał każdy. Tam nawet ludzie, co byli na szaro w Football Managerze, strzelili go. Tam chyba Bogutki był i była jakaś przewrotka w ogóle. I pierwszy gol po kilkunastu sekundach? Nie pamiętam. Pamiętam, że Bogutki strzelił. Zaraz sprawdzę. Bogutki tak, pierwsza minuta. No, tam była pierwsza akcja, już gol. Słuchajcie, już abstrahując do tego, że każdy strzelał, bla, 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 bla. Na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę i od tego czasu każdy się obsrywa. Lewa obrona. Jacek Krzynówek. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Każdy potem trener, obsraniec nigdy nie zrobił czegoś takiego. A tu Krzynówek na lewej obronie. Dlaczego wygraliśmy 10-0? Bo ktoś się nie bał, bo majstersztyk taktyczny, bo jak się chce, to można. Tyle w temacie. Wiesz co, Kibol LP zadaje słuszne pytanie. Czemu ten mecz grano w Kielcach? Bo wtedy to nie było tak, że wtedy były Kielce jedynym stadionem porządnym w Polsce, bo jeszcze tak, nie powstały ten euro. Pierwsza Tesco Arena, nie? Taka pierwsza Tesco Arena wybudowana w Polsce. Także to akurat... Nie dziwi, ale ja teraz jak patrzę, Jacek Krzynówek, lewa obrona, no i co, wyjdziemy tak na tą Estonię? Nie, bo się obsramy i zobaczycie, będzie źle. Ale masz rację, ja też to lubię, kurde, nie ma srania po krzakach, dawaj, czterech napastników się zmieści, to dawaj. Na czterech napastników zagramy, który strzeli.
Chyba był taki mecz, gdzie Piątek, Milik i Lewandowski grali jednocześnie. Tak, za Brzęczka czy za Sołzy? Albo za Brzęczka. Za Brzęczka. Brzęczka wczesny Sołza, coś w te okolice. No kurde, tak trzeba grać, a nie tam. A czy teraz na San Marino byłoby nas stać, żeby wyjść na przykład na lewej obronie z Grosickim? Nie, byłoby pewnie, o, tu zagramy hybrydę, tu na... Tak, tak, poprzestrzenie Kiwiorem będziemy zamykać. Tak, na jednym wahadle Frankowski, na drugim Zalewski, tak żeby... Ale nie za wysoko, nie za wysoko. Tak, tak, ty Nikola tylko biegasz do połowy boiska, dalej nie. Znaczy na pewno byłoby takie założenie taktyczne, że jak jedno wahadło przekracza linię środkową, to drugie już zostaje, Kiwior jak Zalewski przekroczy linię środkową, Kiwior na lewo przesuwasz, Frankowski wracasz na prawą obronę. A tu Jacek Szynówek, lewa ten. Ja wam powiem, był taki mecz, w którym Polska zagrała na 5 napastników i to był w 87 roku. Polska typ Okoński, Furtok, Włodzimierz Smolarek, Dariusz Dziekanowski, Jan Urban. No 5 napastników w składzie. 0-0. No nie, dlaczego? Nie uznali nam pewnie 5 goli. No na pewno. Marcin Smyk pisze, Boguski, Smolarek, Robercik. Piękna sztafeta pokoleń w jednym meczu. No brakowało tylko Radomatu, no tak naprawdę. W białej koszuli z winem w ręce. Słuchajcie, tam szedł na zmianę Łukasz Sosin. To dużo mówi. Ale ja bym nie deprecjonował tego 10-0, bo przypomnijmy sobie, jak Zbigniew Boniek grał z San Marino i gole strzelali Kukiełka z Kaczorowskim i to po zmianie stron. Ile San Marino nam nastrzelało bramek, ile razy się męczyliśmy. Ja bym dał przynajmniej dobre wspomnienie to 10-0. Tak, tak. Nie, no, w sensie to jest chyba do tej pory to na pewno, ale rekord strzelonych bramek w meczu reprezentacji Polski. No to nie jest mecz zupełnie bez historii. I tak jak mówimy, no możemy się śmiać, no San Marino no puknęli 10-0. No to zapraszam współczesną reprezentację Polski na sparring San Marino i jak tam 3-1 zrobimy, to koszulki będą tak na głowę zakładali. A jak Fabianiec bronił karnego z San Marino? Tak, tak. Albo musieliśmy jakąś oszukaną ręką się ratować. I tak. Sebastian jeszcze pisze, San Marino od 90 roku 6 razy przegrało mecz, tracąc co najmniej 10 bramek. Norwegia, Belgia, Niemcy, Holandia, Chorwacja i Polska. Więc to nie jest tak, że tych San Marińczyków biednych każdy leje tam 18-0, a dyszka w bitwie zawsze jest coś fajnego. No my często na nich trafiamy i to naprawdę były często koszmary po prostu. Ja kiedyś obejrzałem sobie ten mecz imienia ręki Jana Furtoka. Mój Boże, to było coś strasznego. Oni powinni prowadzić do przerwy. Tam gościu z San Marino spudłował z metra głową. Dramat. I jeśli mamy taką historię meczów z San Marino, no to, a polecam sobie odwinąć, jak San Marino prowadziło z Anglikami po 15 sekundach. Tak. Taki moment po prostu w historii futbolu. Grają na Wembley i San Marino prowadzi po 15 sekundach. Także przynajmniej było pięknie, albo bardzo dobre wspomnienie, albo jedno z dwóch, no bo... Ja bym dał po prostu bardzo dobre wspomnienia. No, ale wspomnienie. To zawsze zapada. To jest dobre wspomnienie. No, no to bardzo dobrze. Jacek Szynówek na lewej obronie. To jest najpiękniejsze wspomnienie. To nawet nie wynik. Bo dobrze strzela z dystansu. Kończymy całą przygodę 2016 roku, czyli Erło. Erło kończymy meczem z Szwajcarią. 1-1 po regulaminowym czasie gry, wygrywamy po karnych, Shaqiri wali nam z przewroty, my jesteśmy dzielni. Chyba z takich ostatnich 10 lat, chyba najbardziej wzruszający moment dla mnie jako kibica reprezentacji Polski. No myślę, że nie ostatnich 10 lat, tylko ostatnich 30 paru lat. Także no za mojego odkąd życia. Żyjemy, dopóki chodzimy po planecie. No, no tak, tak, odkąd żyjemy, to bez dwóch zdań. Także no tutaj pod kątem tego, no to wiadomo, że to jest magia. To teraz pytanie, czy to jest magia numer jeden ze względu na no, wysokość turnieju, rangę meczu. No chyba tak, no co. No i tu właśnie nie wiem, gdzie to wcisnąć. Tu mam... Ja też. Nie, powiem szczerze, bo lepiej piłkę zagraliśmy z tą Portugalią wtedy, żeby nie było. Piłkarsko wtedy... I tu się pojawia to, przed czym przestrzegałem, bo tutaj tak, piłkarsko, no okej, okay, no to najlepiej zagraliśmy z Portugalią, dalej była Szwajcaria i trzeci na pewno najsłabszy z tej trójki byłby mecz z Niemcami wygrany 2-0. Ale dla mnie, no kurczę, z Niemcami to jednak z Niemcami. Nie, nie, to na pewno wyżej niż Niemcy 2-0 w eliminacjach, na pewno. To jest wielki turniej i to nie faza grupowa.
co nam się wcześniej zdarzało, tylko 1/8 finału, który daje nam awans dalej. No ja nie wiem, bo ten mecz był naprawdę, my tam walczyliśmy o przetrwanie, im dłużej ten mecz trwał. Dopiero karne były udane, ale tam tutaj był ten mecz, kiedy wpuściliśmy Sławka Peszkę, żeby trochę tam się poprzepychał i wywiózł piłkę gdzieś, bo ma dużo sił. No i Łukasz Fabiański nas trochę niósł na plecach. No nie, no ta interwencja Fabańskiego z okienka to jest chyba najlepsza interwencja polskiego bramkarza w, meczu, w ważnym meczu kadry w XXI wieku. Przecież to, co Fabian tam jest rzut wolny. Ale nadal ja jestem za rolą wychowawczą naszego programu dla przyszłych pokoleń. Zwycięstwa stawiajmy wyżej niż porażki ładne albo honorowe. No to jest najpierw 1-1 niżej niż zwycięstwo nad Niemcami 2-0. Słuchaj, czy karne są częścią. Słuchaj, gówniarzu. Ty nie byłeś taki mądry. Dokładnie. Ale jak ty zrobiłeś? Nie. No właśnie, nie. No to ten. Ja teraz wchodzę na komputer i muszę tutaj na Automoto sprawdzić parę rzeczy. Więc bardzo gorące, ciepłe wspomnienia. Podrzucam bardzo mocny argument za tym, żeby dać to nawet na drugim miejscu w Magii. Zapytam was tak, jakbyście mieli usunąć albo przeżyć jeszcze raz jedne emocje z tych wszystkich meczów, które oglądamy, które omawiamy, to czy to nie byłoby właśnie Polska Francja 0-0. Ale to jeszcze z czasów tego, Arkadiusza Woźniaka. Tak. Jakbyście mieli... Nie, ja bym chciał przeżyć jeszcze raz. Nie obejrzeć meczu Francja-Polska chciałbym. Bardzo chciałbym. Ale nie, chcecie poczuć znowu to samo, co po meczu Polska, po jakim meczu byście chcieli znów być i przeżyć, i czuć w środeczku to samo? Dla mnie znaczy, Polska Szwajcaria. Znaczy, no na pewno to jest stawka największa, jedyny pucharowy mecz, jaki wygraliśmy, to jest nieodzowne, ale tu jest ta dyskusja, że jednak ten mecz, Szwajcarzy byli lepsi, a grasz i Szwajcarzy nie byli nawet europejską jakąś potęgą, byli po prostu solidną drużyną, a Portugalia była jednym z najbardziej klasowych zespołów na świecie, który pokonaliśmy w sposób zdecydowany, grając dużo lepszy futbol. Z kolei Niemcy, no to są też wątki pozapiłkarskie, pierwsza w historii zwycięstwo, to są trzy mocne kandydatury do pierwszego miejsca. Ja bym nie dał Szwajcarii na pierwszym miejscu, to nie, mówię. Na pierwszym też bym nie dał, bo najlepszy jakościowo i tak dalej jest mecz z Portugalią, tylko zastanawiam się, czy Szwajcaria przed 2-0 z Niemcami, czy po 2-0 z Niemcami. Ale Julek by dał, więc tu musimy poprosić czat o tak zwany VAR, tak? Niech czat zdecyduje. Ale umówmy się, panowie, to jest ostatni raz za naszego życia, jak my przeżywamy pozytywne emocje po wyjściu z grupy na dużym turnieju. Znaczy to prawdopodobnie jest ostatni raz, jak wyszliśmy z grupy na dużym turnieju, a jeszcze do tego dodajemy, że po tym wyjściu z grupy przeżywamy jeszcze pozytywne emocje. To jest, znaczy w sensie obejrzyjcie sobie ten mecz jeszcze raz, bo do końca życia nie przeżyjecie na tym etapie turnieju niczego innego, jak jaraniem się tym, czy Holandia przejdzie dalej, nie wiem, z Francją, bo to będziecie oglądali, bo Polski już dawno tam nie będzie. Słuchajcie, ale czat w ogóle do top, a nie do Magii chciał ten mecz. Jezu. Ludzie. No nie, więc to okaże sądzić, że być może jednak dajmy sondę Polska, Szwajcaria, no chyba, że nie chcemy tego sądą rozstrzygać. Nie, jest sąd. Kto na drugim miejscu w Magii i na razie Niemcy prowadzą przed Szwajcarią, no i przed Portugalią, która pewnie jest przez wszystkich uznawana jako ten top jeden. Ja mam ten zgryz, że Szwajcarię bym dał pod Niemcami, ale jednocześnie bym dał na równi z Portugalią, więc ja to podium bym trochę tutaj powywracał, ale chyba musimy się zdać na czat. Widzę, że jeszcze trwa ankieta, 89 głosów w tym momencie, no Niemcy prowadzą jako drugie miejsce, czyli Szwajcaria byłaby wtedy na miejscu numer 3. Dla mnie najlepszy mecz Mistrzostw Europy w wykonaniu Polaków to Polska-Niemcy, nawet jeśli to był zaledwie remis i jeszcze nie wszystko było jasne, ale no to są trudne rzeczy do oceny, no bo to jest jedyny mecz pucharowy, który wygraliśmy. To są pierwsze za mojego życia wygrane karne Polaków, to było w ogóle niesamowite doświadczenie, tak? Zobaczyć karne Polaków, gdzie karne to mi się kojarzyły z porządnymi drużynami, a nie z nami, tak, że oni tam grają karne na Mistrzostwach Europy i my to wygrywamy. Niesamowite doświadczenie, to samo w sobie było, faktycznie. Roma Lokuta, czy jak to się tam mówi, Vox Populi, Vox Dei, na drugim miejscu w Magii Niemcy, 51% w ankiecie, równe 100 głosów,
zostało oddanych, czyli wędrują na Szwajcaria, drugie miejsce Niemcy 2-0, tak. Na trzecim miejscu Szwajcaria 1-1. Tak jest. Na ten moment. No dobra, to trzeba posłuchać czatu. Ja pewnie byłbym w stanie jeszcze się pokłócić, ale tylko przez względy takie emocji uczuciowe, bo to nie było tak, jak Leszek mówi, no my w dogrywce byliśmy jak taki bokser, co już jest na linach i tylko chce do tych karnych. Może prowadził po 90, jeśli chodzi o grę, bo w 90 minutach wyglądaliśmy jednak ze wskazaniem, zwłaszcza do tego gola Shakiriego. Ale dogrywka to już było modlenie się. I tam strzał, kurde, nie pamiętam, czyj strzał wyciągnął Fabiański. To był Derdiok czy Czaka? Kurde, czat pewnie pamięta, który tak strzał wyciągnął Fabiański. A nie przekonuje się to, że to jest ważniejszy mecz z Portugalią niż ze Szwajcarią, że portugalskich piłkarzy kojarzysz? A szwajcarski nie? Ja się nie kłócę o pierwsze miejsce. Bo z Portugalią jest bezsprzecznie najlepszym spotkaniem w XXI wieku. Ja się kłócę o drugie miejsce, w sensie czy wygrana nad Niemcami nie mniej. No. Ale dobra, jeżeli chodzi o najlepsze mecze, no, z drugiej strony w meczu 2-0 z Niemcami, no to też było gadanie, że waliśmy po autach, więc no nie, dobra, ale ja się nie będę za ten mecz umierał. Jeżeli tylko Polska, Portugalia jest na pierwszym miejscu, to ja o resztę nie muszę tutaj, że tak powiem, jakoś specjalnie walczyć. No, trzeba przyznać, że to euro nasze było fenomenalne, ale no, te mecze były po prostu porządne, tak? To nie były jakieś niesamowite fajerwerki, taka jest prawda. Mieliśmy świetną defensywną drużynę i stąd ten jakby gry. Tak, oczywiście, że tak, no ale no, słuchaj, jak Grecja wygrywała euro, to bo grała piękny ofensywny futbol, czy bo przepychała te wszystkie mecze, ale mają pamiątkę do końca życia Grecy z wygrania wielkiego turnieju, więc nie stać polski reprezentacji, znaczy teraz reprezentacji polskiej to w ogóle na nic nie stać, to już w ogóle zapomnijmy, ale tamtej nie było stać na piękny futbol, więc grała to, co umiała grać i to, co mogła ugrać. Więc znaczy, jakbyśmy robili tier listę wydarzeń polskiej piłki pozytywnych, to tak. Euro jest w magii i później tak. Coś jest dopiero na trzeciej tier liście. No, ale to jest taka łączność, a nie, że jakiś jeden mecz był niesamowity, tylko cały ten turniej. Tak jest. Piotr z Pieńkowa pyta, wy nadal siedzicie? Tak, jeszcze mamy kilka meczów, a teraz mamy mecz Szkocja-Polska, o którym już napomknęliśmy. Wślizgostrzał dupą Roberta Lewandowskiego po tragicznie wykonanym rzucie wolnym chyba przez Kamila Grosickiego, taki niedolot odbijanka i mecz, który był ważnym krokiem w kierunku Euro 2016. Znów no takie kopalnie się z tymi Szkotami, to było na zasadzie kto ma twardy piszczel i kto tym twardszym piszczelem wepchnie piłkę do bramki. Ostatecznie udało się nam i dzięki temu no, wykonaliśmy sus w stronę Euro 2016. No nie wiem, no jak sobie pomyślę, że niedawno rozmawialiśmy o 2-2 na wyjeździe z Portugalią, nie będąc gorszym. Tak jak patrzę, że graliśmy teraz przeciwko skład po Szkocji, nie znam nikogo, Fletcher, przepraszam. Fletchera kojarzę, a reszta to jakieś no-name'y. No nie wiem, no okej. Okay, no. Znaczy, to jest ten dwumecz, o którym mówił Kuba, że te mecze razem, Irlandia i Szkocja, są historią o tym, jak reprezentacja Adama Nawałki wytrzymywała presję. I mecz ze Szkocją był naprawdę do przegrania. Naprawdę mogliśmy się tam kompletnie rozsypać. Ale Robert Lewandowski strzelił jedną z najładniejszych bramek w swojej karierze, wślizgostrzałem z 20 centymetrów. Jedną z najważniejszych bramek, najładniejszych Roberta, pokazujących szybkość jego decyzji, że on zrozumiał sytuację o ułamek sekundy szybciej niż inni. Jak się mówi dzisiaj, że wybitni piłkarze po prostu o ułamek sekundy szybciej rozumieją, co się dzieje na boisku, to tę akcję, tę bramkę Robert Lewandowski może pokazać na dowód właśnie tego, nie jakąś przewrotkę, nie strzał po widłach, tylko tę bramkę, gdzie widać, jak nikt jeszcze nie ogarnia, Robert już wie, co należy zrobić. I ta bramka mi zawsze zapadnie w pamięć i to, jak to zostało wyszarpane. Ale rzeczywiście to się w dwupaku z Irlandią najlepiej broni, jako osobne spotkanie. Ja mam bardzo ciepłe wspomnienia z tym meczem, że przetrwaliśmy, że się nie rozsypaliśmy, no ale wiadomo, że schodzimy teraz z mówienia o bardzo wielkich meczach, więc jest nam troszeczkę ciężej. Tak, tak. Jak gdyby ten mecz był jakoś wcześniej przedeurowy w kontekście omawiania, to pewnie byłoby łatwiej. Irlandię daliśmy na było pięknie. Ja tę Szkocję dał chyba bym na czwartym tierze, bo jednak to też jest taki dostarczyciel emocji z odpowiednią wagą. Nie jakiś super mecz, nie jakiś super rywal,
nie jakieś widowisko, ale jednak gol w ostatnich sekundach i jeszcze Lewandowski zabierający piłkę, wołający tych piłkarzy, żebyśmy jeszcze po trzeciego gola poszli, to jednak jest prime Nawałkowej kadry. Kapitalny Lewandowski swoją drogą, nie? Z tamtego znów, meczu. Tak, znów świetny Lewandowski. No dobra, czyli co, jak tutaj czat? Czat jest za wspomnieniem. Dobry mecz, chyba za nisko. Ja wiem, że to jest Szkocja, ale to jest jednak Szkocja na wyjeździe, więc chyba zostaniemy przy tych bardzo dobrych wspomnieniach. I tam gdzieś koło San Marino to wrzucimy. Głosy sprzeciwu nie słyszę, to możemy przejść do... Kurde, ja bym ten mecz Polska-Szkocja, baraż o Mundial, Polska-Szwecja, przepraszam, baraż o Mundial, to była obietnica Czesio-Michniewiczowska. Jak my byśmy grali tak przez całą kadencję do końca i jeszcze wcześniej, jakby jakiekolwiek mecze Czechu miał, to ja tego oczekiwałem. Stabilnie z tyłu, z przodu coś wpadnie, później jakiś farcik w ogóle karny, jest pięknie. Modelowy mecz Czecha Michniewicza. Przy czym trzeba pamiętać tutaj i mam nadzieję, że mimo wszystko będziemy to pamiętać z kadencji Czesława Michniewicza, że on skakiwał do rozpędzonego wozu. Że tutaj naprawdę nie było tak, że Czesław Michniewicz wypracował sobie automatyzmy i tylko obserwował, no pokażcie co tam ci Szwedzi. To była sytuacja ultra awaryjna. Sytuacja, w której znowu było trochę to rally around the flag, że wszyscy się zjednoczyli, no bo kurde, zostawił nas ten Hochstapler z Portugalii, nasz Alvaro, którego tak pokochaliśmy. Alvaro mówił, że nie, jak się raz mu skończy, to się tu przeprowadzi na stałe, że on zostanie z nami spokojnie, a poza tym ma gorący południowy temperament i on musi się tak zachowywać. I przychodził nasz tutaj własnymi rękami wychowany na wronieckiej ławce rezerwowych Czesław Michniewicz i wchodzi i wygrywa 2-0 i nie pozostawia jakichś wielkich wątpliwości. Nie ma tam nawet jakichś takich wielkich emocji, że o Boże, Szwedzi nas gonią, Szwedzi nas biją. Nie, spokojnie. Taki mecz faktycznie modelowy dla Czesława Michniewicza. Tam w pierwszej połowie było trochę smrodu pod naszą bramką. Tam Szczęsny musiał się pogimnastykować. To też trochę o tym zapominamy, ale to była ten baraż ze Szwecją, to była zapowiedź kapitalnego mundialu Szczęsnego. On już wtedy zaczął. Natomiast na tle tych meczów niektórych z podobnego okresu, zbliżonego okresu, to wydaje mi się, że tu tych emocji nie było aż tyle, co w niektórych, które już dzisiaj nawet omawialiśmy, gdzie faktycznie rywale też mocno nas ostrzeliwali. Ważna rzecz, bo bardzo możliwy jest vibe obniżania rangi tego meczu przez to, co wydarzyło się potem z kadrą na mundialu, że i Czesław Michniewicz zły i tak dalej, i tak dalej. Dlatego oddzielmy trochę te emocje, które potem się udzieliły w kontekście kadry i w kontekście tego, że Michniewicza zwolniły pieniądze, ale to, że rzeczywiście to, co powiedział Kuba, wchodzi, ma do zrobienia robotę i ją robi. I to robi ją nie w jakichś rozpaczliwych, nie wiem, warunkach czy fartem, byśmy powiedzieli, tylko naprawdę swoją pracę wykonał. Patrząc na to, co teraz dzieje się z kadrą i co my gramy, to jest dla mnie kadrowy top. Dla mnie też to jest kadrowy top. Z jednego też jeszcze ważnego kontekstu. Pamiętajmy, Szwecja to jest derbowy rywal. Tak jest. I Szwedzi od 2004, odkąd pamiętam, całe moje piłkarskie życie trafialiśmy na Szwedów i z nimi przegrywaliśmy. Całe moje piłkarskie życie. Zazwyczaj również z klubowymi reprezentacjami, ale z reprezentacjami narodowymi to już na pewno. Za Wójcika w trąbę. Nawet jak graliśmy te eliminacje Janasa, nas jeszcze oszukali, oddali mecz Łotyszom. Jerzy Dudek wpuścił jakąś bramkę już w trzeciej minucie ze Szwedami. Całe życie Szwecja, Szwecja, Szwecja nam uprzykrzyć życie. Nawet jak już tyle lat minęło, trafiliśmy na nich w grupie, mecz o wszystko, Paulo Sousa i znowu Szwecja nam pokazuje drzwi. I to, że ograliśmy Szwedów, my przechodząc dalej, a ich zostawiając w domu, dla mnie ma niebagatelne znaczenie i dla mnie to jest kadrowy top, że w końcu tych Szwedów udało się pokonać i to w tak ważnym meczu. Uwaga, Suchoparski pisze, że Szwecja przez moment była dla nas Gurbanem Gurbanowem, no to tak. Dodaję kontekst, który na pewno was wszystkich ujmie. Zresztą przeczytam, a wy powiedzcie, kto jest autorem tej wypowiedzi. Od
pierwszej minuty już grałem z kontuzją. Przy pierwszym kontakcie poczułem ból. Jestem przekonany, że naderwałem mięsień. Na 2-3 tygodnie wypadam. Było ciężko mi zrobić podanie, jakieś przyspieszenie. Wahałem się, czy nie poprosić o zmianę, ale zaciskałem zęby. Byłem dziś gotowy na 50%. Przed meczem przyjąłem dawkę przeciwbólowych i to coś pomogło. Właśnie nie musicie nawet zgadywać, wiadomo kto to jest w meczu ze Szwedami. Co Kamil też dodaje Glik, kontekstu. Kamil Glik i jego jajca. Nawiązując do ostatnich wypowiedzi w portalach społecznościowych. Ja jedyny, w sensie dla mnie też kadrowy top, a jedyny niesmak mam po tym, jak Michniewicz po wygranym barażu postanowił zemścić się na wszystkich dziennikarzach, którzy mieli do niego jakieś ale. Tutaj tego, tu Jacka Kurowskiego od razu pod młot. Dawaj, co, teraz? To teraz walimy się na żywo. Będzie boks. Później do Hyde Parku ostatecznie on dojechał czy dzwonił? Dzwonił tam, nie? Że tam Stefan Szczepłek, spocona koszulka, że ten leżał w rowie nawalony. No, osobista wendetta Czesława Michniewicza po tym wygranym barażu była no, dość niesmaczna. Ja wiem, że mogło mu się ulać, ale no, nie wypada jednak. Ale problem polega na tym, że jeśli chcesz zobaczyć naprawdę zdenerwowanego, zestresowanego Czesława Michniewicza, to nie odpalasz go na żadnej konferencji prasowej, nie odpalasz go w trakcie żadnego meczu, tylko gdy tłumaczy rolę Szerfrena w meczu Lecha Poznań jakiegoś sprzed 20 lat w studiu. Naprawdę, zobaczcie, jak on tłumaczy tego Szerfrena. Jest nerwowo. Oj. No, ale kadrowo, jeśli mecz, sam mecz, to bez wątpienia kadrowy top. I to chyba na miejscu numer jeden, ze względu też na wagę tego spotkania, bo to nie był no, mecz w grupie. Patrząc, co tam mamy, że tam mamy sparing z Włochami i eliminację z Rumunią, to tak, to bez wątpienia kadrowy top. Może nie magia, ale nawet, bo futbol Michniewicza nie ma magii. On jest wyrachowany, on jest po prostu wynikowy. Tak, dajmy go przed Włochami rzeczywiście. I mamy XX wiek, ale zahaczająco XXI, bo to są eliminacje do XXI wieku. Tak, ale to byłoby głupio to wciskać do poprzedniego, no jednak ta kadencja Wójcika to jest taki koniec lat 90. wymowny, więc ten jeden mecz już naprawdę dobrze byłoby tutaj ująć moim zdaniem. To się spina. Zwłaszcza, że tam w latach 90. nie było dobrych meczów, dopiero one zaczęły się w tym 2000 i zaczął się meczem z Ukrainą, czyli Kamil Węgielny pod Mundial 2002. Mati, Szwecja kadrowy top przed Włochami. Patrzę, kim my tu żeśmy grali? No był to skład nie byle jaki. Dobry Dytek, skład. Głos, Zieliński, Wałduch, Żywłaków, Kałużny, Świerczewski, Iwan, Kuźmiński, Olisa, DB, Juskowiak. To nasz skład. Na ten mecz oczywiście po drugiej stronie duet Rebrow-Szewczenko, ale też między innymi Tymoszczuk. No, z tych najbardziej rozpoznawalnych to chyba tyle. Dobra, panowie, ilu z was oglądało ten mecz? Bo to jest już zamierzchłe czasy. Krótka piłka. Mecz w telewizji? Była telewizja wtedy? Ja pamiętam wynik, bo tata przywiózł wtedy, jak dyliżansem wieźli depesze, to jedna depesza wypadła z dyliżansu i tata przeczytał, że tam był wynik. I stąd wiem, jaki był wynik. Julek, ty jesteś chyba starszy ode mnie. Widziałeś ten mecz? Tak, widziałem. Pamiętasz pierwsze 10 minut? Nie pamiętam. Pamiętam tylko, żeby był wielki hype tego, że grałem przeciwko Szewczence, który był wtedy no, piłkarskim bogiem absolutnie i że tak trochę się wszyscy spodziewaliśmy, że nas przejedzie Szewczenko. No właśnie pierwsze 10 minut tego meczu prawie nikt nie widział, bo coś tam wciągnęło taśmę, były jakieś kłopoty techniczne i tego w ogóle nie było. I po czasie, dopiero jak znowu wróciła wizja, to obejrzeliśmy bramkę Emanuela Lisadebe i Tomasza Kłosa wybijającego przewrotką piłkę z linii. Najlepsza interwencja w życiu Tomka Kłosa. 1-3 wyjazdowe z Ukrainą, no to jest... Dzisiaj to słowo jeszcze nie padło, a myślę, że ono powinno chociaż raz paść. Mit założycielski reprezentacji Jerzego Engela. Do tego momentu nikt nie wierzył w Jerzego Engela. Trzy razy go zwalniano, trzy razy się go wypierano. I nagle przywozi z Ukrainy, gdzie Szewczenko, Rebrow byli świeżo po meczach z Realem Madryt i z Barceloną. Tak. Gdzie Szewczenko i Rebrow byli postrzegani jako gwiazdy światowego formatu, a Ukraina jest skazana na to, by być rewelacją przyszłego mundialu.
to Ukraina miała być kimś takim jak my w tych eliminacjach de facto. Być jedną z drużyn, o których się mówi, że jako pierwsza na przykład awansuje, tak? No to była świetna ekipa i przecież wtedy Dynamo Kijów w tych latach poprzedzających, no robiło ile? Oni chyba do półfinału Ligi Mistrzów doszli. Ja i to grali z Ukraińcami. Dokładnie tego meczu nie pamiętam samego w sobie, ale pamiętam właśnie ten vibe tego, że jakby no jedziemy na Rebrowa i Szewczenkę, no to na ówczesne Kylian Mbappé i obok niego jest jeszcze Kylian Mbappé. Ale rzecz w tym, że nie tylko, no bo mówię, Dynamo Kijów robiło topową czwórkę Ligi Mistrzów, grając z Barcą, grając z Realem. Przecież robili to tym składem. Oni nie robili tego Brazylijczykami z Szachtara, tylko swoimi, Szowkow z Kijem i tak dalej. To było niesamowite zwycięstwo nad drużyną, która była postrzegana jako bardzo, bardzo, bardzo mocna, tylko nie miała tego potwierdzenia w wielkich turniejach, ale generalnie no to było niesamowite. Nie no, co kłos odwalił, panowie, no oglądam z siódmej kamery już to ujęcie. No piękna sprawa, piękna no. Ale nie wiem, co obrońcy tam z bramkarzem chcieli wcześniej, że taka zastawka piłki, coś, niesamowite, niesamowite. A to, do czego nazywałeś, że mit założycielski, to ładne, bo ja widzę, że jest cały tutaj materiał filmowy dotyczący interwencji Tomasza Kłosa. Więc już nawet nie tyle sam mecz, co sama interwencja pokazała, że tak, idzie nowe. Że już się rozstaliśmy z tym, co było wcześniej. Kurde, tę Ukrainę trzeba do kadrowego topu. To jest magia, stary. Nigdy żaden kadrowy top. To jest magia. To jest jeden z najlepszych meczów reprezentacji Polski w ostatnim 25-leciu. Naprawdę. Ukraina wtedy miała ekipę niesamowicie szanowaną. Nikt na nas nie stawiał. Wygraliśmy 3-1. Jeszcze Juskowiak zmarnował karnego. Szewczenko był tuż przed transferem do najgigantyczniejszych klubów. Był Lewandowskim ówczesnym, a jeszcze miał ze sobą no, paru mocnych gości. No ja się nie zgodzę. To musi być magia, naprawdę. I do tego kontekst, że jednak wreszcie wygraliśmy jakiś ważny mecz z dobrym rywalem w meczu o stawkę. I po prostu od tego poszło. Od tego meczu zmieniła się całkowicie postrzeganie reprezentacji Jerzego Engela. Całkowicie inna. Oni wcześniej mieli chyba z 8 meczów, w których nie strzelili gola. To było jakieś pośmiewisko po prostu. A po tym meczu Jerzy Engel, wszystko zmieniło się tak, jak wokół Adama Nawałki po meczu z Niemcami. Dokładnie taka zmiana. No to trzeba dać magia w takim razie. Pytanie gdzie? Gdzieś Norwegia, Portugalia, czy przed Norwegią? No przed Norwegią, no bo to jest ważniejszy mecz niż Norwegia. Tak. No jakby Norwegia była konsekwencją tego spotkania w jakiś sposób. Już byli rozpędzeni. Tak. No nie, no tyle rzeczywiście pamiętam, że nikt nie dawał nam absolutnie żadnych szans i to nawet nie to, że o nie, międzynarodowi specjaliści. My sami w Polsce mówiliśmy, nie no, przecież Szewczenko nie ma szans. To my byśmy w ogóle Szewczenko, Rebrow, to w ogóle po co my tam jedziemy? Ale to właśnie, bo to nie wspomina, ale Tymoszczuk na środku, to był topowy wtedy naprawdę pomocnik europejski. To było nazwisko, które się pamiętało. Ten Łużny pamiętam, że chyba z Arsenalu przyjeżdżał. Łużny z Arsenalu. Bilans kadry Engela do tego meczu, do meczu z najmocniejszą drużyną w grupie. 3 remisy, 4 porażki, 2 gole. To był bilans Jerzego Engela, gdy jechaliśmy na Szewczenkę, na bardzo mocną Ukrainę. No to było nie wiadomo, naprawdę niesamowity szok. Totalny szok i totalne pozytywne zaskoczenie. Rzadko się takie zdarza z udziałem reprezentacji Polski. Czyli ląduje Mati przed Norwegią. W sensie Niemcy, Norwegia o jedno oczko wyżej. I teraz mamy, ostatni mamy, bo Rosji z Euro w ogóle nie dajemy, będzie pod tierem, a tu mamy 3-1 ze Stanami Zjednoczonymi mecz, który już każdy miał w sumie w nosie, już ta kadra miała wracać, być rozliczana za to, że jednak nie przywiozła złota, jak zapowiadał Jerzy Władysław, że nie przywiozła medalu z Korei i Japonii, ale jeszcze Amerykanów pieprznęła już w nieco rezerwowym składzie, szansę dostali zawodnicy z drugiego szeregu i się udało. Jednak pierwsze zwycięstwo w XXI wieku na wielkiej imprezie zanotowaliśmy. Powiem tak, to był mit założycielski kolejnej kadry Engela, gdyby nie to, że Boniek przyszedł i to rozpieprzył w pizdu. Se wziął i rozwalił. Słuchaj, nie wiem, czy pamiętacie albo słyszeliście, ale o tym konkretnym meczu też powstała piosenka przecież. A jak? Klasyk. Mundiareiro, tak? Mam tekst.
Mam tekst. W wykonaniu Pudelsów bodajże. Uwaga, tekst idzie tak. Paparazzi szukają sensacji. Trener mówi o aklimatyzacji. Journaleiros, propagandeiros. Chcą wiedzieć, kogo teraz wystawi Treneiro. W szatni podchodzę do Treneiro. Daj szansa, zostanę bohatero. Nie daje trener szans, nie chce w drużynie ans. Przed nami mecz z Portugaleiros. No i potem jest oczywiście 4-0. I ostatnia zwrotka, tam łzy trenera, fatalna atmosfera. W akcie skruchy, desperacji i rozpaczy Treneiro wstawia 5 nowych graczy. W trzecim meczu z Americaneiros wchodzi 5 rezerwowych bohateiros. 5 nikomu niepotrzebnych bohateiros. Piękny utwór, bardzo ładny. I ważna rzecz, Stany w tym meczu grały o coś cały czas. To nie było tak, że Stany już sobie odpadły i oni sobie też ten mecz odpuścili. Stany były jeszcze w grze o awans. Także to jest ważny mecz. Znaczy ważny, dla nas już nie ważny, ale dla ten. Co więcej, tu też był chyba zmarnowany Żurawskiego karny, z tego co tak. Pamiętam, więc to 4-1 spokojnie mogłoby się zakończyć. Mateusz Kosiba jeszcze dodaje. Karol Mijaszkiewicz, koniec mistrzów. Film z początku polskiego YouTube'a. Koniec mistrzów, do widzenia. Jacek Gmoch szalejący z Mazakiem. Tak jest. W ogóle początek takiej interaktywnej telewizji też, nie? I po prostu ludziom te pisaki. Rod Stewart. Lewisy, później, Rod Stewart, co tam jeszcze było? Jones. Później przecież Jacek Gmoch szalejący podczas Mistrzostw Świata w Brazylii, oglądający Jennifer Lopez. No to wtedy zaczęła się ta telewizja, którą znamy do dziś. Mi się też podoba to, że po tej wygranej 3-1 mówiło się, że Polska no może przegrała, ale jest drużyna. Jest drużyna, na której można budować. Chciałem was zapytać, jak wam się podobała ta następna reprezentacja Polski zbudowana na Cezarym Kucharskim, Macieju Murawskim, Radosławie Majdanie, no i oczywiście Pawle Sibiku, który wszedł z ławki. No rzeczywiście ten zespół został przeszczepiony 1-1 i dał nam wiele radości w przyszłości. Eliminacje do Euro 2004, najlepsze eliminacje w ogóle w XXI wieku. Tak, super, zabawa była. Murawski jak tam dzielił i rządził. Szkoda, że Netty nie pojechał, bo by zagrał wtedy. A nie zagrał. No nic. I jakby moglibyśmy robić tutaj jakieś akrobacje, że pierwsza wygrana na wielkim turnieju w XXI wieku, że coś tam, no ale to był tylko dobry mecz niestety. No. Nic więcej z tego nie uszyjemy, no. Ja czat tutaj sugeruje dobre wspomnienie. No na zasadzie takiego rozrzewnienia, że człowiek był młody, miał kilka lat czy kilkanaście. Tylko filmik Gmocha broni. Filmik Gmocha ewentualnie daje +1 do poziomu. Tak, jeśli mamy za coś dać, to za koniec mistrzów, do widzenia, to dobre wspomnienie. Ja jestem za dobrym wspomnieniem, bo mi się podoba, jak się tier listy rozszerzają. To jest fajne. Ja efektem specjalnym jestem. Ja jestem za dobrym wspomnieniem, bo byłem młody. Wiesz co, Mati, spróbuj dać do dobrego wspomnienia i czy to nam wyrzuci wtedy Rosję jakby poza kadr, czy po prostu się wstąpi? O, wyrzuca nam Rosję poza kadr, jest idealnie. No to musi tak być w takim razie. No, dobra. To wyrzucenie Rosji poza kadr to jest najlepsza decyzja tak. świata. To musi być bardzo dobre wspomnienie. Możemy zdradzić, po to daliśmy ten mecz z Rosją, żeby móc wyrzucić Rosję poza kadr jako ostatni takt programu. Tak, to jest pokazanie dwóch środkowych palców do meczu z Rosją. Jezu, ile? 3 godziny 40? No 3,5 godziny, nie? 3,5 godziny. Zapraszamy też do nadrabiania Euro w Pierdoli, chociaż mam wrażenie, że już większość osób nadrobiła, tam dobija do 80 tysięcy. A jeśli włączyło wam się w środku nocy, no to nie jest nasza wina. Tak po prostu robi algorytm YouTube'a. Ja bym też bardzo prosił, że jak już oglądaliście nas te 3 godziny, to dajcie tego suba. Naprawdę, spędziliśmy ze sobą większość tego dnia, a suby nam mogą pozwolić robić ciekawe pizza. Rzeczy. Za 40 tysięcy subów mamy to pizzę. Ludzie kochani, no bądźcie mili. Ja pewnie pójdę na drzemkę niedługo, bo tu już pewnie taką dwuporcjowa drzemka musi wjechać, więc ja mam nadzieję, że jak się przebudzę, to już będzie tam 38 tysięcy. Podoba mi się to, że jak przyszedłeś do gola, to była właśnie wizja Damian, gdzie pojedzie na reportaże i tak dalej, że tu Niemcy, tu może Japonia, a ostatecznie kojarzysz się z drzemkami głównie. Wiesz co, nie wiem, czy to będzie widać, ale ostatni w trakcie programu dostałem telefon od Wojtka Demusiaka. Nie wiem, co Wojtek chce. Mam nadzieję, że nie ochrzanić za to, że robię drzemki po programach.
Mamy cały czas nasze partnerstwo z Superbetem. Bonus 400 zł za wygrany zakład na zwycięstwo Polski w meczu z Estonią. Jest to zakład na pierwszy kupon. Generalnie wszystko jest w opisie. Tam macie link, będzie też w podpiętym komentarzu, więc to się nie zgubi. Szymon wysyła nam 2,49 na pizzę, łączoną, którą podzielimy. Wtedy może sobie dorzucimy coś ekstra. 3 godziny bez sikania, no zależy kto. Leszek chyba wytrzymał. Leszek ma pęcherz ze stali. To się trenuje latami. Doświadczenie. No dobra, panowie, bo ja tu muszę bloga wrzucić do końca. Bardzo Kuba ciekawy temat. Bloga, jutro domówka chyba rozszerzona wersja. Jutro domówka z Wojtkiem Pielą, dzisiaj o 18:00 Michał Pazdan, wywiad Marcina Ryszki, a jutro tętno piłki o czym? No właśnie, to zaraz ustalimy sobie. Aha, dobrze, okej. Może o jakimś meczu, jakiś mecz jest jutro, to może o meczu. Wiesz, to bardzo możliwe, że będzie o piłce nożnej. To bardzo słuszny kierunek. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się, hej. Cześć. Siema.